to nie to, że nie lubię słuchać, jak rozmawiacie, ale już 47 minut minęło. No tak, dokładnie. 39 i 37, więc proszę tutaj... Jesteś w innej strefie czasowej, to się nie liczy. Dzisiaj jest... Dzisiaj jest gorąca formogatka 131. Czemu gorąco? U mnie ten, na morzem już jest, tak, że tak powiem, nie gorąco. U mnie jest równo 30 stopni w mieszkaniu, na dworzu, w samochodzie już nie, bo w samochodzie mam klimatyzację. Jak mi jest za zimno, za ciepło, to idę sobie do samochodu, włączam silnik i mam w dupie wszystko. Czyli klima chodzi? Klima chodzi, tak. Uff. Wow. Albo mieszkam w pracy po prostu. Mieszkam w pracy, śpię w aucie. Tak. A do domu wpadam, żeby tam, nie wiem, śmieci wyrzucić. Tak. Żeby gacie przeprać chyba. No też, tak, pralka się pierze. No, to tak na marginesie. To poza temperaturą w programie. Formogatka ma dzisiaj bardzo taki obszerny program, informacyjny przede wszystkim, ponieważ odbył się Gamescom w Niemcowie. W Reichu. Już wszyscy powracali. Więc dużo ciekawostek poprzywozili. NRD? W NRD-owie. W NRD odbyły się targi komputerowe. Tak było. Tak było i porozmawiamy sobie o Gamescomie jak najbardziej. Nie bójcie się. Byłeś, bo ja nie byłem. Nie, ja nie byłem. Część mojej rodziny była. Nie byłem YouTube'em. Ta młodsza. Młodszość, aha. Młodszość. No, Tomek był na Gamescomie, ale on był tam bardziej tak... zawodowo. Zawodowo, tak. I tam, no, to coś opowiadał, że pograł tu i ówdzie, ale to... On ale grał. Niech... Ale wursta jadł? No raczej. Skery? Tak, skóry, no, wszyscy jedli. Wszyscy. Skóry. 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 Wursta skóry. Będzie też kącik standardowy o Xboxie, będzie standardowy kącik o PlayStation. Dzisiaj troszeczkę w proporcjach wskazujących na to drugie. Ponieważ tam jest więcej gówna do przerzucenia, więc będzie trochę więcej. Będzie zaskakująco dużo gier mamy dzisiaj. Jednak formogatki nie było, jeden odcinek, żeśmy się urlopowali, więc tutaj trochę będzie do nadgonienia. Ale gry mamy ciekawe. Jedna gra gorsza od drugiej. No niestety, niestety. No i to w sumie zejdzie nam tyle. Zejdzie tyle, ile zejdzie. I zejdzie tyle, ile zejdzie, bo zaczynamy właśnie już kącika teraz. Komiksowego nie będzie, rozumiem? No, kącika komiksowego nie, bo Kubar ostatnio nie czyta komiksów w ogóle, więc nie ma kącika komiksowego. Nie, no, po prostu więcej jest niż kiedykolwiek, ale... Tytuł Romek i Atomek nowy nie wyszedł. No nie. No i dobrze, mam dalej aktualną cały ten zestaw. No. To jest akurat prawda, nie wyszedł. To był kącik komiksowy. Nie ma nowego tytułu. Widzimy się za dwa tygodnie. Nie wyszedł. Albo wyszedł nie. Tak. To tak jak powinniśmy taką stronę internetową założyć. Czy tytuł Sromek i Atomek wyszedł kom? Nie, no musisz myśleć szerzej. Co jeszcze nie wyszło? Co jeszcze nie wyszło? Albo ilość dni od wyjścia nowego tytusa, nie? I tam zero. Ale ostatni tytus wyszedł 186 dni temu. Nowy jeszcze nie wyszedł. Tak, strona z najmniej potrzebnymi informacjami tak. Ever. Tak. Ale każdy trzyma w bookmarksach ją, żeby wiesz, co jakiś czas odpalić. Nigdy nie wiadomo, kiedy coś nie wyjdzie, no. Ostatnio jeden z takich liczników właśnie się zresetował, bo była taka strona, czy Arsenal wygrał jakieś trofeum, czy coś. A faktycznie, tak. I tak. Było, że tak. No. Wow. Ja mam dalej gdzieś w bookmarkach ten przycisk taki z tym dźwiękiem z Incepcji, takie pum, myślałem, Jezus, będę tego używał jak dziki. Oczywiście nigdy już nie wszedłem na... Okay. Ja bardzo rzadko używam bookmarksów w ogóle w przeglądarce. Nie, bardziej... Jak coś fajnego znajdę, sobie jakieś te galerie albo coś poradniki. Tak, czasami takie mam, ale wiesz co, u mnie większość jest taka tymczasowa, że mam taki katalog temp w bookmarkach, do niego wrzucam na przykład jakieś śmieci typu, nie wiem, link do śledzenia paczki albo czegoś i tak sobie wtedy wchodzę ładnie, szybko, a potem zbiorczo je usuwam, nie? I to tak... To bardziej na tej zasadzie, ale tak, żeby mieć w zakładkach coś, żeby klikać i często tam wchodzić, nie wiem, to jak
tam, nie wiem, ja niestety strony o grach czy coś, to nie. Ja po prostu wpisuję w pasek adresu 3 litery i już mi podpowiada od razu, to jest szybsze. No ale ja mam w domu przeglądarkę ustawioną w trybie tym prywatnym. A nie, to tak, żeby mi nic nie śledzi. Także jasne, jasne. I siedzisz w foliowym worku na głowie. I w kaloszach, żeby jak był impuls elektryczny, to jestem, wiesz... To jesteś izolowany. Plastik od dołu, folia na ten, od góry. Ten. Od góry, tak. No rozumiecie, tak? Kalosze i czapka foliowa to jest podstawowy zestaw. Tak było. Dobrze, to zaczniemy od newsa, tak naprawdę, który już troszeczkę tygodni ma za sobą. Nie oszukujmy się, wszystko co będziemy mówić dzisiaj jest suche, więc... Wszystko ma już za sobą kilkanaście tygodni. Ale pokłosie tego newsa cały czas tam gdzieś jest i jakieś żniwo jest zbierane. Chodzi oczywiście o obozy pracy w Konami. To zły dobór słów to był. Już dzwonią do nas kto? Ponieważ się okazuje, że tam w tej chwili to jest fabryka. Znaczy w tej chwili zaczęły wyciekać dopiero informacje o tym, jak to wygląda, nie? Tak. Jak dawna się to dzieje, to tego nie wiem. Zapewne od dawna, jak to w Japonii bywa, oni lubią się trzymać tradycji. Wojtek, opowiedz coś więcej, jak doświadczyłeś ciężkiej pracy w Konami z Killoffem, Łomem i tym. Nie, no na szczęście nie doświadczyłem. Ja i bez maila. Ja próbuję, wiesz, zamknąć Segę, a wiesz, na Konami przyjdzie następna pora, ale... Ale te informacje od ludzi, którzy tam w końcu się wydostali żywi z tego biura, to są fascynujące po prostu. Uwielbiam czytać coraz nowsze informacje, jak wygląda praca w Konami. Okay. Cały budynek jest otoczony kamerami w środku i na zewnątrz. To jest jakiś, mają zamknięty system kamer swój. Są trzy w ogóle oddziały. Jeden to są ci ludzie, którzy pracują, tam klepią na kody na klawiaturach. Drugi to jest taka wewnętrzna policja. Oni mają jakąś wewnętrzną swoją policję, która pilnuje porządku i cały czas ich gdzieś tam czyta wszystkie maile, wiadomości, robi print screeny z ekranów. Oni to wszystko gdzieś tam do kartotek zachowują, ale także chodzą do jakichś twoich poprzednich pracodawców i na przykład jakimś tam strasznym gównem cię obrzucają, że jesteś totalnie paskudny i tak dalej. To już jest masakra jakaś. No, a trzecia grupa to są kolesie, którzy siedzą 24 godziny na dobę przy kamerach, które są wszędzie w tym budynku i obserwują absolutnie każdy ruch, kiedy klepiesz w klawiaturę, kiedy wstałeś, ile byłeś w łazience, o której przyszedłeś, czy się spóźniłeś, czy nie, czy... Ej, ale to coś takiego funkcjonuje u nas, się nazywa Biedronka i każdy inny market. No tak, no. Tylko to, wiesz, oni to do 11 podkręcili, bo no, mówi ci, że... Ma być porządek, ma być praca zrobiona. Chodzą do twojej rodziny, nie? I mówią ci, że jesteś okrutnym pracownikiem, że jesteś leniem śmierdzącym. Jakieś wideo co poniedziałek o 8 rano, które wszyscy, absolutnie cała fabryka musi stać na stojąco i oglądać. Tak zwany apel. Pani dyrektor przychodzi... Bo są kary. Ktoś, 5 osób kliknęło na Facebooku lajka osobie, która odeszła z Konami, gdzie indziej się zatrudniła i te 5 osób wywalili, znaczy nie wywalili z pracy, tylko je przenieśli na gdzieś tam na taśmę do składania, wiesz, jakiś tam pierdół, nie? Co Konami ma w jakiejś fabryce już takiej totalnej. Mm-hmm. Problem polega na tym, że prawo w Japonii wygląda tak, że oni nie mogą cię zwolnić z pracy. Tak jest jakieś dziwne prawo, że oni po prostu nie mogą cię zwolnić z pracy, więc wpadli Japończycy na pomysł, że zrobią z twoim życiem po prostu masakrę i ty sam odejdziesz z własnej chęci, więc oni robią absolutnie wszystko, wiesz, osobom, które chcą zwolnić, żebyś po prostu się rozpłakał i wiesz, i odszedł z pracy, bo sami cię nie mogą zwolnić. Ale to, co się dzieje w tym Konami, to jest jakaś w ogóle masakra. No dzisiaj myślę, też... Znaczy Konami ma ogólnie złą prasę teraz, cała ta drama z Kojimą, wcześniej ten nóż w plecy i zamykanie wszystkich, całej tej dywizji od gier. Ja podejrzewam, że oni nie są wyjątkiem, jeżeli chodzi o pewnie nie, pewnie tam są, wiesz, gorsze jakieś obozy. O etykę pracy, nie? Natomiast... No to się nałożyło się teraz, nie? No. Jak już tak jesteśmy wśród tych japońskich korporacji, to dzisiaj się pojawiła też informacja, że z Nintendo, z tej firmy lokalizującej dla nich gry... Tak, zwolnili gościa. Zwolnili gościa, który pojawił się w podcaście.
Mhm. Podcast się nazywał, z tego co pamiętam, Part-Time Gamers chyba. Tak. Mhm. I jego wywalili dzień po tym, jak powiedział tam, znaczy tam trochę się naśmiewał z tego, z tych lokalizacji, jak one są robione. Znaczy on nie tyle się naśmiewał, co on powiedział, że trochę prawdy nie jest zainteresowane lokalizacją gier, które oni wiedzą, że się nie sprzedadzą w Stanach Zjednoczonych na przykład. I, jakieś i takie ludzie, japońszczyzny maksymalne. No, no tak, no, ale to wiesz. Ludzie mogą płakać ile chcą, ale ich grupa, ta grupa zainteresowanych tą grą jest za mała po prostu, żeby im się opłacało to robić. Jasne. Nie no, ale takich rzeczy się nie mówi, nie? No jasne, no wiadomo, no słuchaj, no to są jakieś tam... To są jakieś brudy, nie? Powiedzmy, ale nie jakieś... No. Nie coś, czego nie jesteśmy w stanie sami sobie, wiesz, powiedzieć, nie? Że tak wiadomo, że to jakieś tam granie nie wyjdzie w Stanach, no bo tego nikt nie kupi. Nie warto tego lokalizować, przecież lokalizowanie są ogromne pieniądze, aktorzy... No tak, tylko to jest taka, wiesz, to jest taka oczywista oczywistość, którą wszyscy wiedzą, natomiast strona odpowiedzialna nigdy nie może tego powiedzieć głośno, no a ten koleś to powiedział. No. No i powiedział, poszedł następnego dnia do pracy i już miał spakowane biurko, nie? Do a jego ten, tak, a jego zszywacz czerwony już na innym biurku. W galareczce. Tak, w każdym razie najsmutniejsze chyba z tej całej o tym kościu z Nintendo jest to, co on później napisał, bo on napisał, że ta praca to jest jego marzenie życia. On poszedł na studia, poszedł do koledżu tylko po to, żeby pracować dla Nintendo, właśnie to, co robił. Dlatego skończył tam język angielski, zrobił z niego master degrees i tak dalej. Wszystko miał zaplanowane, całą swoją karierę tylko i wyłącznie dla tej pracy. No i tak bardzo dał dupy, no. Taki amatorski błąd, nie? No dobra, no to wiesz. No tak, no. Idziesz do podcastu, to może nie jest ani radio, ani telewizja, no ale ludzie tego słuchają. Idziesz i mówisz, jasne, czemu firma czegoś nie robi, no. Trochę chyba, nie wiem, no. Gdyby goś powiedział jakiś... Żeby się ludzie, wiesz, pierdolili, nie? Nie. Pacanami i takich gier, wiesz, nie będą dla idiotów, wiesz, lokalizować, nie? Rozumiem. To gość przegiął pałę i jeszcze powiedział za dużo, ale no... Zwalniać go od razu... Wiesz, to też zależy, jak jest skonstruowana polityka. Umowa o pracę, no niektórych rzeczy się po prostu nie mówi, no i tyle. Dzięki Bogu, że nie kazali mu, nie wiem, harakiri popełnić jeszcze za to, że powiedział. A może mu kazali, ale uciekł. Ale się zwolnił. A miał wybór. Zwolnił, tak? No miał wybór. Miał karton spakowany, albo mu pokazali taki ten nóż do harakiri. Tak. No, ale więc... powiedzcie mi, co się stało się, że Peter Dinklage nie będzie już w Destiny? To jest właśnie ciekawostka. Takie było wielkie halo, że fajnie, że Tyrion będzie. Potem było odrobinę mniejsze halo, że wcale, że to jest Tyrion, to wcale nie oznacza, że to będzie dobry performance i się okazało, że jest średni. Właśnie, ale myślałem, że... Najbardziej kultowe chyba hasło ostatnich lat w grach poza strzałą w kolanie, czyli... Ten Wizard Came From The Moon, tak? Tak, Wizard Came From The Moon. Później go wsadzili z powrotem, bo ludzie się oczywiście oburzyli, jak można wywalić najlepsze serowe zdanie, wiesz, w historii gier. Teraz nagle postanowili, że zatrudnią Nathana Drake'a do nagrania absolutnie całej kwestii, która... Tak, ale to kwestii. Już jest takie po prostu już bardziej kliszowej postaci nie mogę. Powiem ci, jak oni to tłumaczą. Oni tłumaczą to, że wychodzi teraz, ale w planach były DLC i okazało się, oni się kapnęli teraz przy tym, jak zaczęli robić DLC, że Dinklage ma ich w dupie. Dinklage nie ma czasu. Jak to się stało? No Dinklage jest w Chorwacji, nagrywa grę o Tron i on po prostu nie może przylecieć i nagrać kwestii dialogowych do tego DLC. No i tak, wpadli na pomysł, nie zróbmy tak, że zrobimy nowego Ghosta, nie? Jakoś wytłumaczymy, wiesz, nieobecność tamtego, zrobimy nowego, będzie nowy głos, wszystko okej, nie? DLC. Nie, nagrajmy i zapłaćmy Nolanowi North za nagranie całego, absolutnie od początku, wiesz, kwestii dialogowej. Ale tam on nie miał dużo tych chwyt. To jest taki typowy przykład gwiazdy, którą się umieszcza na pudełkach, a potem ona ma 5 minut dialogu. No ale jasne, tylko to mówicie, jak oni tłumaczą, nie? A oczywiste jest to, że nie podobało się to, wiesz, jak nagrał to Dinklage. Myślisz, bo nie podobało się śmiech, graczom, się nie podobało. Za każdym podobało, razem, tak. Jak się mówiło coś o Destiny i powiedzmy o tej postaci, to zawsze było Dinklage, nie? Nagrał to fatalnie i jeszcze to The Wizard Came From The Moon, nie? Ale to jest jakieś takie... wiecie co, ja właśnie w to Destiny grałem dosłownie w zeszłym tygodniu i 2 tygodnie temu i jak dla mnie to ten Ghost był idealnie dopasowany, bo mówił tak bezpłciowo, ja sobie go tak wyobrażałem przede wszystkim. Nie wiem, jakie tam mogło być wyobrażenie jakichś innych ludzi, ale dla mnie Dinklage w Destiny brzmiał spoko.
Wiesz co, dla mnie osobiście cała ta sprawa wygląda tak, że Bungie absolutnie nie ma pojęcia, co robi z tą grą. Totalnie. Mm-hmm. Nie mają zielonego pojęcia. Mieli jakieś pojęcie przed tym, jak wydali grę, a później jak ją wydali, się okazało, że oni... Że, fuck, co myśmy wydali? Co myśmy w ogóle wiesz zrobili? Co, to może nie tyle, co myśmy wydali, tylko że gracze, którzy chcą w to grać, nie chcą gry w takiej postaci i oni teraz nie wiedzieli, czy mają zrobić coś nowego. To przypominało odkręcanie Xboxa pierwszego. Tak. Miał być inną konsolą, potem zaczęło się odkręcanie i wyszedł taki Frankenstein, który ma elementy jedne i drugie. Którym się nie podobało, odsiało ich automatycznie. To jestem na przykład ja, który się odbił. Totalnie już nigdy do tego nie wrócił, ale są goście, którzy tam robią ponad 1000 godzin, na przykład szef Microsoftu, który za każdym razem, co włączam wieczorem konsolę, on gra w to, już ma 1046 godzin nabite, czy ileś, to jest po prostu jakieś chore, nie? Tak. I teraz tym osobom, tym, którzy mają powyżej 1000, zrobili kolejnego psikusa, bo w następnym DLC się okaże, że oni całe to levelowanie znowu wrócą do takiego dla casuali, nie? Tak, czyli za zabijanie mobków, tak. A nie za ten system światła. Nie. Level cap do 40 ma być podniesiony i levelowanie normalne. Jak skurwić absolutnie całą swoją, wiesz, bazę fanów i tych, którzy cię już nie lubią, nie? Bo ja na przykład nie wrócę. Można jeszcze bardziej wkurwić, bo na przykład od dzisiaj Zur sprzedaje Gjallarhorna. Tak. Czyli to jest jakaś legendarna broń. To jest legendarna broń, którą chcą wszyscy, absolutnie. Którzy wszyscy grindują po 2000 godzin, żeby go zdobyć, tylko żeby go mieć, nie? Tak. No. Teraz jest w sklepie. Teraz można. Jest w sklepie, ale wiesz, oni mają znerfić tą broń w następnym patchu, więc to jest taki. Macie teraz, a za chwilę to będzie i tak gówno warte. No tak, to ale jest kolejna rzecz. Tak się nie robi, nie? Którzy spędzili dziesiątki godzin dla jednej broni, wiem, w końcu dostali i w kolejnym patchu ją nerfili, także jest bezużyteczna, nie? To kolejny przykład tego, że Bungie absolutnie nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje w tej grze i co. To prawda. Co ludzie chcą. No do Destiny jeszcze wrócimy przy okazji gier, bo ja właśnie z Destiny, tak jak mówiłem, spędziłem trochę czasu ostatnim miesiącem i mam trochę do powiedzenia na jej temat, więc chętnie tutaj się z wami podzielę, ale to myślę, że sobie zostawimy na ten kącik growy. No okej. Okay. W każdym razie tego całego Nolana Northa też bym podpinał, powiedzmy, pod to, że oni absolutnie nie wiedzą, co robią. No jest bardzo dziwna decyzja i tak mi się... Bardzo cholernie śmieszy mnie jedna rzecz. W Polsce jest takie przekonanie i takie głosy bardzo często się słyszy przy premierach gier. Znowu Boberek, znowu Pawlak, albo znowu jakiś tam celebryta, nie? I wszyscy zauważają to, ale nikt nie widzi, że w absolutnie każdym tytule AAA, który się pojawia na zachodzie, jest albo Baker, albo Nolan North. No. Troy Baker, Nolan North. Oczywiście jest też Ron Perlman, praktycznie w każdej grze, to tam bez wyjątku, tylko że on głównie gra takie poboczne postacie. I to jest trzech gości, którzy nagrywają dla 90% ale gier, to prawda, dubbingi. Nie? To jest dokładnie to samo, więc mówię, bardzo mnie śmieszy takie... Mnie bardziej smuci to, że Boberka już nie ma w żadnej grze ostatnio. No nie ma Boberka niestety. Boberek, z tego co ja się orientuję, bardziej się chyba zajmuje reżyserią dubbingów, aniżeli samym graniem. Szkoda. Także. Szkoda, bo Boberek był na... Śmialiśmy się, ale Boberek jest zawsze na propsie. Chyba, że już się nie zajmuje, więc nie wiem. Wiem, że kiedyś to robił przez jakiś czas, ale jak to teraz... Pierdolę już się nie zajmuje. Nie, Boberek bardzo teraz dużo będę sprzedawał rzodkiewki na targu. Boberek chyba w reklamach gra więcej, bo... No bo dalej, tak? Kasy mu przy... Bo jest hajs, no. Tak, tak, on tam co chwilę go w radiu słychać, wiesz? Okay. Jest taka dwójka aktorów właśnie, Boberek i bardzo często... Myślałem, że on w ogóle zniknął z jakiegokolwiek nagrywania. Nie? Ojeny, ta pani, która się nazywa Basia... Kurde, teraz zapomniałem, ale mi wyleciało nazwisko. Niech będzie Basia. Przestrzeleska. Nie. Ja też miałem właśnie to powiedzieć, to chyba jest jedna... Jedyna Basia. Jedyna Basia, jak można. Ona też w Uncharted była. No mniejsza z tym, no. Basia, no. Basia, nie będziemy czekać, aż sobie przypomnisz. Zaraz może, mi się... Zaraz może 20 minut trwać. To. Tak, zaraz mi się przypomni. Basia Kałużna, o. No, a nie mamy wizji, że mógł żonglować piłkami w tym czasie, jak ty myślisz. No. Nie mamy. Barbara Kałużna, ona też ma świetny głos, bardzo taki ciepły, miły, zajebiście się jej słucha i ona w reklamach też non-stop gra w radiu, w Trójce ją słychać praktycznie cały dzień. No. No i Basia. True story.
Także pani Basia. Pani Basia jest na propsie, ja polecam. Zajebisty głos ma. Uberek i Basia. Ona też była w The Order, ostatnio we Wiedźminie była. No, ona się udziela w grach, mimo wszystko cały czas jeszcze, więc jest fajnie. No. To by było. To by było na tyle. Teraz już przejdziemy chyba do Gamescomu, tak wejdziemy gładko w niego. Był ten Odhaczmy to w końcu. Tak, ponieważ Gamescom, no tak naprawdę Gamescom się rozpoczął wcześniej niż ten taki prawdziwy Gamescom, no bo gracze tam mogli wejść chyba od, nie wiem, 8 sierpnia? Jakoś tak. Wiem, że tam, no, to tam już dwa dni wcześniej się działy różne rzeczy, były te konferencje, tam te biznesowe spotkania przecież trwały przez cały czas, cały tydzień, jak to zwykle bywa. Tak jak się na Hawajach się wysiada z samolotu i dostajesz te kwiaty na szyję, tam się... Tak, tak. Tak, wszyscy dostają. Wszyscy dostają te kwiaty, no. Pęk wurstów. Tropsy filmowe, po prostu niesamowite jest to, że wysiadasz zawsze z samolotu na Hawajach, dostajesz kwiaty, no. Tak. No i tak naprawdę pomimo tego były znowu takie konferencje duże, czyli Microsoft miał swoją konferencję, EA miało swoją, Blizzard miał swoją, Ubisoft miał swoją. PC miał swoją? Nie, PC jako taki Sony chyba nie miał. Sony właśnie nie miało konferencji, bo położyło ciepły żur, bo oni już uważają, że są tak zajebiści, że nic nie muszą robić. Ale to też nie jest tak, że Sony nie było, bo Sony było bardzo widoczne na Gamescomie i tam się wystawiali. Tam było masę gier PlayStation, ogólnie marka była, tylko że tyle, że nie mieli konferencji swojej. Gdzieś to stanowi z Rocket League. Tak jest. No, ale co, Microsoft miał swoją konferencję i pokazał, no pokazał trochę nowości mimo wszystko. Wyłożył trąbę na ladę. Tak, trąbę na ladę położył. No co, poleciał z Tomb Raiderem. Okazało się, że Lara teraz podżyna gardła i jest trochę bardziej skradankowa chyba niż właśnie tego oczekiwali. Tyle się mówiło, znaczy ludzie komentowali poprzednie ten Tomb Raidery, które oni pokazywali i prosili, pokażcie w końcu jakiś powiedzmy ten grobowiec, jak wyglądają grobowce, pokażcie gameplay z grobowców, czy są grobowce, i oni powtarzają, tak, mamy dużo grobowców, słuchamy was, więc pokazać grobowce. No i teraz pojawia się kolejny na Gamescomie nowy trailer z Rise of Tomb Raider i co? Nie ma grobowców, za to jest wybijanie całej wioski złych gości przez jedną małą dziewczynkę. Bo jak są źli, to trzeba ich zabić. No tak, ale to jest, wiesz, ale to jest znów ten sam problem. Pokaż na trailerze półtorej minutowym, jak ona się wspina z piątego po poziomu garażu na dziesiąte piętro. No tak, ale skacząc na tyczkach, to jest nudne, no. Dzień później pokazał się gameplay Tomb Raidera z Siri. No bo to jest tak, na konferencji masz półtorej minuty, żeby sprzedać i zrobić wow, a dwa dni później albo dzień później wychodzi 20-minutowy gameplay, który jest dostępny na targach i możesz zobaczyć całą grę i tam możesz sobie zobaczyć te swoje grobowce. Natomiast no mówię, no, na scenie nie ma czasu na to. No ale nawet jakoś ten skrócić tą Syrię, to co oni pokazali w te 14 chyba, ubrać w 3, jakieś tam nawet go pociąć. Ta Syria wygląda niesamowicie, strasznie mi się podobała. Z kolei to wycinanie było takie sobie, oglądanie jak ktoś gra, wiesz, no nie jest fajne, no. Czyli nie czekacie. Nie czekacie. Podoba, tylko mówię, że był fatalny wybór zwiastuna do pokazania. Fatalny. No. Mogło być lepiej, ale gra mi się wciąż podoba, czekam na nią. No tak, tak, to będzie fajne, tym bardziej, że to nie wychodzi razem z Uncharted, więc będzie tak ładnie, że można sobie Tomb Raiderek, trochę już zapomnimy o Tomb Raiderku, no to miejmy nadzieję, że to Uncharted się pojawi i tak. Potem wyjdzie jeszcze raz Tomb Raiderek. Potem jeszcze raz wyjdzie Tomb Raiderek, wszyscy sobie przypomną, tak właśnie będzie. No, Tomb Raiderek. I Raiderek, teraz... dalej powtarzam, że wychodzi z Falloutem i to jest trochę sepuku. Tomb Raiderka w 3 dni pykniesz, a potem będziesz do świąt mógł grać. To mamy omówione. Tak, to mamy omówione. Ważniejszą rzeczą był Quantum Break. Iceman gra w Quantum Break. W końcu było pokazane coś innego niż dotychczas i wygląda to już teraz bez ogródek na klasyczną strzelankę z fajnym pomysłem z tym czasem. Bardzo no właśnie, ładnie... po tym całym Tomb Raiderze też się boję, że to był kolejny, pokazali znowu taką samą akcję, samo strzelanie się. I ja to myślę, już że, jakoś ta gra do ludzi... taka, że ta gra taka jest po prostu.
No ale jakbyś nie wiedział o Tomb Raiderze nic, powiedzmy, nie znał marki, to też byś po tym zwiastunie nie powiedział, że ta gra taka jest, nie? Po tym wybijaniu tej wioski, po wcześniejszych strzelaniu do niedźwiedzia, a jednak tam jest coś więcej, nie? No jest. I to też może tak być. Ja nie wiem, czy jest, ale jest całkiem możliwe, że jest dużo jakiejś eksploracji poza, wiesz, samą strzelaniem, tylko oni postanowili pokazać to, to, takie to mięcho, jest to, co nie? Tartak mówi, czyli to mięcho, żeby zrobić efekt, no jednak. No, wiesz, te zwolnienia czasu z tym dźwiękiem, i tak dalej, stojącymi pociskami, jakimiś tam, no, widać, że gość miał wszystkie te powiedzmy, umiejętności odblokowane i każdego zabijał inaczej, żeby pokazać, wiesz, styl. No wiadomo, no znów, spoko, no, nie będą pokazywać, jak laczkiem klepie, no, pierwszy level. No. Ja to kupuję tak czy inaczej, bo były też z kolei, tam był etap taki, że on wchodził do tej fabryki i zaczął się tam pierniczyć czas znowu. I gdzieś się przewinęło, jak oni budowali tą, powiedzmy, machinę czasu. On widział, jak coś tam się dzieje. On mógł to zatrzymać, zaczął się rozglądać, chodzić sobie wokół tej powiedzmy, przeszłości, to znowu się później coś popierniczyło i zaczęło się przesunąć do jakiejś, powiedzmy, przyszłości. No i fajnie, że będą takie rzeczy, że wiesz, że nie, że 8 godzin non-stop mózgi i głowa boli. Fajnie, że będzie mógł się zatrzymać, obejrzeć, prześledzić jakąś historię. Tak, no i przede wszystkim... Tylko dlatego mówię, że to jest, nie? Tylko oni znowu tego nie pokazać. Przede wszystkim to, co dla mnie się liczyło, to w końcu zostało rzucone jakieś światło na ten ich tak zwany film. To prawda. Który ma się tam pojawiać i to się okazuje, że tam jest chyba 90 minut materiału filmowego, który oni mają nagrany i to będzie się przeplatało ze scenami w grze i ma być tak, że coś poznasz, jakąś historię, a potem będziesz ją tak jakby odgrywał w grze, tak? Nie, full motion video nie widziałem w grze od 97 roku. Mało tego, że pokazali, ja osobiście pomału stawiałem na to, że ten serial wyleciał ten z tej gry. Przykapnęli się, że to nie ma sensu, ale widzę, że oni poszli krok dalej i zatrudnili naprawdę fajnych aktorów, znanych. Spoko, dlatego mi się podoba koncept, że to jest wplecione w grę, a że to nie jest tak, jak sobie tam czasami żeśmy wyobrażali, że to będzie jakieś coś na płycie, jakieś wideo, serial i weźcie se, obejrzyjcie dodatkowo. Że jest wplecione w grę, dwa, tak. Że faktycznie jakieś nasze tam wybory będą wpływały na to, co będziemy oglądać, a dwa, fajne jest to, że ten serial będzie pokazywał tylko złych gości. To jest serial o tych złych gościach, a my później będziemy oglądać, powiedzmy, tą samą scenę, ale już z naszej perspektywy. Z innej perspektywy. Czyli dobrego kolesia, nie? Który próbuje. Wiesz co, to tak oni marketingowo to tak trochę sprzedają fajnie, ale ja myślę, że to będzie pierdoła mimo wszystko ten film. Znaczy, on może być fajny, tak, ale to będą po prostu klasyczne cutscenki, tylko że oni to ubrali od początku w inny marketing zupełnie. Nie, no ale wygląda trochę lepiej niż cutscenki w Red Alert, no nie oszukujmy się. Jasne, to cutscenki w Red Alert, no one też miały aktorów, ale to była inna liga. No więc o tym mówić. Musimy zobaczyć po prostu, jak duże będą te zmiany, które będziemy mogli sami przeprowadzić w tym serialu, nie? Tak. Jeżeli to będzie tylko, no, wiesz, wink, wink, nie? Tu zrobiłeś coś i powiedzmy, że ta sama beczka będzie wybuchnięta na tym filmiku albo nie będzie, no to sorry Winnetou, nie? Ale jeżeli faktycznie będziemy mogli zmieniać cały twist, plot i tak fabułę, wiesz, jakimiś tam naszymi poczynaniami, no to może być fajne. To może być fajne. Ja kupuję tą grę, bo przede wszystkim to nie jest kolejny odgrzany kotlet typu Assassin's Creed, którym żygam. To jest coś nowego od twórców, których poważam, bo zrobili fajne gry w przeszłości. A jak im to wyjdzie, no to może im wyjść lepiej albo wyjść gorzej. Ja myślę, że się nie zawiodę tak czy inaczej. A propos nowych i starych marek, to która to gra z Soulsów z kolei? No Dark Demon Souls 3. Która była pierwsza, bo już zgubiłem rachunek. Demon Souls było pierwsze. Ile było demonów? Jedna, trzy. Jedno. No i ten plus Bloodborne, nie? Tak. Bo to ta sama rodzina. Tu was formuła nie męczy? Tu wciąż... O ile w przypadku Dark Souls jako takich, ja na przykład dwójkę jednak nie zagrałem i nie wiem, czy chcę w nią grać, bo wydaje mi się, że tak, to jest po prostu taka sequeloza, mimo tego, że jest dobrą mechaniką i to jest coś, co lubię. O tyle Bloodborne mi się szalenie podobał, bo był zupełnie inny, no może nie zupełnie, ale był mocno inny od tych wszystkich Dark Soulsów. I tutaj wygląda na to, że też mamy sporo nowości w mechanice. Sporo rzeczy z Bloodborne'a. Tak, właśnie część z Bloodborne'a, ale część jest też nowych pomysłów zupełnie. Mm-hmm. Zobaczymy, jak im tam wyjdzie. Między innymi ten system taki Battle Cry, oni to nazywają.
Znaczy każda broń będzie miała swój, powiedzmy, specjalny ten moveset. Moveset taki. To nie będzie, że masz słaby atak, mocny atak, tylko będziesz mógł ją chwycić w dwie łapy i ten mocny atak będzie robił całkiem inny moveset, który będzie też ładowany, czyli im dłużej przytrzymamy, tym będzie mocniejszy, czy tam jakiś i tak dalej, i tak dalej. Mhm. No. Wracamy znowu do tych flaszek, nie będzie już tych jakichś tam kropek krwi, które będzie można sobie rozbijać na bieżąco, tylko będzie flaszka i powiedzmy tam będzie 5-7 łyków i to wszystko, czyli wracamy do tego poprzedniego, do pierwszej części Dark Soulsów, gdzie nie było żadnych dodatkowej możliwości podleczenia się szybko w czasie walki. Także to jest fajne. A pytasz, czy nam się nie znudziło, mi się nie znudziło. Dla mnie to jest tak, jak zapytać kogoś, nie wiem, który lubi sadomacho, czy mu się nie nudzi, wiesz, w sobotę wieczorem znowu iść, gdzie będą pejczowali i lali wosk na suszki. Rozumiem. Jest jak pizza. No pizza się nie może znudzić. No. Więc ile by tego nie wydali, przynajmniej moje jest takie zdanie, to będę w to grał, bo... No do pewnego momentu ta formuła się jeszcze nie wyczerpała, ja myślę, że to jeszcze chwilę, ale za jakiś czas to też się przeje, nie? Tam jest mnóstwo fabuły, nie? Tylko ta fabuła jest ukryta w tym w lore i w opisach przedmiotów, więc bardziej polega na tym, że samo to granie, nie? W to jakieś takie chowanie się za tarczą. Ja nie wiem, czy to mi się znudzi, bo to jednak jest fajne. Bo widzisz, zajebiste gry odróżniają się od dobrych gier tym, że mają korową mechanikę tak dobrą, że się ona broni praktycznie, co byś do niej nie dobudował, to ta mechanika robi tą grę, a nie ta cała nadbudówka, czy jakieś małe kosmetyczne zmiany. Jasne, kolejny zamek, kolejny smok nad przejściem, nad mostem, bo on to uwielbia, w każdej grze to jego jest. Tak, przejście do zamku po moście takim. No. Gdzie jest ziejący smok, to jest w każdej. Tak jest. Ale no jakoś mnie to bawi, jak widzę, to mnie to cieszy, zamiast mam wzdychać, nie? Znowu smok, nie? To mówię, znowu dali smoka, co za nuby. Nie, Dark Souls to dla mnie okej. Okay. No jeszcze. I znowu nie będzie pauzy Tartak, więc sorry. Nie, to nawet nie musisz... Nawet jakby była pauza, tak? Nie, no nie rób w ogóle podejść w tym kierunku, to odpada. Z takich mniej tak interesujących... Tak samo jak i Just Cause 3, trzecie, nie przekonała mnie. Pierwsza część nie przekonała mnie, druga... No właśnie oni tutaj pokazali... Zabawy, coś czuję. Musieli nie, pokazać. Nie lubię sobie sam organizować zabawy, lubię zapłacić i ktoś mi organizuje ją za mnie. Okay. Nie, no spoko. Just Cause pokazali, no bo muszą podtrzymywać zainteresowanie, to lada chwila wychodzi, to myślę, że tu się nie ma co rozwodzić za bardzo. Lada chwila to nie, bo grudzień, więc... Tak. No dobra, no to... Dla Majka to jest, wiesz... Lada, to jest jak palcami strzelił. Ale teraz... Homefront żyje. Myślałem, że będziemy mogli ciekawe. Płynnie przejść do Forzy, a tutaj... Nie dość, że żyje. Kij w szprychy. Wózek się wypierdolił. Nie dość, że żyje, to jeszcze pokazali coś z tej gry. Ale czy ja to dobrze zrozumiałem, czy to jest ekskluzyw? Nie, to by się sprzedało w takiej ilości, że studio by zbankrutowało zaraz po release. Znaczy to już dwa studia zbankrutowały. Nie, też. Hot potato, no to wiesz. No mogła być taka sytuacja, że powiedzmy Microsoft, nie? Tam im coś pomógł, sypnął i tak dalej i mają jakiś ten, ale nie, to jest normalnie, to nie jest żaden ekskluzyw. Ja się nic nie spodziewam po tej grze, to są zupełnie inni ludzie, tam jest tylko nazwa Homefront, reszta będzie czymś innym, nie? To nie jest jedyny przypadek, kiedy zupełnie inni ludzie się biorą za innych ludzi markę, więc to... Ten mały chłopiec, znaczy to jest taki, był, złapał mnie na serce, nie wiem jak wy patrzycie na grę, która, wiesz, mieszkając w Europie, nie? Znowu kolejna gra o Stanach i problemach Amerykanów, gdzie ich tam... To znaczy, wiesz, skłamałbym, gdybym powiedział, że ja doświadczyłem agresji obcego kraju na Polskę, bo to jest nieprawda. Natomiast to jest w naszej kulturze mit, że tak powiem, kultywowany i dla nas to nie jest żadna, wiesz... Wiem, tylko czytałem już... Niczym nadzwyczajnym. Amerykanie sobie nie wyobrażają, że mogliby to toczyć wojnę na własnym obszarze. Nie? Żaden fakt nie był dany. Nawet nie tego prowadzić dnia. Wojny, tylko być okupowanym, nie? Na własnym terenie. Żaden fakt nie był dany tego dnia. To dla Amerykanina jest, wiesz, jest taki mindfuck, że ta gra faktycznie gdzieś tutaj robi wrażenie. Jasne. Zwłaszcza mały chłopiec, wiesz, Amerykanin, który czyta coś z kartki. Ja traktuję Homefronta jako kolejną strzelankę, która gdzieś tam będzie. Może zagram, może nie, ale kompletnie mnie nie interesuje. To jest taki Far Cry, tylko... Tak, dlatego, no mówię. Urbanistyczny. Ani grzeje mnie, ani ziembi. Będzie to... Ale jest, żyje. W każdym jest, momencie. Tak.
Forza też lipa, nie? Właśnie, nie, no Forza ma co, ma się czym pochwalić. Tam w końcu będą jakieś zmiany, które jest na co czekać, no. No, no, nie galopuj za daleko. Bo co, piąte koło dodali, że jest jakaś rewolucja? No nie, no, ale tam jednak graficzna rewolucja też, no, no nie ma się co oszukiwać, tak? No, mamy teraz trochę czasu na tym. Mamy deszcz, oni dużo o tym deszczu mówią, bo to tak, się pojawia tak. Teraz pierwszy raz w Forzie. No to jest taki chodliwy temat, nie, ten deszcz teraz. No deszcz jest teraz taki najbardziej wymaganą, tak. Powiedzmy, funkcją w ścigałkach, ale oni te filmiki, gdzie oni chodzą po i te kałuże fotografują i linijką mierzą, ile ta kałuża ma i... No, to już jest takie pieprzenie trochę, nie? Może, no. Trochę wiadomo, że na wyrost, ale podoba mi się, że oni są tak pierdolnięci, że no chcą jeździć i mierzyć linijką kałuży, nie? Tak, tylko to wiesz, mierzenie tych kałuż to jest taki marketing bardziej, to wiesz, jak to się odbywa. No, ale widziałeś ten filmik z tymi kałużami. Tak, oni przejeżdżali tym samochodem i mierzyli ten aquaplaning i jasne. Ile ta kałuża ma i tak dalej, i tak dalej. No. Jasne. A nie, sama spoko. Forza chyba się nie zmieniła, przynajmniej moim zdaniem, jakoś zbyt dużo od poprzedniej części. No tam więcej samochodów jest jednak, nie? Na torze. No dowalili samochodów, dowalili więcej torów, ale to wszystko jest takie więcej, nie? Tak, a nie tak. Ma takiego, o, Forza przychodzi konkretną zmianę, nie? W tym roku. No, no tak, no wiesz, jest więcej samochodów, ale zostaje 60 klatek i Full HD, to jednak jest coś fajnego, co mnie osobiście bardzo, no mi się to podoba. Jeszcze tak, jak dorzucili fajny deszcz, bo Drive Club naprawdę wysoko poprzeczkę postawił pod tym względem, no to mamy kolejną grę, która będzie naprawdę przepiękna i jak ktoś lubi takie graficzne fajerwerki, to na pewno mu się spodoba. No to jest podobnie jak cała seria gier sportowych, wszystkie FIFA i tak dalej, to są wszystko teraz małe kroczki, no bo ta rewolucja to już jest w ogóle druga strona, wiesz, skali, aż tak daleko bym Forzy tam nie wsadzał w te gry sportowe, tak, ale, to jest tak, ale wiesz, masz rację. No. Rewolucja się w FIFA dokonała między 96 a 97 i od tego czasu to jest, wiesz, no, szlifowanie. Kolejna jasne, generacja jasne. Pozwala dołożyć więcej poligonów. Tak. Natomiast... Nie bardzo wiem, co oni mogliby zmienić. Znaczy, wiadomo, mogą silnik całkiem, nie? Nowy silnik i powiedzmy ta gra będzie wyglądała inaczej, ale co mogą w takiej grze zmienić? No nie za dużo, mogą nie dodawać, za dużo. Mogą dodawać tylko poligonów więcej. No. Ja mam wrażenie, że oni się cieszą, że mają te dwie serie, czyli Motorsport i Horizon. Gdzie no bo przynajmniej nie muszą stać w rozkroku, tylko tu robią lekkie, a tu robią symulacje. No, no i tyle. Gdzie mogą w jednej zaszaleć, a powiedzmy w drugiej być tacy bardziej klasyczni. No powiedzmy, bo ja trochę, ja ten zabawę i arcade trochę inaczej widzę. Dla mnie to jest burnout cały czas. Tartak lubi jeździć tyłem, skakać po rampach i tak dalej. Bokiem. Jeździć bokiem. No, ale Forza, tutaj było większy kaliber Halo 5, czy też Halo 5. Halo 5 Guardians. Guardians. Czekacie? Nie. Ja też nie. Absolutnie w ogóle. Dalej. Nie, no, nie będę się tutaj... Nie lejmy tego konia wciąż, no wiemy, że... No będzie, tak? Będzie ja i Mike stoimy na stanowisku, że to Power Rangers. Nie? No, okej. Okay. Nie, no będzie spoko, tak? No, widać tam, oni tą grę zmieniają, to akurat jest seria, gra jest która... olbrzymia. Ludzie, którzy tak. się cieszą. Ludzie, jasne. Którzy się nie cieszyli nigdy, dalej się nie dalej cieszą. Się nie cieszą. To nie jest ich tytuł. Nic się nie zmieniło w tym. Tak jest. Ten tytuł sprzeda się naprawdę dość dobrze i tak, myślę, że podciągnie sprzedaż na jesień Xboxa dobrze, też dobrze, dość że konkretnie. Jest taka seria. Tam będzie. To, że wy nie lubicie, no to jest nic, wiesz. Nie, żaden wyznacznik. Nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Ewentualnie te kilka tysięcy ludzi, którzy nas słuchają, też może nie lubić. No i to wszystko. Jedyny problem to jest taki, który już mówiłem wcześniej przy okazji E3, że ta gra nie potrafi zainteresować ludzi, którzy nie są zainteresowani tą grą. A to prawda, to się zgadzam 100%. To jest największy problem, mam wrażenie, serii Halo. Tak. Oni nie są w stanie nowych ludzi kupić do siebie. To są dalej ci sami ludzie, którzy kupią, chociażby tam było, nie tak, wiem, ja mam wrażenie, Saga. Ja mam wrażenie, że jeśli się ktoś nie wychował na multiplayerze z Halo 3, tudzież Halo 2 wcześniejszym, to w tą serię nie wsiąknie już nigdy. Nie wiem, bo to jest dziwne, bo na przykład ja się wychowałem na multiplayerze w Quake'u, pierwszym, drugim, trzecim. I bliżej jest temu multiplayerowi, który oferuje Halo właśnie do Quake'a pierwszego, drugiego, trzeciego, tylko ja mam wrażenie, że ja wyrosłem i z tego. Ja raczej szukam teraz na przykład takiego multi jak w Rainbow Six Siege, nie? Myślę po prostu, że to jest grupa wiekowa, okay. Może.
No, wyrosłeś z racji, no. Z kolorowych ludzików. Wyrosłem z Rocket Jumpów i teraz, no, tak. Wiesz, no, teraz no headshotów szukam. No. Było coś, co mi też dobitnie pokazało, dlaczego ja nie chcę w ogóle myśleć o tej grze, czyli Crackdown 3. Aha. Powiem wam, jak ja widzę tą grę. Mhm. To jest dokładnie to samo, co było wcześniej. Tylko marketują to tym fizyką w chmurze, która tylko w multiplayerze będzie działać, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażałem nigdy, że to, ta fizyka mogłaby działać w single playerze. Musieliby mieć takie farmy serwerów, że to nawet Microsoft by tego nie pociągnął. No i jest dokładnie tak jak myślałem. Niczym mnie nie zaskoczyli. Gra absolutnie moim zdaniem taka nie prezentująca nic ciekawego, oprócz właśnie tej fajnej fizyki, która no, zagrasz w to parę razy i ci się znudzi. Nie wiem, mi się podobało, że pokazali w końcu, jak to działa. No tak. Się mówiło o chmurze i wszyscy chmura, i jasne, nie? Ty sam sejdź do chmury z takimi, ale wiesz, istnieje i działa, jak nie, widać. No spoko, no dlatego mówię, no jest to fajne, ale... Będziesz na to zwracał uwagę jakoś tak. No ale to powiedz. Będziesz grał w multi, ale nie, Kubar, będziesz grał w multi w Crackdowna nałogowo, tak jakbyś Battlefielda nie, pobrał. Nie, bo ja nie gram w multi w ogóle, więc no, raz. No właśnie. I bardziej chodzi o to, że to jest pierwsza gra, która to wykorzystuje. Jasne. Ten system działa. Czyli no. Możemy się spodziewać, że to może zadziałać też w innych grach, dużo fajniejszych niż Crackdown, nie? Z kolei. Obawiam się, że w przypadku innych gier to nie będzie takie proste, bo to będzie. No ale to nie musi być, powiedzmy. Konkretnie zniszczenie budynków, nie? To może być inne renderowanie jakichś innych rzeczy, trawy. Musiała być gra wydawana przez Microsoft Studios. Dokładnie o tym mówię, że no, ale oni Microsoft mówią. Poświęci pieniądze dla swojego studia, ale żadne studio zewnętrzne nie będzie w stanie zapłacić za tą technologię, bo jemu się to nie będzie opłacać. Rób teraz wersję dla Xboxa, która to wykorzysta, a potem, potem drugą wersję dla PlayStation, która musi sobie radzić bez tego. To są dwa różne problemy. Po pierwsze, pierwszy problem jest taki, to co mówił Mike, oni już mówili, że chcieliby, aby studia korzystały z tej technologii. To już mówili po tej prezentacji. Spoko, niech korzystają, jasne. A druga sprawa jest taka, to już jest inny problem. To już nie jest problem Microsoft, tylko tego, że jest ten parity clause, nie? Czyli, czyli ta klauzula, która wymaga, aby wszystkie gry były jednakowe. Tak. I teraz to była klauzula, która była pchana, znaczy, którą Sony przez długi czas, odkąd sprzedaje im się dobrze PlayStation 4, próbują wywalić. Mm-hmm. Że oni nie chcą, żeby gry były jednakowe, oni mają lepszy sprzęt. Oni chcieli, na tym tracą, jasne, zgadzam się. Oni na się. Tym tracą i tak dalej. Teraz się obraca historia, bo teraz Microsoft próbuje wypchać tą klauzulę. No i oni ale chcą... bardzo dobrze, niech oni to robią, niech te konsole będą różne. Ja nie chcę dwóch takich samych konsol. Ale ty narzekasz na to. Oni, widzisz, robią technologię i chcą ją teraz, żeby jak najwięcej ludzi i żeby, wiesz, żeby jednak gry się różniły, nie, na Xboxa, żeby jedni mogli korzystać, a drudzy nie. No tak, ale wiesz, jak jeżeli różnica ma polegać na tym, na przykład, że rozdzielczość będzie wyższa na jednej konsoli albo na drugiej, albo liczba klatek będzie większa, to ja to rozumiem. Masz mocniejszy sprzęt, ale to jeżeli to wynika z silnika, który się skaluje, odpalasz grę na konsoli i gra widzi, że masz 8 giga RAMu więcej, masz 5 klatek więcej. I ja to rozumiem. I jeżeli ktoś ma mocniejszy sprzęt, ktoś ma PlayStation, to ja mu życzę, żeby on to 5 klatek więcej miał. Natomiast myślę, że kwestia wykorzystania chmury to jest bardziej skomplikowana rzecz. I ani elektronicy, ani Ubi, ani Activision nie będzie ułożyło pieniędzy, żeby ich studia pisały specjalne fragmenty kodu po to, żeby wykorzystać chmurę. No, to się zgadzam. O tym no, tak jak Kubar mówił, to studia Microsoftu te wewnętrzne. A ja mi się wydaje, że oni mogą tak pójść daleko, wiesz, z tym. Mogą tak grę, wiesz, dopieścić poprzez jakieś tam, wiesz, serwery, że byliby bardzo zainteresowani tym, żeby ta gra wyglądała tak, jak oni chcą, jak mogłaby chodzić. No dobrze, musi... mogą być zainteresowani, ale to na pewno nie będzie tak, że... Nie wiem, jak wygląda system taki, wiesz, jak się korzysta z takiej technologii. Czy to jest... studio się musi uczyć tego, czy to są ludzie, którzy się po prostu, wiesz, znają na tym i... Ale to już nie chodzi o to, czy ktoś się musi uczyć, czy nie. Koszt napisania customowego softu jest w przypadku gier jest tak ogromny, że nikogo nie będzie stać na to. Po prostu. Tego nie wiemy, no to zgadujesz. No nie, bo pracuję przy software'ze, więc wiem, jak to wygląda. Nie wiem.
Nie wiem, wydaje mi na, się, na co że... dzień piszę po łacie kodu i wiem, ile kosztuje wytworzenie kodu, który jest customowy bardzo. Zaufaj do mi, jestem inżynierem. Nie jestem wiadomo, inżynierem. Wiadomo, na razie właśnie. Na pewno tak nie będzie, że będą różne gry, bo na razie istnieje cały czas ta klauzula, więc to nawet nie ma co mówić. Zobaczymy, jak inne studia Microsoftu będą z tego korzystać, jak wiesz, co można z tą technologią zrobić. Jasne, niech korzystają. Ja jestem za. Crackdown mi się nie podoba jako gra, bo uważam ją za chujową grę. No, ale technologia spoko, niech będzie. A jak sterowanie smokiem się wam podobało? Jak wytrenować smoka the game? Nikogo? Smoka jak wytrenować. Ja powiedziałem nikogo, a nie kogo. Nie wiem. Rozumiem. Wyglądało jak Devil May Cry połączony z Monster Hunterem. Czy mówicie tak. O tej grze Platinum, tak? Tak, tak. O Scalebound. Powiem wam, że pomysł mi się podoba, bo zawsze jest fajnie widzieć, jak rozkazujesz jakiemuś smoczysku, żeby zdeptało pięć budynków i on robi z nich rozpiździel. To jest fajny pomysł, tylko stylistyka mi się nie podoba. Dlaczego? No bo to jest japońskie, nie? No bo jest, smok bo jest japońsko. Właśnie nie, smok jeszcze wygląda tak, że mógłby być w, nie wiem... Ten chłopek ci się nie podoba. Tak, chłopek, design zbroi tych rycerzy, których deptał po drodze, to już tak za bardzo japońsko wyglądało. Te warownie, z których ci żołnierze wybiegali, absolutnie niepraktyczne takie. No tak, tartaka musi być praktyczne, nie ma być ładne, fajne. To muszą być zawiasy konkretne w drzwiach, a nie, że to się jakoś tak z dupy otwiera i ktoś wychodzi. Bo się nie zamknie po to. Ani wycieraczki przed wejściem, żeby buty później wytarł jak wchodzi. No gdzie to kurwa takie gry robią? Śmiejesz się, ale mówiliście przed nie wiem, czy to się nagrało, bo chyba przed nagraniem o zboczeniach zawodowych. No jeżeli ja widzę, że coś jest na ekranie, że coś jest niepraktycznego, to mnie to wyrywa, przerywa imersję. Ja nie, ile ten ja barak nie ma do najbliższej to, no. Skrzynki pocztowej, tak? No przecież to są no, jaja, żeby bo, oni bo musieli tak to wyglądało, no, bo to była warownia o powierzchni budki telefonicznej i pięciu chłopa z niej wybiegło. Co oni tam robili? Polerowali te zbroje? Tak było właśnie. Ja muszę zobaczyć coś więcej z tego Scalebound, żeby jakieś zdanie ten... Mi się ciężko wypowiadać, ja widziałem naprawdę ułamek sekundy tego, co tam było pokazane. Przeczytałem 3-4 zdania na ten temat, więc no wiem, że coś takiego powstaje, wiem, że robi to Platinum, które wcześniej zrobiło fajne gry, które mi się bardzo podobały, no zobaczymy, tak? Ja myślałem, że ty po tym całej twojej przygodzie z Monster Hunterem, który grasz namiętnie na tronie, to tak. Będziesz bardziej zachwycony tym tytułem. To znaczy, no tak jak mówię, muszę się coś więcej nim dowiedzieć. Bo to też jest takie polowanie, powiedzmy, na jakieś, jasne, jakieś tam, powiedzmy, jasne. Smoki, inne kraby i tak dalej, tylko że kierujemy, no tak jak mówił Tartak, wydajemy polecenia naszemu temu smokowi, a sami możemy, powiedzmy, tam go jeszcze dźgnąć jakiś i tak dalej, i tak może dalej. Akurat. Mi się, tak zatrzymując się jeszcze chwilę, podoba mi się Platinum Games, bo oni robią praktycznie gry na każdą platformę. I na Wii, i na Wii U, i na PlayStation 3 robili, i na DS-y, i ale na... Ale oni teraz jakoś zaczęli, bo oni tak. Nigdy nie byli tacy chętni do robienia 4 czy 5 tytułów jednocześnie, bo oni tak mają jest, i ten Scalebound, i Transformersy. No i tego Star Foxa fatalnego na Wii U. Star Fox, no. Oni robią tak, chyba 5 tytułów jednocześnie teraz, to jest, tak jest. I każdy na inną platformę, nie? Jeden no. Ma być X-em przecież na PS4, ten taki po Nierze, czy jak tam ta gra się nazywała. Oni też tam tak. coś kręcą. Tak. No to Nier, jakiś tam Nier 2, nie? Bo Nier ten... coś tam, no, dokładnie. No. Więc zobaczymy. Najlepsza rzecz na koniec. Bajonetę zrobili też. Aha, to już dalej idziemy. To był ten killer teoretyczny, Halo Wars 2. Jakby to kogoś interesowało, proszę was. Interesuje wszystkich. Nikogo, to tak to bardzo nikogo nie interesuje. To tak bardzo ciebie nie interesuje. Mhm. A interesuje powiedz, że kupisz wszystkie peryferia, żeby móc w to grać sensownie. Chłopie, ale Halo Wars to jest najlepszy RTS, jaki wyszedł na konsolę. Jedyny. Najlepszy. Okazało się, że nikt nie kupił i się nie opłacał. To nie jest argument, bo żaden RTS na konsolę nie jest dobry, więc ten jest najlepszy spośród najgorszych. Bo był jedyny. No. Dodatkowo był miał fajną historię, naprawdę fajnie się grało w to i ludzie chcieli to i dostali. To jest taki coś jak ten Lost Guardian. Wiesz, tylko na Xboxie, zrobione dla fanów, bo płakali.
Niech mają. Niech znają łaskę Pana. Tak. Ja się cieszę. Mi się Halo War strasznie, strasznie podobało. Ja widziałem tylko cinematic trailer. Pokazywali gameplay? Nie, co? Nie, nie pokazywali. Nie, no właśnie. Bardziej mnie martwi to, że to robią ludzie od Total War'a. To mnie trochę martwi. Z kolei wszyscy piszą, że to jest absolutnie najlepsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć temu tytułowi. Słyszysz Total War, to tylko widzisz logo Segi, no i dlatego ci się nie podoba. Nie, Total super. Może będzie overview map i będziesz decydował, którą księżniczkę ma wziąć za rękę ten Master Chief i będzie mieli dziecko. Okay. I, no, okay. Super będzie. Szydera widzę. Do 11 podkręcam. Over 9000. Szydera do 11, a mnie, jak myślę Total War, to widzę te wszystkie filmiki z bugami z ich gier. Kompilacje bugów z wszystkich Total Wars oglądnijcie. To są strasznie skomplikowane gry, no nie ma się co dziwić. Są skomplikowane gry, w których oni... No właśnie o to chodzi. Skomplikowane gry, które oni sobie nie radzą. No nie radzą. A są kreowani na jakichś mistrzów RTS-ów i strategii. Oni są jedyni. Teraz nikt inny nie robi RTS-ów. Dzwonił Telltale i mówił hi. To ta sama historia. Obrońcy przygodówek, którzy mają najgorszy silnik na świecie. No. Ostatnio na Reddicie się taki wątek pojawił. Czy Telltale powinno zrobić nowy engine? To jest prawie tak samo trafne pytanie, jak ten do referendum, które się zbliża. Tak. Czy chcesz, żeby było lepiej? No, dokładnie. Tak jest pytanie? Nie, jakieś trzy pytania. Chcesz, żeby było nie. lepiej? Będą trzy pytania w referendum. Czy mają być jednookręgowe te... Jednomandatowe okręgi. Straciłem zainteresowanie tym, co powiesz. Drugie jest pytanie o to, czy wątpliwości podatkowe mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Nie, ja nie chcę. Niech mnie łupią. Niech mnie opierdolą po prostu, skarbowa mnie uwali i moja firma do piachu. Ale moje ulubione pytanie jest takie, czy tam o system finansowania partii, czy jest dobry teraz. Mhm. I teraz Mike odpowie, że jest zły, ja odpowiem, że jest zły i Mike miał na myśli, że powinni mniej pieniędzy dawać partiom, a ja miałem na myśli, że powinni podwoić finansowanie. Tak. Poza tym jakby taki szary obywatel miał w ogóle jakiekolwiek pojęcie o tym, jakie jest jak w ogóle się finansuje cokolwiek, nie? No. Oprócz domowego budżetu. To jest mistrzostwo świata po prostu do dawania głosu obywatelom w takich sprawach. Podobało mi się ta historia, czy chcesz, żeby było lepiej. Tak. Byłem zainteresowany. Jak zaczęliśmy o jednookręgowych, coś tam, to już... Jednomandatowych. Bo to są takie pytania właśnie. No. Także Kubar, my się takimi rzeczami zajmujemy w naszym kraju. PKB spada, bo my dumamy, czy chcemy mieć lepiej. No. Polska jest w ruinie w tej chwili. Nie wiem, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego. Widziałem, to jest mem. Bardziej zauważyłem. To teraz już jest mem, tak. Ale zaczęło się pojawiać coś tam. Irak w ruinie... Ale wyobraź sobie, Ukraina w ruinie. Wyobraź sobie, że przez moment... Zdjęcia jakichś tam tych pól golfowych, tak? To jest taka moda. No. Okay. A to jak już mamy taką dygresję i odpoczynek chwilę od Gamescomu, to ja mogę powiedzieć, że byłem w szoku po raz kolejny, co przeczy absolutnie wszystkim tezom o Polsce w ruinie. Da się wyrobić w Polsce dowód osobisty, nie wstając przed komputera. Dupa. Tak. Nie da się. Da się. Ale trzeba mieć podpis pewno, co? Trzeba mieć podpis elektroniczny. Aha. No albo ten zaufany profil tam na tym ePUAP-ie całym, który jest tak siermiężnym systemem, że lepiej nic nie mówić, ale da się. Zrobiłem sobie zdjęcie samemu, w sensie w domu, takie do dowodu. Oh, fuck. Wrzuciłem sobie wniosek elektroniczny w PDF-ie, bardzo przejrzysty, na dwie strony. Wpisałem wszystkie dane, dostałem potwierdzenie, że wniosek został przyjęty. Dowód mam do odbioru maksymalnie za miesiąc czasu, bo tam tyle ustawowo jest przewidziane. Aha, czyli nie przyjdzie ci do domu. Ale to wiesz, to już są kwestie bezpieczeństwa. No jednak dowód osobisty jest czymś tak. To nie jest tak jak karta kredytowa, którą można kredyty pocztą wysłać. Tak. Na to pomóc. Ktoś zajebie i może nabrać kredytów, więc to niestety musisz odebrać. No ale chwilę. Musisz odebrać, bo bezpieczeństwo, ale z kolei jak się o wizę starasz, to oni ci wysyłają go kurierem. Nie wiem, no ale na wizę nie weźmiesz kredytu. No niby tak, tylko mówię, to też jest ważny dokument, nie? No jest, ale to jednak jest troszeczkę coś innego.
No ale to już nie o to wizą, chodzi. Wizą nikt ci krzywdy nie zrobi. Tak, no. Tak. A twoim dowodem może się zrobić krzywdę. Ja bardziej chciałem tylko powiedzieć, że da się, mówię, złożyć wniosek elektronicznie, podpisać go i przez internet wszystko załatwić. Wyślij mi paszport, to ci pokażę, jaką ci krzywdę mogę stąd zrobić tym twoim polskim paszportem. Nie mam aktualnego paszporta. To jest taka ciekawa sprawa, może kogoś zainteresuje ze słuchających jak najbardziej, bo oni właśnie w tym momencie, right now it's happening, to się dzieje. Ta platforma, ten cały ePUAP, wchodzi tak zwany ePUAP 2.0. O kurde, to brzmi poważnie. Tak, bo tamten, mówię, to jest tak siermiężny system, że wchodzisz tam i nie wiesz, co tam możesz zrobić, ale jak zaczynasz kopać i znasz przepis, to okazuje się, że da się, nie? Bo na przykład, nie mogę ci pozwolić tego zrobić, Dave. Powiem ci, jak wyglądało w moim przypadku, bo ja jeszcze załapałem się na tą starą wersję tego ePUAP-u, która jest taka nie dla ludzi, tylko dla jakichś tam... Ty opocznij, a ja pobruszę, tak? Tak właśnie. Wchodzisz na tą stronę i wiesz, klikasz dowody osobiste. Kuchanowskim jest napisane wszystkie powierzchnie. Klikasz dowody osobiste i się okazuje, że... Nie możesz wyrobić dowodu osobistego, mimo tego, że jest ustawa, że każdy tam biuletyn informacji publicznej, bo to się tak nazywa, w każdym urzędzie gminy, bo tam się załatwia dowody osobiste. Wszyscy mają już możliwość, mają te skrzynki elektroniczne, teoretycznie powinno się dać. Wchodzisz w ten system i nie ma, nie? Takiej możliwości, żeby ten dowód wyrobić. Nie przyjmujemy. Ale... I co nam zrobisz? Nie przyjmujemy i co nam zrobisz, bo nie mamy formularzy. Ale okazuje się, że wystarczy napisać tak zwane ogólne pismo do urzędu, odkopać gdzieś na stronie urzędu gminy, jaki jest adres tej skrzynki ich odbiorczej w tym systemie całym elektronicznym. Kurwa, Mike, 3 osoby są zatrudnione w urzędzie, żeby to schować, żebyś nie znalazł. No, i okazuje się, że wyślesz ogólne pismo, czyli ten wniosek pieprzony i załączysz sobie to zdjęcie jako JPEGa i się nagle okazuje, że tak, rzeczywiście, tam ktoś siedzi i podpisał to pismo i zeskanował mnie. Wiesz, co tam się działo, jak ty to wysłałeś? No. Tam po prostu pożar od razu, wiesz, tak. Wszystko się podpaliło. Dwie osoby straciły pracę, bo miały, jedyne ich zadanie było pilnować, żeby nikomu się nie udało. Tak, z Warszawy jechał specjalnie, wiesz, 4 gości do dostałem wniosek mój, że został odebrany, dostałem skan pisma, który był podpisany przez jakiegoś tam gościa, pieczątka urzędowa, wszystko i jest numer sprawy do załatwienia. I teraz jest kolejna strona, która jest zajebista. Tutaj muszę pochwalić w ogóle Ministerstwo Cyfryzacji. Strona się nazywa obywatel.gov.pl i tam ona jest taka naprawdę nowoczesna i fajna, gdzie możemy sprawdzić stan na przykład dokumentów, na które czekamy, typu dowód rejestracyjny samochodu, dowód osobisty, jakiś tam, nie wiem, czy paszport też. W każdym razie można to bezproblemowo znaleźć. I ona jest cholernie przejrzysta, usability ma zajebiste i tak ogólnie fajnie się z tego korzysta. Także to tak małymi kroczkami to się zbliża do czegoś dobrego. Paszport chyba nie, paszport chyba kto inny wydaje. Bo w Stanach to DMV, czyli ten oddział, który się zajmuje prawem jazdy, to jest, zatrzymał się w latach 50. Dalej okay. Nie można nic zrobić przez internet. Trzeba najmniejszą pierdołą trzeba zawsze iść i odstać spokojnie, tak z 3 godziny w kolejce, bo zawsze jest tyle ludzi. Okej. Okay. Tutaj wchodzisz na ten obywatel.gov.pl i masz dowód osobisty, klikasz sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru. Masz taki zajebisty formularz, wpisujesz numerek tego twojego wniosku, potwierdzenia i wyskakuje ci informacja, czy możesz już odebrać, czy nie. Ciekawe, czy to zdjęcie, które wysłałeś, ktoś faktycznie oglądał i zatwierdził, że tam można wysłać absolutnie... Nie, one muszą spełniać jakieś... Zdjęcie wymagań. Musi spełniać mnóstwo wymagań i po prostu jak będzie złe, to ci nie przyjmą wniosku, nie? Okay. Ustawowo są narzucone. Tak jest, tam jest, wiesz, konkretne tak, wytyczne tak to są. Teoretycznie, oczywiście, rozumiem, ale czy w praktyce to wygląda tak samo, czy po prostu tam pan Zenek, który pierwszy raz dostał takie zlecenie, wiesz, w ogóle... Raz takie zdjęcie. O załączniku, wiesz, Mike JPG w ogóle, JPG. Wiesz. JPG. Zwrócił uwagi, wiesz, tylko no, zatwierdzam, nie? Ja mam przyszło. Czym to otworzyć? Panie Krysiu? BMP. BMP to miało być? Czy niech ja? Pan zatwierdzi, panie Henku. Już przyjmujemy tylko BMP. Ja zrobiłem takiego małego trolla w ogóle, bo wysłałem to zdjęcie, tam było napisane, że minimalnie tyle i
tyle pikseli, ale maksymalny rozmiar 2,5 mega. Ale nie zrobiłem tego zdjęcia tak jak fotograf, że ono jest w odpowiednim formacie czy coś, tylko po prostu wysłałem im to zdjęcie, żeby sobie wycięli. Więc jestem ciekawy, czy te boki mi obetną. Na zdjęciu będzie tylko prawe ucho. Leżysz i dzióbka robisz. Nie? Tak, tak, więc jak oni to zeskalują, wiesz, do takiego tego, no. Do tego formatu. Do szerokości, to będziesz tak mały. To będę jak Grim Fandango, nie? Nie, bo ja pamiętam, jak ten do pracy też wysyłaliśmy, robili nam wizytówki w Outlooku. Jak, albo jak wysłał takie grupowe zdjęcie, powiedział, jestem ten... Jestem tutaj! Trzeci od lewej, nie? I wytnijcie sobie moją mordę. A potem dowód to osobisty by przyszedł, a tam murzyn jakiś. Tak, nie wszyscy, a tam cała grupa, nie? Tak, z kumplami, no. Tak jak zamawiasz koszulkę i wysyłasz link do obrazka i potem przychodzi koszulka, jest wydrukowana na klacie. Nie, no zobaczymy jak to będzie, bo czekam na ten dowód, więc podejrzewam, że no, będzie okej, okay, a jak nie będzie, to się na pewno podzielę. No, wróćmy do niemiaszków. A wracając do Gamescomu, co tam jeszcze pokazali? No Killer Instinct to chyba tam... Nowy sezon i jedna z tych żab z Battletoadsów będzie dostępna. FIFA 16. Taka masz będą motomyszy z Marsa. FIFA 16 nawet jakoś nie marketują specjalnie z tego co widzę. Nawet się znaczy tymi... oni dalej chcą, żeby ludzie wiedzieli, że ten cały fut jest lepszy na Xboxie, nie? Tak, tak, ma tak ale to już nawet nie chodzi, że lepszy na Xboxie, tylko że oni cały czas pokazują, że zobaczcie, to jest FIFA. Nie, wiecie, to jest fut. Reszta jest nieistotna. Dajcie kasę. No bo oni tam, to jest najlepiej zarabiająca gra. Tak, tak, jej tak. Od paru lat już. Zgadza się. To oni wydadzą, najlepiej zarabia fut w FIFA, każdej. Tak jest. Więc marketing yo, nie dziwmy się, że oni będą pchali fut. Oni, nie zdziwię się, jak oni na następnej FIFA w ogóle wypierdolą ten tryb kariery, czy nawet tak. Player dla 1v1 i zostawią, to będzie tylko fut. Tak jest. Wcale bym się nie zdziwił. No, to prawda. No dobra, no to FIFA, dopóki nie będzie w FIFA 2x2 z powrotem, to nikogo. Ale dowiedzieliśmy się o nowościach w samej konsoli i software'ze, który tam się wydarza. No, nagrywanie programów telewizyjnych można teraz robić, klawiaturę nam jakąś próbują sprzedać. Ale dyski. Ja to mam. Klawiaturę mam od 94 roku, nagrywam programy na DVR-ze, coś jeszcze? Tak, wsteczną kompatybilność tam teraz znowu tak, jest. To jest teraz na topie. Na Xboxie, więc to są rzeczy, które pchają. No tak. Zdziwiło mnie, bo poszli powiedzmy z tym takim klasycznym TV na konferencji growej, gdzie to jest teraz radioaktywny temat. Mm. Mało tego, zrobili to w Europie, gdzie te, połowa tych rzeczy nie będzie działała. To nie w będzie, ogóle nikogo, tak. Nie będzie klawiatury dopada w Biedronce, nagrywanie nie działa, bo w ogóle nie działa kablówka podpięta do Xboxa. Tak jest. I tak dalej, i tak dalej. No, ale mają to się... Fuck it, nie? Po coś żeśmy tu przyjechali przecież. Tak. No. Patrzcie, czego nie macie w Europie. Tak, biedaki jedne. Biedaki. Z wursty jedzące. Potem no, tych indyków tam trochę pokazali, między innymi ten Thimbleweed Park Rona Gilberta, który Tartak bardzo czeka. To jest taka bardzo gra czeka, Tartak. W stylu Maniac Mansion. Dokładnie tak wyglądające. Cities Skyline, który jest olbrzymią grą ponoć, ale nie wyobrażam sobie tego na padzie. Mhm. We Happy Few mi się podoba. Chociaż We Happy Few, które miało fajny zwiastun, ale jak chociaż wcale nie wiem, co szedłem co na listę jest. Kickstartera i obejrzałem gameplay, to zapomnij, możesz już zapomnieć o tym tytule. Bo no tak właśnie myślę, że to fajnie wygląda, nie wiem jak się w to gra, ale Ark mi się podoba jeszcze. Ark za to teraz jest numer jeden hit na YouTubach i Twitchach, bo to jest takie, gdzie można krzyczeć dużo i rzucać się kupą, bo taki tam... nowy Rust, no. 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 Jak dinozaury my to robią na... kupę, można tak. Podnieść kupę, rzucić w innego gracza, więc to. Jak to... my to dostaniemy na konsolę, to już będzie 18 milionów filmów i już nie zbijemy na no tym. Sorry, Tartak, byś był youtuberem sławnym, to byś dostał, a tak dostaniesz 3 miesiące po sławnych youtuberach. No. Taka jest kolej rzeczy. No nie, no to jest na PC, nie? Jakbyś no miał tak, PC, tak, to mógłbyś tak. Już grać w to od dawna. Jasne. I coś, co wywołało trochę gówno burzę w internecie, mianowicie Ori and the Blind Forest, okazało się, że nie będą naprawiać bugów, tylko zrobią od razu dodatek i z poprawianiem bugów, tak jest. Co się pan będzie? Ja przeszedłem całą grę, nie miałem ani jednego buga, chciałem się ja tylko skarżyć. Nic mi, wszystko działało cycuś. I co mi pan najlepsza zrobił? Najlepsza gra, w jaką grałem co mi zrobisz, w tym roku. Tak jest.
Ale co? Jak będzie dodatek, to ja go kupię i z przyjemnością. Nie uważacie, że trochę w człona lecą takim postępowaniem? Ja myślę, że to jest kwestia marketingu. Powinni powiedzieć, że nie, powinni powiedzieć, że wydają dodatek do Ori and the Blind Forest i przy okazji będzie można kupić jako kogoś, kto jeszcze nie ma nowy pakiet. No i, tak. I koniec, przekazu. No. Tak jest. A zrobili nie, i nie sposób się przyczepić. A oni zrobili najpierw kupę, a potem jeszcze zastanawiają się, co z tym zrobić. Najpierw kupę, a potem zaczęli nią mazać. A później bata kręcą, czy jak to kręcą. Bicza. A że nie ukręcisz, no to wiadomo, jak to się stanie, nie? Potem zostanie tu na ścianie trochę, na podłodze, na sufit. Tylko musisz tak leżeć na ziemi, nie podniesiesz. Ukręcisz, ale nie podniesiesz. No i nie pomalujesz. A my linią. Nie. A my linią. No, no i to tyle. Elektronicy też mieli konferencję, jeśli nie? Chodzi o Microsoft, tak. Elektronicy, no tam znowu była FIFA, no ale był Battlefront, który chyba najbardziej wszystkich interesuje. Z racji tego, że to są Star Warsy i trzeba je lubić albo wyjść, tak? Pokazali bitwy powietrzne. Okazało się, właśnie, że nie ma bitw w kosmosie, o które ludzie się strasznie tam kłócili. Ja myślę, że jest jeszcze trochę innych rzeczy, których w tej grze nie będzie, ale to się okaże dopiero przy premierze. No nie, no to był taki największy... na tą stronę. Największy jakiś zarzut to był taki, że wszystkie poprzednie Battlefronty miały bitwy w kosmosie, a ten nie ma i w ogóle what the fuck. A oni zrobili je nie w kosmosie, tylko w powietrzu. Ale wyglądałem fajnie, mi się strasznie podobają te bitwy. No i chowanie się w chmurach. No ja wiem, no, jestem złym, powiedzmy, złym osobą. Wszystko mnie jara w tej grze. Tak samo jara mnie ten nowy tryb, który pokazali chyba wczoraj czy przedwczoraj. To jest taki Conquest, coś w tym stylu, tylko trzeba punkty zajmować w konkretnej kolejności. Nie ma tak, że możesz obiec całą mapę i od tyłu tam, wiesz, jak często się robi, tylko, tylko jednak walka jest tylko zawsze w dwóch punktach, Czyli tak jak te na przykład były w Bad Company skrzynie, zawsze o te same punkty. Jak przepadną, to o następne i się wycofujemy. Tak. No, to jest fajne, bo nie tak jak ten Iwo Jima w 43, że można było brać łódź, płynąć na drugi koniec wszyscy i komuś zająć. Wszyscy płynęli na koniec. To była najlepsza taktyka, bo wszyscy brali łódź, płynęli na ostatni ten. Każdy sobie podkradał te dwa ostatnie punkty, wiesz, w tym samym momencie praktycznie, bo nikogo nie było. No. Głupi ci gracze. Głupi niebieska drużyna. My to im zajmujemy. Oni gdzie? Niebiescy. Mirror's Edge, czyli kolejna część gry o jedzeniu zupy widelcem, czyli strzelają do ciebie, a ty nie możesz strzelać. Tak. Najśmieszniejsze jest to, że to jest taki kompletny reboot, nie? To jeszcze nie było serii, a oni już zrobili reboot. Oni tak naprawdę zrobili jeden tytuł, potem się pokapowali. Wiecie co? To było jednak gówniane. Weźmy, powiedzmy im, że to się nie wydarzyło, zróbmy to od nowa. To tak ludzie to będą oburzeni, że ten... Ale to jest tak samo, jak ktoś nie czuje, wiesz, hype'u na Halo, Tak ja nie czuję w ogóle hype'u na ten Mirror's Edge. Wiesz co, mi się podoba ten Mirror's Edge z tego względu, że jest bardzo ładny i tak wizualnie robi dobre wrażenie. Ale granie w to w ogóle absolutnie mnie nie bawiło. No to tak jak mówiłem, tam te wszystkie takie time triale, które były w jedynce, mi się strasznie podobały. Tu mi się też podoba ten parkour cały, ale jak ja mam ciągle lawirować pomiędzy gośćmi, którzy mają nade mną przewagę taką, że do mnie strzelają z karabinu, to ja to pieprzę i niech się walą. Ta gra się fatalnie sprzedała. Nikt tego na czynnik, a zrobiła jakiś taki hype wśród ludzi, którzy to gdzieś pchali, to żeby wyszła kolejna część, nie wiadomo skąd. Nie ona pierwsza i nie ona ostatnia. Wiesz, no sięgnęli po kolejną markę, którą gdzieś tam mieli, tak? No wszystko ostatnio powychodziło. No to też taki moim zdaniem fanserwis, nie? Ludzie Battlefield chcieli... się Hardline, no jakoś szału nie zrobił. Co, no Dragon Age wyszedł, był jak najbardziej ogromnym sukcesem. Simsy nowe były, dodatek teraz będzie też, tak? No Need for Speed jest, no ale no trzeba coś jednak dodatkowo pociągnąć. Need for Speed to jest największa padaka. No i mieli tego Mirror's Edge'a, no i go zrobili. Co to jest Unravel? Tak. Unravel to jest ten gra o rozwijaniu nitki z chłopka. A, już wiem. To jest ten kochany chłopiec, podekscytowany który gość, który co ten koszulkę kręcił w ręce. Fajnie ta gra wygląda, tylko wiesz co? Ta gra... Ona jest bardzo ładna, taka fajna, przyjemna, miła. To jest limbo, no. Kolejne limbo. Tylko, że to jest właśnie coś, co... Ja mam wrażenie, że to wszystko już było i to jest kolejna taka gra... Tak. Czyli to jest experience kolejny. To jest taki kolejny experience. Wiesz co, już mi się trochę przejadły te tytuły, szczerze mówiąc. Ja to pewnie kupię. Może nie od razu w premierę, ale ten. Ale jakoś tam trochę później, tylko tak jak mówię, no to jest... Mnie strasznie nudzą te gry. One są fajne, zajebisty pomysł, wow, gramy i po pół godzinie się okazuje, że dobra, w sumie to fuck it. No.
Jeżeli już mówimy o nudzie i przejedzeniu, to Simsy 4 widzę, są tu wpisane dalej. No dodatek, tamten dodatek się nazywa... Tak nikogo, że... Nie, panie, Simsy? Rany, jak mogą nikogo? Ile można jeszcze grać w Simsy? Simsy to jest taka marka, która ma wszystkie marki. Która nie chce zdechnąć. Nie, co ty, ona nie zdechnie. Nie to... zdechnie, bo się kupuje, co kupić dziecku na, wiesz, na komunię, wiesz, jaką tak, grę. Tak, Simsy. Tak. No, dokładnie. To się nazywa Sims Spotkajmy się. No kolejny dodatek do Sims. Strzelmy sobie w łeb. Strzelmy sobie w łeb, tak. Ja pewnie zagram, zajebiste. Simsy 4, Simsy są zajebiste. Okej. Okay. Ty pewno dostaniesz kod, więc będziesz grał. To, mogę ci podesłać, jak będziesz chciał. Dziękuję. Za darmo nie wezmę. Nie, nie pójdzie na twoim pececie słabym. O. A na moim przynajmniej chodzi. Sigbert, gdzie jest woda? Dajcie mi wody. Proszę się ze mnie nie śmiać, Simsy są zajebiste. Ja będę bronił Simsów, bo mi się fajnie. W czwórkę mi się fajnie grało. Te poprzednie były słabe, ale czwórka jest fajna. A ten plecak z Hello Kitty też nosisz do pracy? Nie, teraz mam plecak, wywaliłem, bo teraz mam z Call of Duty. Z Call of Duty mam. Ja myślałem, że Bentel. Dobra. Mam z Call of Duty. I ten, dodatkami rzucili, rozumiem. Star Wars of the Old Republic nie chce umrzeć. No nie chce umrzeć. I do Dragon Age'a zstąpienie. To jest taki klasyczny DLC, które mnie już absolutnie w ogóle nie interesuje, niestety. Dragon Age jest teraz w EA Access. Teraz macham dwoma palcami za darmo. Mhm. Jak ktoś nie gra. Zajebiście. Ja mam czasami takie przebłyski w głowie, żeby to jednak sobie odpalić z powrotem, ale za każdym razem jak to robię i widzę mapę usraną tymi samymi zadaniami, to... przebłyski, jak wiesz. Ja nie przeskoczę przez ognisko, potrzymaj moje piwo, nie? Mhm. I jeb do wody. I jeb do... I się okazało, że tam nie było ogniska. No, także no od EA za bardzo nie ma nic, co bym jakoś bardzo czekał. Chociaż jestem ciekawy tego Battlefronta, jak najbardziej. Tylko Battlefront. No i ten, mówię, ten Unravel tak troszeczkę jeszcze mnie i tam FIFA, interesuje. I FIFA, którą kupię chociaż... No, nie, FIFA, tak. FIFA może zagram, jak będzie mi dane, ale kupować jej na pewno nie będę. Nie. Ja lubię w to, jednak lubię w to grać, wiesz, muszę mieć tą piłkę, żebym gdzieś tam... Okej, okay, jeśli będzie 2x2, to FIFA kupię jak najbardziej, w ogóle... Shut up and take my money. 2x2 na tym PSN-ie waszym to... Ale ten... 0x0. Ale FIFA tak poza tym nie. Dobra, kto się jeszcze wystawował? No Blizzard tam pokazał Blizzard te swoje free-to-playe wszystkie, nie? Nie, Blizzard wyszedł z PowerPointem na ten i gość czytał z PowerPointa po kolei to, co miało zapisane, to czytał tak samo, jak było zapisane za nim. Tak. Ale zjedli własny ogon po raz trzeci, czyli nowy dodatek do World of Warcraft, Legion się nazywa. To tam, jak dostanie nowy, wiesz, nowy dodatek generalnie. Co wszystko tam się dzieje, tam już można fruwać, już kosmos jest prawie, że... Za moich czasów to się tak farmiło i grindowało. Nowy loch i nowy poziom, tam chyba 110 można w World of Warcraft teraz wyciągnąć. W StarCraftie 2 już w ogóle się dzieją, wiesz, cuda na kiju. Heroes of the Storm to już w ogóle nie mówmy nawet, co tam się dzieje, bo... No tam się cały czas dzieją takie klasyczne rzeczy, które się dzieją w free-to-playach, no, czyli nowe postacie, nowe skórki, nowe rzeczy, pierdoły i tak dalej. Ja tam namiętnie grałem w Hearthstone'a. Ale proszę cię bardzo. Od czasu premiery wersji komórkowej. I do tego stopnia, że już nawet zacząłem na kompie ostatnio grać, jak miałem chwilę wolnego czasu. Jesteś już stracony do tej branży. No, układam sobie tak. Gry cię nie interesują, ale hard. Okay. Hearthstone jest dobry. A Ubi? Rainbow Six Siege. Assassin's Creed jest tak silną marką, że tak naprawdę nawet Ubisoft go już tak średnio reklamuje, bo chyba wiedzą, że nikogo ta gra nie interesuje, co? O, że nagrabili sobie w zeszłym roku, no więc wiesz, ostrożnie muszą jak dojeżdża. No tak. Co się dzieje z tym, z tą grą, która wyszła na poprzednią generację, z tym Rogue? Byłem w Mediamarkcie wczoraj, stoi na półce. Nie, ale to miało wyjść. Wszyscy mówili, że to nie trzymają, nie, to wydać. Jedyna osoba, o której ja słyszałem i mówiła, że to ma wyjść na nowe generacje, to byłeś ty. Był Ezio. I ja ci uwierzyłem i wciąż tego nie kupiłem na 360.
I bardzo to jest zrobić. Jedyna gra z serii, której nie mam. Nie wspieraj takich inicjatyw, Tartak. Nie, ale Rogue było ponoć fajne. Tak. No. Ponoć nie, na wiesz. Serio. No, jeżeli podobała ci się czwórka, czyli to pływanie na statku, to Rogue był fajny. To była dalsza, powiedzmy, dalsza taka sama przygoda. Statek, schodzenie na ląd i budowanie statku i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem. Dobra gra była dobra. Mnie bardziej z całego portfolio Ubisoftu podoba się Might and Magic Heroes 7. Heroes of Might and Magic 3 jakby wyszło na konsolę, to mi się nie obraził. Ale po co? Szóstka też była fajną grą, siódemka też na pewno będzie fajna. Trójka była idealna. Trójeczka. Idealna. To brzmisz jak taki... Nie było trzeba robić w tej grze, było wszystko, co chciałem. Było tak. Wszystko idealnie zrobione. Najlepsze brzmisz jak taki fanboy japońskich tytułów, którzy kompletnie żadnych zmian nie chcą, tam Devil May Cry na przykład. Nie? Heroes of Might and Magic, żadnych zmian. W trójce było wszystko, co chciałem, było wszystko genialnie zrobione. Nic, 10 na 10. Od 10 lat się zmieniły kolosalnie. Ty chcesz cały czas to samo gówno, które było kiedyś, nie? Mimo tego, że tu dostajesz lepsze, ty chcesz całe stare właśnie gówno. Nie lepsze. Następne zmiany, jakie robili, to były co możemy zrobić. Nie wiem, było wszystko już idealnie, ale zróbmy coś, nie? I czwórkę zepsuli, piątkę trochę na prawili, to były dwie chujowe serie, ale szóstka była fajna. To nie można powiedzieć, że to była zła gra, bo ona naprawdę była dobra. Ja w nią grałem. Nie była tak dobra jak trójka. Bo masz sentyment do niej. To była dobra gra. Nie, ale miesiąc temu grałem w trójkę. Na hot seat'cie w trzy osoby i fajnie się grało. True story. No okej, spoko, dobrze. Rainbow Six Siege, to mnie interesuje. No to już to rozmawialiśmy tyle razy o tej grze, że już chyba nie ma sensu na stronie. Będziecie grali ze mną, nie? Tak, nie, oczywiście, na pewno na Xboxie. Nie w to grał. To ile wam zamówić kopii? Siedem. Siedem na pewno. Siedem, bo ja kumpli przyprowadzę. Tak, żebyś... Jak teraz będzie dwa na dwa w FIFA, to wtedy... Teraz głupio gadasz, a jak cię poproszę, żebyś dwa koła przelał za te siedem kopii, to będziesz cienko piszczał. Dobra, damy radę. Damy radę, coś projekty się kończą, nie? No, tak, no, tak. Będzie hajs. Hajs poleci z góry od samego Szejka razem z tym kałem i będzie git. The Crew, nikogo rozumiem. Nie, no The Crew co wszystkich. Co to jest Wild Run? No to jest to, co pokazali na E3. A nie, poczekaj, sorry, dobra, popieprzyło mi się nikogo. No właśnie. Nie, pojebało mi się w ogóle z innym tytułem, przepraszam. Ale to są... co to jest? To jest jakiś dodatek, motory, kwoty, driftowanie i coś tam jeszcze do tego The Crew, czyli tego jeżdżenie po otwartym świecie. Słuchaj, jak się ktoś wkręcił w tą grę i mu się ona podoba, to na pewno... kupi ten dodatek i będzie się bawił. No po prostu, no to nie jest gra dla nas, ale ja wierzę, że jest masa ludzi, którzy się dobrze bawiła przy The Crew. Inne gry pojechaliśmy, a teraz nagle przy The Crew będziemy poprawni politycznie, tak? Jeżeli komuś się podobało... No bo jak się komuś podobało, no co ja mogę... No, straszne, nie kupujcie. Nie będę cię hejtował, że ci się Halo podoba, no. No trochę pohejtowałeś. No trochę hejtowałeś, tak, no. Ale to tak samo trochę hejtuję tych od The Crew. Ale potrafię zrozumieć ich, że to jest dla nich wydarzenie. No okej. Okay. No. Fajnie, że przy The Crew dopiero to zauważyłem. Anno 2205. To było hasło do twojego konta, czy? A nie, to gra jest. Cholera, dobra, to źle wkleiłem, no. I Anno na Księżycu. Nic tak. Nowego chyba nie pokazali, tak przynajmniej jest, w tym nowym trailerze. Tak jest. Czego już nie widzieliśmy? Ubisoft cienko. Cienko. No. Nic nie mają. No ta gra ma też wyjść w listopadzie, prawda? Jakoś początek listopada chyba, 5-3. Jak Assassin's Creed znowu jest twoim najlepszym tytułem, a dalej jakieś Rainbow Six, które nikogo, no to trochę cienko. No bardzo nawet. Jak zatrzymajmy się jeszcze na Ubisoftie przez chwilę. Ja zobaczyłem ostatnio ten dodatek do Trialsów. Ten kot na jednorożcu. Ale to jest tak chujowe, że zdecydowałem, że tego nie kupię jednak. Chciałem, bardzo się zajarałem, jak to pierwszy raz widziałem. Tam nawet na Twitterze żeśmy pisali z jakimiś osobami, że tak, fajne. I pisali mi, że o, Mike, będzie ci się podobać. Ja mówię, no, zajebiste, w ogóle super. Potem zobaczyłem te filmiki i mi się odechciało. Takie drewno, że dajcie spokój. To już jest takie wyciągnięcie kasy maksymalne, że nie. Czyli już nigdy więcej trialsów żadnych. Nie, no trialsy jako takie, tak, na motorze, no ale nie na koniu tam bez jaj. A co za różnica? Jeszcze na drewnianym koniu. Koń, motor, co za różnica. Nie, no właśnie. Słabe to było. Dalej. 2K. Wydarzenie targów, Mafia 3. Rany boskie. Trailer. No wiadomo. Ale teraz... czytam drama.
Jak drama? Gdzie? Drama, gramy Murzynem. Skandal. Gramy. Ale jak? Ja nic nie wiem. No, gramy Murzynem. Znowu gra w Ameryce, jeszcze teraz Murzynem, jeszcze będą nam wciskać Murzynów. W każdej grze nam teraz będą wciskać Murzynów. Tak. Skandal. A to nie jest jeszcze jakieś tam prohibicja lata 30, tylko no panie, po wojnie w Wietnamie lata 50, 60. No to albo po wojnie w Wietnamie, albo lata 50. To się zdecydujcie. Nie, 65 rok się dzieje chyba ten. Tak, tak. Nie, po wojnie w Wietnamie, bo tam jest nawet mowa o wojnie w Wietnamie. No, powiedziałem 50, 60, żeby tak ci, żebyś mógł bardziej skojarzyć, ale. 60, 70. Dobra, już ale nie, tak 60, 70, żebyś wiesz, no. Żebyś bardziej. Tutaj. Żebyś bardziej, tak, właśnie. 60, 70. Rozumiem, mi chcieliście pomóc, tak? Tak. Nowy Orlean, bardziej otwarty świat, przypominający ten z GTA, niż taki powiedzmy. Zamknięty. Jak ostatnio ich pojechali za to, że był otwarty świat, a tak naprawdę był zamknięty i nic się w nim nie działo, no to wzięli se chłopaki do serca uwagi. No, no ale nie, ale no, na litość boską. Murzynem. No Murzynem, no niestety. Straszny skandal. Ale podoba mi się ten bohater. Jest taki, nie jest taki bezpłciowy. Miałem wrażenie, że to jest coś, co może być fajne. Ja jestem ciężko ponad... powiedzieć po jednym zwiastunie, jaki on jest płciowy, czy nie. Nie, no fajnie. Wiemy, że on będzie strzelał do mafii bardziej niż będzie miał swoją mafię. On będzie się mścił za jakieś tam rzeczy, za to. Tak. To są czasy w Stanach, gdzie się gnębiono czarnych, więc on będzie też tak pewnie jest. Próbował. Mi się bardzo podoba setting, że zmienili, wreszcie wywalili te czasy lat 30. I poszli troszeczkę inaczej, ale to jest dalej klimaty mafijne. Strasznie mi się to podoba. No to jeszcze czas pokaże, czy to są, wiesz, klimaty mafijne, bo może ta gra się zmieniła tak, że tam... A nie, no to jasne, no to jak nie będzie mafii w mafii, no to sorry, ale to panie, no do przedszkola wracamy, na deski kreślarskie. Nie wiem, dla mnie mafia to jest mafia 1. Ja bym chciał, żeby zrobili reboot taki znowu w tamtych latach. No i to jest właśnie kolejny. Jakbyśmy samych takich kubarków... Niektóre rzeczy działają, a niektóre nie. Jasne, fajnie jest grać w latach 70. w Nowym Orleanie, ale nie nazywajcie mi tego mafią. Nie? Gralibyśmy w same remake'i, jakbyśmy byli kubarkami. No. I wszystko, ciągle bym w Heroesów 3 grał, ciągle w Halo 3 bym grał i ciągle w pierwszą Mafię, no bez przesady. No, niech będzie coś tak. innego. Heroes of Might and Magic 3, Quake 1 i Mafia 1 i tylko tyle byście grali. I jak wojna w Wietnamie w 50 roku. W 50, tak, dokładnie. Będzie mi teraz ale jak próbuję No Man's Sky, wam próbowałem przez nie wiem ile ten, to nie. Ja wciąż jestem na nie. Nie. Dobra, czemu jest pisany tutaj Battleborn? Przecież to jest MOBA, a my o MOBAch nie rozmawiamy. Jak nie rozmawiamy, a o LOLu rozmawialiśmy chwilę. Właśnie to jest, to nie wiadomo co to jest. Ja dalej nie mogę dojść do tego, czym jest Battleborn. Jest 25 postaci do wyboru, ale oni dalej twierdzą, że tam jest napisane tyle samo, nie, jest więcej nawet linii dialogowych w single playerze niż ma Borderlands. Wiesz co, ja po 2K Games to już się nie spodziewam niczego dobrego. W sensie jako po wydawcy, więc co oni tam zrobią, to już mnie... Co oni ci zrobili? Gdzie cię źle? Pokaż mi na misiu, gdzie 2K cię dotknęło ten źle. Tutaj. Tak? Co oni ci zrobili źle? Powiedz. Mi 2K zrobiło tego. No, jak to się nazywało? No. Kuku mi zrobiło... Kurwa, wypadł mi teraz... No, wszystko ci wypada. No, teraz już nie wiesz, ale... Tym NBA-em pieprzonym, 2000 to był który? Ten, co na PlayStation 4 wyszedł na początku. NBA-em go źle dotknęli. I tym Evolve'em zasranym, no bez jaj. No dobra, i Evolve to... Dobra, i Evolve'a masz rację. No. To nie była najjaśniejsza godzina. To jest właśnie to, dlatego ja tego Battleborna postrzegam przez pryzmat Evolve'a, bo jest bardzo podobny w założeniach. To są inni kolesie, to jest inne studio. No wiem, no Gearbox jednak, tak? Robi Battleborna. No. A Gearbox też ma za uszami Alien. No ma, no. Alien dzwoni. Colonial Marine dzwoni i mówi jednak hi. Borderlandsy były, no to trochę im tam... Borderlanders. Tak. Borderlanders. Dobra, powiedzcie mi, czy Konami miało na tyle odwagi, żeby wyszło i się pokazało? Tak, Metal Gear, no gameplayu, tam kupę screenów, porównania i tak dalej, fajnie to wygląda, czekam. Kojima był na konferencji? Chyba nie. Tam już nie ma w ogóle. Kojima uciekł z obozów pracy, już tam nie wraca. Tak. No i PESA, nie? PESA 2016, bo demo wyszło w tym tygodniu. Matko boskie, to demo. Jak grałeś? Tam, grałeś? No, jak ja tam specjaliści od piłki, jak tam PES? Ja nie miałem okazji jeszcze, więc się nie wypowiem.
Menu znowu jest zrobione w MS Paint. Menu było fajne zawsze w PES-ie. Ja menu świetne, lubiłem. Świetne. Takie niebieskie kwadraty z białą czcionką. Wiesz, tak, jak one były bardzo responsywne i spoko. Oczywiście było słabe pod względem takiej usability, nie? Ale szybko nie, to wtedy, działało. Okay. Najmniej ważna rzecz w sumie. Najmniej ten dźwięk kopania piłki. Taki kartonowy, karton. Jakbyś pusty karton kopał, tak dalej jest no ten sam dźwięk. Mam wrażenie, że tego samego Wave'a od 97 roku mają. Tak. Ale z tego, co widziałem po filmikach, to mam wrażenie, że bramkarz jest trochę lepiej animowany niż był. Tak? Czy to tylko takie złudzenie? Nie wiem. Znaczy w tej wersji dopiero dwa mecze bramkarz. Zagrałem, szczerze mówiąc, i miałem dość PES-a po tym. Okay. Chyba za bardzo już przesiąkłem FIFą, żebym był w stanie jakoś... Nie, mi się ten, w zeszłym roku ten PES mi się nawet podobał, więc jak to jest jakieś takie rozwinięcie, to myślę, że ten też by mi się spodobał, ale no, jakoś nie czuję potrzeby kupowania tego. Wiesz, co robię, chodzę w PES-a co roku, to sprawdzam, czy można ten głupie podmienić klawisze strzału z tym. No można, nie? PES-ą na odwrót. Nie można. A tym razem nie można, tak? Nie. W zeszłym roku można. Chyba, że nie znalazłem, zaraz dostanę. Bo teraz masz PlayStation, wiesz, możesz sobie przemapować klawisze, to tam stwierdzili, dobra, to nie trzeba, do widzenia, nie robimy. Next. Nie jestem w stanie, mam wrażenie, że wszystko jest jakieś takie sztuczne, drewniane. I... No PES taki jest, ale tam PES nadrabia samą mechaniką konstruowania akcji. To, co w zeszłym roku było fajne, to pewnie tutaj też tak jest. Nie wątpię, że tam się coś zmieniło, no ale mówię, nie grałem, nie wypowiadam się. A co tam u specjalistów od sequeli? No co, no Black Opsy, nie? Black Opsy będą miały znowu rekord sprzedaży, czuję ten. Black Opsy, jak wejdą na PSN, który leży i kwiczy od paru miesięcy i nie da się z niego nic ściągnąć z wysoką prędkością, to ja już widzę, jak te Black Opsy się tam... PlayStation is the new home of Call of Duty. Już widzę, jak będzie trzeba patcha ściągnąć, jak wszyscy będą płakać. I wtedy to już nie będzie płacz jednej osoby albo 10, tylko 20 milionów, którzy to kupią, nie? Ja bym chciał, żeby oni renowację PSN-u zrobili w ten sam dzień, w którym wyjdzie Call of Duty. Ja bym chciał, żeby w ogóle PSN był... Zrobili renowację PSN. Renowację całego PSN-u tak dogłębnie. No. W dzień premiery Call of Duty, żeby to zrobili. Tak, ten kanistrem benzyny i pudełkiem zapałek, taką tak, renowację. Tak bym chciał właśnie. No ale to dojdziemy jeszcze do tego, bo to w kąciku PlayStation ja będę miał trochę do powiedzenia na ten temat. Okay. Destiny, za 6 godzin. Destiny, nowy dodatek, The Taken King. No nie wiem, czy tak nikogo, no ale przewracają grę do góry nogami, tak? No, ale ja nie wrócę, nie wiesz. Nie wrócisz? Ani nawet do mobków, żeby sobie podlewelować. Wiesz co, mi się podobało to granie ostatnio, więc teraz jak będzie ta zmiana, tylko ja nie wiem cały czas, czy wy macie taką informację, czy nie. Znaczy nie wiem, czy nie to, że nie wiem, czy macie informację. Czekaj, ale... faksem coś mi właśnie idzie, może to coś chcesz powiedzieć. Faksu milec. Czy ten level będzie tak dostępny dla wszystkich też bez dodatku, czy będzie trzeba mieć dodatek, żeby ten level ja będę miał, było? Ja będę miał, bo wiem, ja będę miał, a cała reszta będzie musiała go nabić. Aha, okej, okay, dobra. A nie wiem, to... szczerze mówiąc, dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Okej, okay, no właśnie. Ja jeżeli mam strzelać, to powinien być patch dla wszystkich, a nie no to dla też tych, mi się tak wydaje, ale to jak ktoś ze słuchaczy wie, jest bardziej doinformowany niż ja, to poprosiłbym jakiegoś tweeta krótkiego albo maila czy coś tam. Na forum ogatka poligamia.pl. Albo faksomila. Albo tweeta na mojego tweeta. Śpiewany ten. Sir Mike Org. Każdy wtorek między 15. Chciałem ci napisać, że o Destiny coś wiem. Destiny będzie można levelować bez dodania. Ale ci nie powiem, głupi głąbie. Czemu Tony Hawk Pro Skater tak wygląda, jak wygląda? No bo oni poszli w mechanikę, a nie w grafikę, tak? No. Tydzień przed premierą zmienili grę. Całkiem. Bo wygląda jak Guitar Hero 3. A to co, oni zmienili grafikę tam kompletnie? Tak, teraz jest wszystko cel-shadingowe takie, wiesz. Ja pierdzie. Jak Borderlandsy, a wcześniej to miało wyglądać bardziej tak, wiesz, realistycznie. Nie wiedziałem o tym, to mnie minęło. Sorry. Tak, to oglądałeś właśnie. Przespałeś tą dramę. Ja musiałem to przespać, ale słabo. No. A co, zawsze mi się wydawało, że Tony Hawk'i są fajne, bo jest fajna muzyka i można fajne trikulce kręcić, a tu widzę, że ludzie się obrazili, bo zmienili ten grafikę. Ale słuchaj, no narzekali, że słaba grafika poprzednio, przecież jak pokazali ten trailer pierwszy, wszyscy powiedzieli, że to jest grafika z 2005 roku. No to szybko, na szybko machnęli, dobra, co możemy zrobić? Nie wiem, damy cel shading, sru, gotowe. Nie wiem, bo co wychodzi już od paru lat, jak wychodzi Tony Hawk, to jest koszmarny. Łącznie z tą deską, którą dodawali do gry
i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, dlaczego ludzie nagle teraz uwierzyli, że to będzie fantastyczna gra. No nie będzie. Bo ludzie chcą wierzyć, w tytule. No. Bo chcą, ale z może tego, co czytałem, jakieś wypowiedzi ludzi, którzy grali w to na Gamescomie, to mówili, że jest całkiem sympatyczne te skejtowanie. No co, wrócicie, czy już za starzy jesteś? Nie, ja nie jestem za... Znaczy, tak. Nie jestem za stary, bo ja się nie uważam za starego, ale... Mike jest za stary, ale a ja nie wrócę z kolei. Okay. Ja grałem w dwójkę, grałem trochę w trójkę, ale już chyba nie mam ochoty wracać do Tunekowka. Ja też nie. Tak samo nie mam ochoty na Mad Maxa, bo po tym, co zobaczyłem na Gamescomie, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem, że to będzie. Na nic w ogóle i wszystkiego się już spodziewacie... Nie, mam ochotę. Mam zapreorderowanego Metal Geara, mam zapreorderowanego i Fallouta. I to wystarczy na ten rok. No to są takie, wiesz, wiadomo, że to są, wiesz, 10 na 10. Ale co ja mam zaryzykować? Ja mam zaplanowane oddychać, wiesz, powietrzem i jeść 3 razy w ciągu dnia. Taki mam plan, ale mnie interesuje. Po pierwsze, ta gra wygląda na strasznie nudną i ma jedną mechanikę powtórzoną razy milion. Poza tym wydaje to Warner, który żąda za to nie wiadomo jakich pieniędzy i ja tego nie kupuję. Dziękuję, dobranoc. Jakich pieniędzy? No, nie, Warner w naszym kraju sprzedaje gry za 260+. Ale ja kupiłem Batmana taniej i to nie gdzieś, nie musiałem szukać, tylko w jakiejś sieci, nie, w Euro RTV, AGD. Wcale nie kosztował 260. Ładnie trafiłeś. Właśnie rację ma Mike trochę, że wygląda gra powtarzalnie. No strasznie. Bo nie, bo sama jazda tym samochodem, no spoko, to jest zajebiste, tylko że to ja oglądałem 15 minut filmiku i po 4 minutach już nuda była, no bo po prostu to samo ciągle. No, ja wczoraj oglądałem tą godzinę 22, która jest w kolei i miałem ochotę grać, ale ja lubię piaskownice. No ty lubię masz OCD i będziesz to odkrywał mapę z kropkami. Wiem, dlatego mówię, lubię piaskownice, lubię kropki na mapie, mi się będzie dobrze w to grało i tyle. Jasne. Zbieranie części do samochodu, strzelanie do innych gości, którzy krzyczą cały czas jakieś właśnie, sprejują twarze srebrną i tak dalej, i tak dalej. Witness me. No i tak będzie. Dla mnie ten Mad Max kompletnie już wypadł mi z pamięci. Ja nawet nie wiem, co to jest Mad Max. Podobało mi się, jak zdobywasz bazę, jak uruchomisz alarm. Alarm to jest koleś, który jest zawsze zawieszony na szelkach najwyżej nad całym obozem. I on ma bębenek, który zaczyna napierniczać, jak zostanie zauważony. Jak wybijesz wszystkich i do niego podejdziesz, to on zaczyna błagać o życie, coś tam, please, spare me, jestem tylko, wiesz, biedny drum boy. I wiesz, jakiś próbuje cię przekonać do niezabijania, ale musisz go ubić. Żeby no dobra, ale to jest fajne za pierwszym razem i to było fajne na filmiku i w grze będziesz miał to powtórzone razy 40 i to nie będzie już fajne. W Jabberwocky u Monty Pythona to było zawsze śmieszne, tam też był dzwonek do drzwi, koleś podchodził do drzwi, ciągnął za sznurek, a po drugiej stronie ściany był żebra, który miał pętlę na szyi, jak się ciągnęło za sznurek, to on się dusił i wołał na pomoc. Wtedy wiedziałeś, że ktoś przyszedł do trochę inny humor mimo wszystko, no, a tutaj jednak nie. Nie wiem, ja jestem, mi się podoba, ja lubię takie gry. Nie. Powtarzalny, nudny. Nie powiecie mi, że punktem kluczowym prezentacji była informacja o opóźnieniu premiery Lego Marvel Avengers. No tak było. Please be excited. Tak. Styczeń 2016. Ale nie, Warner nie miał konferencji jako takiej. Oni gdzieś to tam chyba zapowiedzieli w międzyczasie. Tak. Dobra, Tartak ziewa, więc przelecimy szybko do Nintendo. No Nintendo tam szału też nie było. No. Co, Zelda. No oni pokazali to, co robią. Tak. Devil's Third, ja byłem tym zainteresowany 4 lata temu, jak jeszcze nie wiedziałem, że to będzie tylko na Nintendo. A teraz wychodzi w Stanach Zjednoczonych i ma straszne recenzje, okrutne. Ponoć to jest tak złe, tak zepsute, że ludzie ostrzegają. Star Fox pewnie. Na pewno nie jest gorsze niż Wet. Auć, dlaczego Wet? Była taka gra, nie pamiętasz? Wywalił? Nie no, oczywiście, tylko nie wiem dlaczego jej teraz ten. No bo to była niezła gra, ona była fajna, ale też zbierała takie, wiesz, szóstki, siódemki. A nie, to nie, my nie jesteśmy w szóstkach, siódemkach w Devil's Third, my jesteśmy w dwójkach, wiesz, w dwójkach. Aha. I trójkach. Czyli co, się zawiesza konsolę, jak włączasz? Gra jest, wiesz, to nie wiem dokładnie co, ale ponoć jest tak złe i niegrywalne, że... No dobra, to w sumie to co ja się będę rozwodził, musiał mieć konsolę tak Nintendo. To były jeszcze inne ciekawe rzeczy, takie poza Nintendami. Bo pokazana została, w ogóle jakaś informacja się pojawiła, że ten Deck 13, który robił Lordsy, zajmuje się teraz grą, która się nazywa The Search.
Co to jest za gra? No taka o kosmosie. To są Lords of the Fallen w kosmosie. Tak. Nie. Nie, nie, no, nie. To było no, tak, no. PC Gamer swego czasu pisał, że to jest taki visceral hardcore RPG with a science fiction theme. No, no dobra, masz, taki... masz moją uwagę. No. No. Czyli taki RPG w kosmosie. No. A propos Miyazaki, czyli koleś od Dark Soulsów powiedział, że oni chcą teraz całkiem tą swoją brand, powiedzmy Soulsów, jeszcze bardziej rozszerzyć i jest w planach też coś w kosmosie. MOBA free to play na komóry. Nie, no, wszystko. Tak jak wszystkie filmy idą umrzeć w kosmos, tak wszystkie gry idą umrzeć w mobę, więc to jest tak jedyny... Już nie w kosmos, tylko w mobę. No. Mobę tak. Ale była ciekawsza rzecz, ten Divinity Original Sin Enhanced Edition, tam też była pokazana ta wersja na konsolę, która wyjdzie, fajnie to wygląda, to fajnie jest, wygląda. Jest na co czekać jak najbardziej, jak ktoś, nie ma grał, peceta, to... tak, i nie miał możliwości, to na konsoli to będą jakieś Będą jakieś ułatwienia dla prostolinijnej dziczy konsolowej, bo ja pamiętam, że wyście opowiadali, że jak się nie czyta poradnika, to nie wiadomo, nie czyta się notatnika, to nie wiadomo dokąd iść, czy będą jakieś... Nie wiem jak ten Enhanced Edition wygląda, ale zakładam, że będą jakieś tak, że łatwiej się będzie w to grało mimo wszystko, nie, że to już się łatwiej gra. Widziałem gameplay z pierwszych kilku misji i tam nie było nic o ułatwieniach. Aha, okej. Wszystko było tak samo. Okay. Tak samo były łączone te wszystkie moce, tak samo trzeba było przeczytać w książce o czymś, żeby zagadać gościa, który miał cię gdzieś tam przepuścić i tak dalej, więc... Niedobrze. Okej. Okay. No i gdzieś tam się też mignęło mi, że nowy Trine będzie. No ale to chyba raczej można było się spodziewać. Będzie więcej postaci, czy tylko wciąż trzy? Wiesz co, nie wiem. Widziałem tylko tytuł. Chyba trzy widziałem, ale zmieniło się na takie 2,5 widok tej gry. Czyli można wejść powiedzmy w tło, albo bliżej przejść z tego, co widziałem. Ale jeszcze wracając do Divinity, to ma... Już kolejną część zapowiedzieli. Tak, na Kickstarterze zbiórka poszła. No. Właśnie to śmieszne jest, że bez ogródek w ogóle poszli w Kickstartera, a nie tam, że sami teraz zrobimy czy coś. Walimy. Ale to była, to jest gra z Kickstartera. No tak, tak. Tylko wiesz, go Kickstarter, jak sama nazwa wskazuje, ma ci dać kopa do startu, nie? Oni już lecą. Jak już wystartowałeś studio i zarabiasz pieniądze, to teraz inwestuj własne, a nie zbieraj kolejne. Nie wiem, ale to jest problem, który już omawialiśmy tyle razy. No, jasne. No, Kickstarter w tej chwili to jest promocja gier, a nie takie kiki i starty. Tam przychodzą duzi. Oni zarobili straszne pieniądze na tym pierwszym Divinity. To się sprzedało całkiem nieźle. Oni tak straszne pieniądze zarobili, że aż się ich boją, wiesz? Nawiedzają ich te pieniądze. Może, ale stać ich było, żeby na konsolę wydać. Nie, no tak, jasne. Latach, no. Nie ma co dyskutować nawet. Koniec tego. Dobrze, to Gamescom. Czy chyba... ja mogę powiedzieć jedną rzecz o Gamescomie jeszcze? Możesz, tak. Chyba najgorszy Gamescom, jaki pamiętam. A dlaczego? Mam wrażenie, że wszyscy, którzy przyjechali z tym wszystkim, co już było na E3. No tak, A jeżeli było coś nowego, tam pomijam Halo, które faktycznie nikt nie wiedział i ten, ale reszta to było jakieś takie, Homefront, nie? Whatever. No ale Gamescom znowu pobił rekord odwiedzających. No ja wiem, bo to są otwarte targi, więc tak oni zawsze będą pobijać rekordy. Ta impreza jest już na stałe w kalendarz wpisana i chociaż zesrał, tak będzie. W Europie autostradą wszędzie jest 6 godzin, także właśnie. Może Sony brakowało. Zdecydowanie brakowało Sony. Sony, no konferencji. Sony pokazałoby... Tak, bo jakby było Sony, to byłaby, że tak powiem, no byłaby konkurencja, byłoby większe ciśnienie, nie? Sony, ale co oni mieli pokazać? Mega God of War? Nie, oni pokazaliby to samo, co pokazali na E3, ale na końcu daliby Crash Bandicoota z datą 2019 i Sony wygrało Game. Dziękuję, dobranoc. Albo Siphon Filter 2020. Sony wygrał Gamescom. Tak było. Wciąż ja pamiętam o Rezydencie na Vita. Full nie na Vita, na PSP. Ja pamiętam, wciąż jest obiecane. Okay. Obiecane cały czas. No okay. Bo to są właśnie takie metody Sony na wygrywanie E3, zapowiedzieć coś na 2020 rok, co wszyscy chcą. Okay. Dobra, to kąciki. W Xboxie
Nie ma za dużo w Xboxie, bo ten news był fajny 3 tygodnie temu, a teraz jest już po prostu faktem, więc trzeba tylko powiedzieć, że to się odbyło. Na tym etapie to byśmy powiedzieli, żebyście się pośpieszyli, bo to już za moment będzie nieaktualne. O właśnie, tak, bo do jutra jest Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. No to bardzo dobra. To jest dobra zagrywka, bo to dla przypomnienia przedtem. No tak, tak. To jest bardzo dobra. Można tak patrzeć, a można patrzeć z drugiej strony, że to już było wszędzie, wiesz. Wszędzie, nawet w plusie. Nawet w plusie było, więc. Nawet ja to mam na płycie, więc. O Jezu, o panie. To... Wiesz co, ja to też mam na płycie. Nie wiem, już nie pamiętam teraz, jak ja to dostałem na płycie. W każdym razie ściągnąłem sobie tylko, żebym miał tą wersję cyfrową. Okej. Okay. Kliknąłem, żebym miał. No tak, no dysk masz duży, to pewnie. Czy nie ściągałem tego na dysk. Okay, mówię, tak, żeby... Zaznaczyłem, że to jasne. Kupiłem. Okej. Okay. No tak, żeby potem dzieciom mógł pokazywać, że zobaczcie, tata miał Metal Geara, nie? Na przykład. Grał w 2015. No, tak właśnie było. Na Xboxa 360 jest Metro 2033. Metro, które też już chyba było wszędzie. Oj, ono było wszędzie, przecenione 15 razy, w plusie było. Faktycznie, bo ja kupiłem pakiet chyba za jakieś 35 centów. Tak? Ale teraz z tą wsteczną kompatybilnością można sobie też zaznaczyć w sklepie i pewnie później będzie można ją, wiesz, sobie dociągnąć i grać. Ale ja na X-a pierwszego kupiłem za 30 centów. Chyba, że tak spierdzielibyś kasę. Bez przesady, tam 80 zł kosztował pakiet. No chyba tak, ale to warto było. Tak, warto. Dobre gry, bardzo dobre. A od 16 sierpnia ma być na 360 Metro Last Light i na One How to Survive. Storm Warning Edition. A ja to mam na 360. Nie skończyłem tego na 360, co prawda, ale to była całkiem przyzwoita gra. Ja grałem w demo. Trzeba było się wczuć w to. Odepchnęło mnie dość szybko. Mnie demo też odepchnęło, ale potem było za 30 centów, więc kupiłem i nie było niczego innego do grania i wsiąkłem w to. Mhm. Okay. Dużo fajnego było w tej grze, ale dużo upierdliwego backtrackingu i łażenia w kółko. Rozumiem. No dobrze. Tyle, jeżeli chodzi o drumaty. O drumaty. A w PlayStation troszeczkę więcej się dzieje. W plusie... Czy można by pomyśleć, że jak update z systemu dostaje trójkę z przodu, to mogłoby się więcej dziać, prawdę powiedziawszy. No dokładnie, ale to do tego za chwilę przejdziemy. Lepszy raka. Tak, do tego za chwilę przejdziemy. Zacznijmy od plusa, który w sierpniu wygląda następująco. Na PS4 najgorsza Lara Croft ever, czyli Lara Croft and the Temple of Osiris, czy tam Osiris. No, pewno była jakaś gorsza na komórki. Tak. Nie było. Ktoś kiedyś mi opowiadał, że kupił season packa. To nie co znam za gościa. Baran. Ja nie też znam, takiego jednego. Nie pamiętam, kto to ja był. Znałem takiego jednego, no. Nie znam gościa. Co za noob. Miał GA na rejestracji. Jak gamoń chyba. Jak gamoń. Nie wiem, o czym mówisz, ja mam WE na rejestracji. Tak, tak. Stealth Incorporation 2, czy tudzież INC 2. Sound Shapes i Limbo. I ten Stealth i Sound Shapes to są crossbuy'e, czyli dla PS3 też się dostaniemy. I dostaniemy dla PS3 też Castle Storm... Na Vita dostaniemy też Castle Storm i na PS3 dodatkowo God of War Ascension. Castle Storm to takie straszne, fatalne. To już też wszędzie było. Zajebiste było, fajne. No, to była niezła gierka. Ja to kupiłem nawet na Xboxie One. Angry Birds takie. Angry Birds. Średniowieczne. Tak, ale fajne, tak, fajne. Naprawdę fajna gra. A propos Limbo, to mnie zastanawia, czemu tak nie ma jak w świecie filmów na przykład. Bo jak ktoś... W świecie filmów jest tak, że są firmy, które się specjalizują w robieniu filmów, które kosztują 100 razy mniej i nazywają się bardzo podobnie jak te, które kosztują 100 razy więcej. Znacie taki system? No. Jestem ciekaw, czemu w świecie gier czegoś takiego nie ma, albo ja tego nie zaobserwowałem. Byłoby Limbo na przykład wydałbyś grę Bimbo. Wiesz, akurat tu nie trafiłeś, bo Limbo zapoczątkowało całą serię tych takich gier, gdzie się idzie z lewej do prawej i wszystko jest, wiesz... W dwóch kolorach. Proszę cię, to był pierwszy był Mario, no. Bario chyba. No nie, ale ja mówię o takim... Bario. O, właśnie, Bario. Arcy-farcy, nie? Takim, wiesz, sztuka ponad grywalność takich grach, które zaczęły wychodzić po tym, jak Limbo się pojawiło. Czytaj Never Alone. Never Alone, dokładnie, no. Ale w każdym razie Bario, to mi się podoba. Tak. Bario. To tyle ja bardziej myślałem, że przemysł pornograficzny uwielbia przerabiać swoje filmy
daje ten sam tytuł, tylko XXX, nie? Na końcu, więc to, to nawet Bimbo by bardziej pasowało do pornola, masz rację. Bimbo, tak. Mario i jego brat Bimbo, nie? Którym rodzina nie mówi przy wspólnej... Tak, Mario. Mario i Bimbo. Mario i Bimbo. Brzmią mi jak te krasnoludy z Hobbita. Tak. A jeszcze a propos pornografii, to ostatnio... gameplay Fallouta 4 wyciekł na Pornhuba, co ciekawe, wchodziłem tak, na Pornhuba. Ale już oglądać. Zdjęli go, ja wczoraj patrzyłem. Tak, znaczy zdjęli, ale już pojawił się wszędzie, nie? Tak. Prostu, wiesz, no, z innych serwisów znikał szybciej, nie? Bo są, wiesz... Tak, tak. Ale ja tam znalazłem innych dużo fajnych filmików, tam ten Fallouta już nie było, ale co prawda tam było co oglądać. To nie było tak, że tam wchodzisz i nic nie ma. Nie wyszedłeś z pustymi rękami. No, oczywiście, że nie. Z jedną pustą ręką. Tak, tak to jest właśnie w tym biznesie. Tak to jest, no, relaks był, tak. Był. Ale podoba mi się pomysł, żeby nowe gameplaye pojawiały się na Pornhubie. Myślę, że Microsoft jakiegoś reveala nowej gry powinien zrobić na Pornhubie. Tak, i tam już nie będą youtuberzy dostawali, bo oni nie mają takiego zasięgu niestety, sorry, Pidupaju i te inne bugi. Chociaż jak wyłączyli pornole w Indiach i padło 40% ruchu, to wiesz. HP siadło w Indiach jak ten, jak... No. Jak wyłączyli panem. Ale Pornhub jest znany z różnych takich śmiesznych rzeczy, jak po mistrzostwach świata w piłce nożnej, co Niemcy tam po prostu zgwałcili Brazylię. To pojawił się filmik, coś tam właśnie Niemcy gwałcą Brazylię. Jakiś na Pornhubie się pojawił cały z meczu skrót. No zarabiają chłopaki. Dobre dziewczyny. To było. Zarabiają. Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o plusa. Do plusa jeszcze wrócimy w kąciku growym, ale to żeby nie spoilować za mocno. Wrócimy? Tak, wrócimy. Ja opowiem o plusie. O mojej przygodzie z plusem. A, o tym. O tym, tak. Ale w międzyczasie są trzy informacje z PlayStation. Co jest bardzo dziwne, co mi się strasznie nie podoba u Sony, które nie potrafi do dzisiaj pokazywać, w sensie... Nie potrafi PR-owo rozgrywać takich sytuacji jak zapowiedzenie nowego update'u czy coś w tym stylu, bo to wszystko gdzieś tam wycieka tylko i ktoś musi z japońskiego przetłumaczyć i tak dalej. O ile na przykład na Xboxie jest wszystko jasne i przejrzyste, mamy miesiąc w miesiąc komplet informacji, wiemy, że tego i tego dnia Major Nelson na blogu to napisze, wszyscy są zadowoleni. U Sony oczywiście nie, bo po co? Okazuje się... Firma, która się specjalizuje dobrze w hardware'ze versus firma, która się dobrze zajmuje software'em, nie? Tak, tak, dokładnie. Nagle się okazuje, nikt tego nie wiedział i nagle wyskakuje informacja, że update już teraz nie tam 2.54, nie 2.60, nie 2.70, tylko update 3.0 nagle jest. Nie? Czyli po prostu major version podniesiony i można by się spodziewać, że to jest coś dużego. No i wyciekły jakieś informacje, pojawiły się screeny po japońsku w internecie, ktoś to wziął i przetłumaczył. No i okazuje się, że zerżnęli wszystko to, co Xbox zrobił przez ostatnie parę miesięcy, czyli te takie eventy, community. Okay. No ale też nie oszukujmy się, no, rzeczy, które można zrobić są ograniczone. Też nie był właśnie Rocket Science. Więc... No a te, które robią, to są po prostu najbardziej pożądane, wiesz, nie można się obrazić. Na przykład na Sony, że wprowadzi system party chat, no bo to nie, wiadomo, że jasne, to musi oczywiście. Być. Nie? Ale tam są takie pierdoły, to mam wrażenie, że tu jest masa pierdół, a to dostaje łatkę 3.0, że to jest nie wiadomo jakie coś dużego i zajebistego. Czyli mamy, że teraz Now Playing będzie pokazywał, grają. Że message czy tam te wiadomości systemowe zostały jakoś usprawnione, że możesz patrzeć w co grają twoi znajomi i dodatkowo możesz tam, no głównym featurem jest broadcast na YouTube'a, nie? To jest coś dużego i to broadcast, rzeczywiście... GIFy na Twitter, nie? GIFy na Twittera, tak, 10-sekundowe. No. Do 10 sekund. Także to są jakieś... Kotaku się ucieszy, wyręczy ich system. Tak, tak.
Znaczy fajnie, że ten dokładałem rzeczy, tylko masz absolutnie rację, że to nie powinno się nazywać 3.0, bo to on jakoś tak jest. Chyba, że rzeczywiście to wywraca system do góry nogami, o czym jeszcze nie wiemy, tak? Bo to na razie był jakiś leak, nic oficjalnie nie zostało potwierdzone. Może tam jest rzeczywiście więcej rzeczy, o których dopiero się dowiemy i jakieś tam grube zmiany są. Na pewno są jakieś takie zmiany tam w tym accessibility, czyli gdzieś tam jakiś jest podobno ten szybkość scrollowania zmieniona, że możesz sobie to dostosować do tego automatycznego scrollowania w tych różnych oknach. Później jakieś takie mają być, komentarze będziesz mógł zostawiać w tym takim what's new, nie? Tam jest taki cały kafelek, co nowego po polsku to się nazywa. Czyli tak jak feed na Xboxie, tak? Tak, tak, coś w tym stylu. Dokładnie coś takiego. Także to ma być... PlayStation Plus ma być w ogóle osobną zakładką w tym głównym menu. Czyli tak bardziej to chcą chyba promować, ale w stanie, jakim jest ta usługa obecnie, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dodatkowo jakieś takie mają być... Te accessibility, ja nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Takie... Dostępność? Dostępność, tak. Opcje mów dostępności. Po niemiecku, no. Opcje dostępności. Einschlag na wnuk. Przy odgrywaniu Blu-rayów i DVD-ków. To słyszałem na Pornhubie, jak byłem wtedy. Tak. Na Falloutie, tak? Byłeś na Pornhubie. Tak, możesz jakieś restrykcje ustawić. Tak, w Falloutie. Ustawić restrykcje co do gier, że niektórych nie będziesz mógł włączać i tak dalej. Tak, takie dużo, ale pierdół, kurde. No. Dokładnie. Też będziesz mógł stworzyć jakieś takie konto dla dziecka w konsoli. No to te takie parental locki wszystkie. 3.0 to bym myślał, nie? Wiesz, nowy UI, nie? Tak jak Xbox na przykład. O, dokładnie. Tak to brzmi 3.0 albo 2.0. No, kurczę. Tak jest. Nie no wiem, więc... 3.0 to powinno być jak projekt, na przykład projekt Morpheus wszedł, nie? Póki co to mi to nie wygląda na żadne 3.0, to mi wygląda naprawdę na jakiś taki na trochę większy update. Najwyżej na 2.74. Tak, dokładnie 76. Coś takiego. No dobra. Krakowskim targiem 75. Na pewno nie ta pierwsza cyferka. No ale zobaczymy, to jeszcze nie jest potwierdzone, może tam coś jest więcej, o czym się dowiemy dopiero, no bo może chcieli to marketować, a się dopiero ktoś się wysrał z jakimś tam leakiem, no i... No to trudno. A może jeszcze coś, może nie wiemy, może coś faktycznie jest. No tak, no dlatego mówię. Może faktycznie może zacznie grać, albo klonuje owce. Albo zacznie grać gry na Xboxa. Ładno. Tak, no pojawiła... 3.0 jak nic wtedy. Pojawiła się w czwartek, czyli wczoraj, ta akcja Vote to Play, czyli można zagłosować między gównem, kupą, a sraką. Jeśli, jesteście straszni. Jeśli ktoś chce mieć wpływ na to, jaką grę dostaniemy w plusie, a na jakie będą zniżki, to może sobie tam zagłosować w tym miesiącu. Czyli gra by była dostępna do pobrania od 1 września, nie? To jest takie pytanie, chcesz dostać w twarz czy w brzuch? Tak, chcesz dostać w twarz czy w brzuch, a może chcesz sraczkę, nie? I to jest coś takiego. Także tam jest do wyboru Armello, jest do wyboru Grow Home i Zombie Vikings. To są trzy tytuły, na które można głosować. Okrutni. Tam jest jedna gra, którą dostajecie zawsze Grow dużą. Home. No, to nie, to Tartak to jest właśnie ten Wario i Mario, nie? To jest Grow Home. Jak ktoś źle usłyszał, Muszę to zanotować. Grow Home. No, Grow Home. A ten brat Mario, starszy, jak to Bario. Bario, tak. Bario i Bimbo. No i Bimbo. Nie, no to Armello wygląda nawet całkiem fajnie, tak graficznie, ale no to są popierdoły, no nie ma się co oszukiwać. Jedną grę dostajesz dużą, za darmo, tak czy siak. Tak. Trzecią sobie sam głosujesz, więc ludzie poczują się, że biorą udział w czymś. Tak, no to jest takie sprawianie wrażenia, że ma się na coś wpływ. Dwie są, powiedzmy, przecenione. To jest niezły trik, żeby nie wrzucać trzech, to na dwóch i tak, wiesz, zarobią, bo może ktoś głosował. A propos tych tytułów, które się za darmo, mówię, air quotes, za darmo się pojawiają na Xboxie i na Sony, to znalazłem sposób, jak naprawić ten system momentalnie. Przestać za niego płacić. Nie, musi być jeden warunek stawiany tym grom, które się pojawiają co miesiąc do dostania. Achievementy. Nie, jeden warunek. To muszą być gry, które mają swoje premiery również w pudełkach, na płytach, w sklepach. A dlaczego? Bo automatycznie odpadnie 70% gier, które do tej pory były w tej ofercie i to były same indyki. No sorry. No. To pytanie, ten pomysł jest za darmo, Sony. Okej, dobra.
Możecie wziąć. Okej. Okay. No ja kiedyś całe PlayStation 4 banknotem $100 no, wiesz, naprawiłem, więc... No właśnie. Tak. Ja tu jeszcze chciałem jeden temat poruszyć przy okazji PlayStation, który mnie bardzo martwi i denerwuje ostatnimi czasy. I nie jestem sam w tym swoim nieszczęśliwym przypadku. Chodzi o ściąganie, prędkość ściągania czegokolwiek z PSN-u obecnie. Oho. Od jakiegoś czasu gracze w Europie ogólnie, w Stanach to nie jest tak odczuwalne, w Europie bardzo, już zaczynają Sony na forum tym oficjalnym atakować pod tym względem, że mają koszmarnie wolne transfery, jeśli chodzi o ściąganie patchy, ściąganie gier z PSN-u, cokolwiek, co wymaga jakiegoś transferu. To jest prawda i ten karter mi się godziny ściąga. I niestety to jest prawda. Ja znalazłem taki wątek na tym oficjalnym PlayStation forum, to jest tam takie forum. Ono fajne jest w sumie, bo tam się ludzie wypowiadają. Tam też jest masa hejtu, ale to nie jest taka... The Last of Us 2 będzie na PlayStation 3. No właśnie nie, to nie jest taka gimba, jak tam jest na profilu PlayStation Polska. Więc... Kiedy będą rozdawane kody na darmowego plusa. Tam są ludzie, którzy się na to wkurzają mniej więcej w tym samym stopniu, co ja. A Uncharted 4 pójdzie na trójce? Zamknij się przez chwilę. Hej, ale ten profil PlayStation naprawdę, ja wiem, że już mówiliśmy o tym 1000 razy. To jest czyste złoto. Kopalne. Ja mam wrażenie, że książka wyjdzie z tych najlepszych wpisów, bo to jest absolutne złoto. Agencja, która prowadzi ten profil i która musi się użerać z tym, to naprawdę tam strasznie nie, mocni przychylają. Sony ma komenty zajebiste, a z kolei to, co wrzucało do tej pory Xbox Polska, to też był taki, że po prostu... Oj, to ręce opadają. No. To nie tylko ręce opadają, wszystko opada po prostu. Ci ludzie, ci co operują tymi profilami, mają dwugodzinne zmiany, bo dłużej się nie da wytrzymać. Tak, tak. No ale wracając do tych prędkości, niezależnie od prędkości łącza, i to potwierdzają gracze, czy tam gdzieś w Skandynawii, czy w Polsce, czy w UK, czy w Niemczech, czy gdzieś tam w jakiejś Belgii, Francji i tak dalej, wszyscy mówią, że bardzo często mają tak, że te transfery są, no, na przykład masz łącze, wiesz, kablowe czy światłowodowe po 100 megabitów w każdą stronę, a wszystko ci się ściąga z prędkością, nie wiem, 500 kilobajtów. I to jest po prostu prawda i to tam nie można nic z tym zrobić. Jedni próbują przestawiać DNS-y, które nie mają najmniejszego wpływu na to, bo DNS nie służy do tego, żeby ci się szybciej pliki pobierały, tylko żeby zaczęły ściągać. To są ci sami ludzie, co skracają kabel od dysku twardego, żeby dokładnie. Próbują tam, wiesz, bo to są takie placebo wszędzie, nie? Ktoś coś zmieni i powie, tak, u mnie to zadziałało, nie? Zajebiście. I 50 osób to powtórzy i mówi, tak, rzeczywiście, u mnie też. I to się tak nakręca, a to w ogóle nie ma nic zawsze wspólnego. Zawsze grałem z wciśniętym turbo. Tak, zawsze grałem z wciśniętym turbo, no dokładnie. Tag Life i teraz te kulary mi zjeżdżają. Muszę to zanotować. Wciśnięty. Ten wątek na forum PlayStation ma w tej chwili 65 stron i tam już zaczyna lecieć hejt powoli, nie? Bo ludziom się kończy cierpliwość, po prostu się wkurzają, no sorry. Sony sprzedało tych konsol w pizdziec i trochę, czyli tam te ile, 20 ileś milionów. I chyba ludzie jednak z tej sieci korzystają i ta infrastruktura im po prostu nie wytrzymuje. No. Najśmieszniejsze jest to, że tam się też wypowiadają ludzie z Sony w tym wątku. O, u mnie działa. To nie jest dobre. Nigdy dobra rzecz. I oni nie są w stanie nic pomóc. Oni piszą, nie wiem, czy to są moderatorzy, czy to są jacyś pracownicy Sony. Oni mówią, że tak, no w sumie przekazaliśmy tą informację już dawno naszym technikom tam od sieci, gdzieś tam, nawet nie wiadomo gdzie, że odpowiedni ludzie się tym zajmują, ale nie mamy od nich jeszcze żadnego feedbacku niestety, więc nie możemy wam powiedzieć, czy to zostanie naprawione, czy nie. No i sorry, jak ja na oficjalnym forum produktu, za który chcę płacić, dostaję taką informację, że oni nie wiedzą i nie są w stanie od 2 miesięcy powiedzieć, czy coś z tym będzie zrobione, czy nie, no to ja nie mam ochoty w ogóle płacić za taką usługę dalej, no i tyle. Tego rocznego plusa już skancelowałem dawno. Ostatnio się wpieprzyłem w miesięcznego plusa, to zaraz wrócimy do tego przy okazji Magiki, ale no po prostu, no sorry, no nie ściąga się, no to nie jest komfortowa usługa do korzystania. Steam ciągnie w pełnej prędkości wszystko, co mogę ściągnąć. Z Xbox Live wszystko idzie pełną prędkością. Z każdej innej usługi, jakiegoś, nie wiem, Dropboxa czy czegokolwiek. No może Dropbox to jest zły przykład, bo oni też mają trochę słabe transfery do Polski, ale ten. No, ale wiesz, większość...
Gaben ma najlepszą infrastrukturę. Jasne, większość... Słuchaj, Gaben, bo to jest... Światłowód. Gaben zarabia na tym pieniądze. Jak Gabenowi nie działa Steam, to Gaben nie zarabia pieniędzy. A Sony chyba jeszcze do nich to nie dotarło, że jak im nie działają serwery albo działają słabo, to oni też nie będą zarabiać pieniędzy. Tylko że jeszcze chyba nikt na to nie wpadł albo są w tak ciemnej dupie, że nie są w stanie tego zrobić, bo to wymaga jakichś ogromnych nakładów pieniędzy. Wiesz, oni będą z miesiąca na miesiąc wygrywać, wiesz, sprzedaż konsol. No. Mają miesiąc mają wyjebane, teraz, wiesz, nie muszą się starać. Nie, no bo to naprawdę już nie jest śmieszne i to nie jest przypadek, że ja mam słaby internet albo coś, bo w tej chwili mam dwóch dostawców internetu kompletnie niezależnych i każdy ma dokładnie ten sam problem. Z PlayStation Network nie jestem w stanie ściągać szybciej niż, nie wiem, 1 megabajt na sekundę, to już jest święto lasu, jak idzie. Święto lasu. No. Ze Steama mi się 20-gigowa gra ściąga tam w godzinę czasu, tak, czy coś, a na PlayStation ściągnięcie 20 giga, jakbym chciał coś kupić w sklepie, to mam cały tydzień z głowy. No sorry, no dobranoc. True. Także nie... No jedyne, co mogę zrobić, to nie płacić, no i tyle. Czy tak samo wolno chodzi ściąganie na Xboxie? Jest jakieś porównanie? Nie, na Xboxie chodzi dobrze. No mam Xboxa podpiętego pod te same łącza i idzie praktycznie, wiesz, full speed. No tyle, ile fabryka dała, tyle leci. Zdarzają się oczywiście dni, że jest na przykład trochę gorzej, ale to jest powiedzmy 50 megabitów zamiast 100, tak? Ale też tak mam, że czasem mi Xbox zamuli, ale to jest raczej, podchodzę do Xboxa, stwierdzam, nie, coś się za wolno ściąga. Resetuję konsolę, włączam jeszcze raz i już idzie pełną parą, nie? Nie, no tak spoko, że... ja rozumiem, że jakaś sieć ma jakąś tam zadyszkę. Steam też nie zawsze ma tam full speed i w ogóle wszystko jest cacy. Też mu się zdarzają gorsze dni. No ale sorry, no jak ja nie mogę... Jak... Ostatnio włączyłem konsolę i zaczął mi się ściągać patch do Rocket League, patch do Destiny i patch do F1. I trzy patche, które miały łącznie może z gigabajt, ściągały się 3 godziny. No to no przykro mi bardzo. No, na łączu 120 megabitów podpiętym kablem. No to już jest coś mocno nie tak. Na kablu. Czyli to jednak serwery ich, tak, nie dają rady. Tak, to zdecydowanie. To nie jest problem tego... Albo wiesz, albo to jest jakiś problem dziwnego, nie wiem, te serwery stoją gdzieś w Stanach, czy nie ma w ogóle kolokacji na Europę. Jest jakiś dziwny routing przez jakiś Bangladesz czy coś i dlatego to tak słabo idzie. No nie mam pojęcia. Routing przez Bangladesz. Wiesz, bo to czasami tak ale jest. Wyłączyli im pornografię, więc powinno przyspieszyć teraz. Bo na świecie to jest tak, że masz z Europy jedną czy dwie rury, którymi wychodzi cała Europa do Stanów, no i jak tam się coś spieprzy, to potem cała Europa ma wolny internet, nie? No to tak to wygląda mniej więcej. No ale no to jest słabe, bo się płaci za usługę. Sony podnosi ceny plusa, bo podniosło cenę plusa tego 3-miesięcznego. Właśnie to chyba się teraz najbardziej zrobiło głośno przez te ściągnięcia. Tak. Bo to jest problem, który już słyszę od początku, że się ściąga wolno. Ale teraz jak podnieśli cenę, to przynajmniej jest... Ludzie mieli teraz pretekst, nie? To nie ma wielkiego związku, podejrzewam, ale był pretekst kolejny i teraz zaczynają mi to wytykać. Widzę na tym forum, że też ludzie zaczynają pisać i mówią, że no po prostu podnieśliście ceny, a jakość usługi się nie zmienia. Nie? No. Ale to prawda jest. No jest prawda, no słuchaj, no ja nie mam problemu, nie będę miał problemu, żeby płacić za plusa, jeśli będę chciał z niego korzystać, ale no kurde, no nawet jak mi się patche nie chcą ściągać z przyzwoitą prędkością, no to ja nie mam ochoty w ogóle z tego systemu korzystać jako takiego, jako gracz. Wolę sobie pograć na PC-cie, czy na Xboxie, czy no mam wybór jeszcze, tak? Nie jestem udupiony, nie jestem uziemiony do PlayStation, ale... Wygląda to słabo, no i nie ma się co oszukiwać. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale jak ktoś na tym forum napisał, znaczy trochę tak tam przejaskrawił. Powiedz mi jeszcze, przepraszam, że ci przerwę. Teraz to działa już teraz, że jest konsola w uśpieniu i sobie w nocy ściąga... Tak, update, to działa. Tak? I niektórzy twierdzą, że jak uśpisz konsolę, to idzie szybciej. No ale to nie jest rozwiązanie, nie? Bo on wstał rano i było ściągnięte. Tak, nie, czasami rzeczywiście to jest taki przypadek, że ściąga ci się słabo, usypiasz konsolę, włącza się za pół godziny i jest ściągnięte, nie? Wow, okej. Okay. No, ale może nie jest w 100% przypadków. Może się zdaniem... PlayStation wstydzi, nie lubi jak patrzysz. No. Może tak nie jest. Wstydliwy pęcherz. No. Wiesz, jak teraz wyjdzie Call of Duty, 20 milionów ludzi to kupi i wszyscy zaczną ściągać patcha do Call of Duty Day One, no i będzie problem. Jeszcze Battlefront dojdzie do tego. Nie, no to tam trochę pieprze głupoty, no bo przy Destiny nie było problemu, więc pewnie przy tym też nie będzie, ale no problem istnieje ewidentnie, to nie są już odosobnione przypadki, bo masa ludzi ma te problemy w Europie i no i już hejt leci. Zobaczymy, jak długo się to utrzyma. Byłby spokój, gdyby nie podnieśli tej ceny.
Myślę, że nie byłoby spokoju, bo to zaczyna wkurzać po prostu. No, no i tak, to... ale to już wkurza od, wiesz, od 2 lat. Od zawsze. Wiesz co, wkurzało od zawsze, ale parę miesięcy temu jeszcze tego problemu nie było aż tak widać. Tam się coś zepsuło, po prostu ewidentnie coś się zepsuło. Zepsuło. Popatrz, ile Sony sprzedaje konsol miesięcznie, ile ludzi dochodzi co miesiąc. No tak, jasne, oczywiście, no to coś tam to nie gra. Coś, po prostu nie wydalają im serwery, mają to jest, wiesz, to dużo to, ludzi. To jest to samo, jak elektronicy są co roku zaskoczeni sukcesem Battlefielda i serwery leżą przez pierwsze 3 miesiące i elektronicy ciągnęli mówią, że... na premierę? Elektronicy mówią, że robią i udaje im się po 3 miesiącu zrobić. Im kumy im się udaje, tylko ludzie przestają grać. Wiesz, i po 3 miesiącach ty możesz grać. Może Sony bierze graczy na przetrzymanie, nie? I niektórzy zrezygnują, problem się sam rozwiąże. No tak, ale żyjemy w erze gier, które co tydzień potrzebują po gigapatcha. No. No dokładnie. To nie jest tak, że problem się sam rozwiąże. Oczywiście, że tak. No, także ja będę pilotował tą sprawę, ja sobie ten wątek już dodałem do zakładek tych moich, tak, do tempa. Tak, to taki społecznik jesteś, do Urzędu Miasta napisz tak. List. Tak, coś. Tak, ja tak zrobię właśnie. Będę informował, jak ta sytuacja Mike wygląda. Mike ma pewnie jeszcze znak inwalidów na swoim miejscu parkingowym, żeby nie, mu nie za... Tak. Też załatwił. Inwalida wszystko online. Internetowy. Mm? Zdjęcie tak, kuli wysyłał do Urzędu Miasta. Tak właśnie było. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o kącik PlayStation. Dobra, mięcho. Dużo gier mamy dzisiaj. Od czego państwo sobie życzą zacząć? Wodą polać, bo są takie... Alfabetycznie, od L. To może jak już jesteśmy przy tym plusie, to zacznijmy od tej mojej Magiki, co? Zacznij, opowiedz o tym, bo to jest właśnie fascynująca historia. Bo ja mam ten zeszyt. Ja sobie w nim sobie zapisywałem i zapisuję do dzisiaj, kiedy mnie nachodzi ochota na granie online i w sumie nie mam żadnej pozycji, bo mnie nie naszła, więc cały czas ten plus mi był niepotrzebny. Taką akcję zrobił. I on dalej jest niepotrzebny, ale kupiłem go na miesiąc, czego się bardzo żałuję dzisiaj. Ale kupiłeś czy wyżebrałeś na profilu PSN Polska? Jeszcze raz, słuchaj, on miał zeszyt, w którym zapisywał sobie wszystkie momenty, w których naszła go granie online. Bo on taki sumienny gość jest. Tak, Mike, nagrajmy coś z tego i z tego. On mówił, przecież ja nie mam plusa, nie? I zapisywał sobie w tym zeszycie. Kubar tak. Chciał ze mną zagrać w coś tam. No i teraz Przepraszam, nie chciałeś nigdy na PlayStation ze mną nic grać. Wypraszam sobie. Ty zawsze chciałeś na Xboxie w jakieś gówna. Była mowa o tym Rocket League, żeby grać. I co? Rocket League nie rozmawialiśmy nigdy. Nie. Rozmawialiśmy, jak już miałem plusa i powiedzieliście, że nie będziecie grali w grach o piłkarzykach, co się piłeczkę odbija. Tak no było. Graliśmy w to, już w Forzie był ten tryb. No był, ale to jest zupełnie coś innego. Tu jest Tartak zajebiste. Był Focusem, ja byłem Mustangiem, piłkę odbijaliśmy do bramek. Tak zawsze jest Focusem. W każdym razie kupiłem tego zasranego plusa za całe 2,77 zł. A na stare złote ile to było? Całą akcję, cały zeszycik, wszystko... 27 zł wydałem na ten krab. Bo Magicę 2 chciał zagrać. Bo mnie naszło cholera jasna na tą pieprzoną Magicę i jak sobie dzisiaj pomyślę o Magicę i w ogóle o tym całym plusie, to mam ochotę rozpieprzyć pół mieszkania. Rozumiem, gdybyście... Battlefront, wiesz, to maja się, okej, nie? Jasne, ten wytrzymał ten twój notesik, powiedzmy te 4 miesiące, czy tam 5 miesięcy, ale Magicę 2! No, tak się nudziłem, że tylko ta Magica była, mówię, no dobra, no, mówię, w dupie, niech mają, no. Nie trzeba było założyć inne konto, którego nie znamy i tam kupić, tak. Żeby nie wpaść. A że w tle miałem cały czas z tyłu głowy takie, że... W sumie ten Rocket League to bym zagrał i to przy okazji, jak tego plusa kupię, to będzie ten Rocket League, którego chciałem w sumie zagrać i no i będę go miał od razu, nie? To nie, musi nie, być taki nie rozminąłeś. Numer jak dla ludzi, którzy chcą samobójstwo popełnić, że mogą zadzwonić i wiesz, i ktoś ich tam od... To ja następnym razem do Tartaka... To powinien być taki dla, jak chcesz kupić plusa, to powinien być taki numer 0700. Ja taki założę, tak, będziecie mogli pisać. Albo po prostu piszcie na formogatka@poligamia.pl. Jak ktoś będzie miał taki głupi pomysł jak ja ostatnio, to ja go odwiodę bardzo skutecznie. No i kupiłem tą pieprzoną Magicę. No i musiałem mieć plusa, żeby pograć online, nie? To było... No rozumiem, że nie kupiłeś plusa dla samego kupienia Magicy. Nieodzowne, tak, dokładnie. No i ta Magica wyleciała z dysku po 2 godzinach, czy tam po godzinie. To jest naprawdę tak zła gra.
tak kiepska i tak słabo zrealizowana, że no, brak mi słów po prostu na opisanie. Słuchaj, on miał notes, w którym notował. Na opisanie chujowości tej gry. Co jest nie tak z tą co, ona ma, to jest rozwinięcie pomysłu jak najbardziej z jedynki, gdzie mamy cztery żywioły, które łączymy w kombosy. Tak, czyli ziemia, ogień, powietrze, lód i tak dalej. Tam jest sześć chyba żywiołów razem, bo tam jeszcze elektryczność dochodzi i chyba wiatr, czy coś w tym stylu. No jest i łączymy, tak? Łączymy na przykład wodę z powietrzem, czy tam wodę z lodem, to dostajemy, nie, wodę z powietrzem chyba. No byle nie ogień z lodem, no. No. Wodę z powietrzem dostajemy lód, a jak łączymy na przykład ziemię z elektrycznością, to dostajemy jakiś pocisk elektryczny, coś w tym stylu. No i tych kombosów tam jest naprawdę cała masa. Jest dużo, to prawda. Wykonuje się to wciskając odpowiednie kombinacje przycisków na padzie. Tylko problem polega na tym, że tych kombinacji jest strasznie dużo, a gra jest cholernie trudna. I wykonywanie tych wszystkich, wiesz, nawet wyrobienie sobie takiej pamięci mięśniowej, żeby rzucić odpowiedni czar w odpowiednim momencie, to jest straszna męka, bo to jest po prostu niewygodne i ciężko się tego używa. Znaczy, no i brzmi jakbyś ssał w tą grę. Znaczy, czy to jest tak, że każdy twój, powiedzmy, nazwijmy to w skrócie pocisk jakikolwiek, to musisz wykonać kombinację? Tak. Czy to jest tak, że sobie zaklepujesz kombinację, już strzelasz tą, powiedzmy? Nie, właśnie pociskiem. Nie, właśnie nie. Są takie oczywiście zapamiętane, ale to są te takie specjale bardziej. Ale nie tak, że ja mogę sobie podbindować jakąś kombinację pod, nie wiem, pod jeden klawisz, drugą pod drugi. To by było spoko. Tego właśnie nie ma. I najgorsze jest to, że gra ma taki bardzo nierówny poziom trudności. Że w jednym momencie idziesz sobie jak przecinak i możesz sobie nawet popróbować tych kombosów i to idzie. A za chwilę dostajesz w mordę taką hordą plus boss, że nie jesteś w stanie tego przejść na przykład przez godzinę. My żeśmy utknęli w trzy osoby z Maciem i Zanorakiem na jednym bosie i nie mogliśmy go przejść, po prostu. Zabijał nas za każdym razem i to nie była kwestia tego, że obsysamy bądź nie, bo obsysaliśmy w jakimś stopniu, bo uczyliśmy się gry, tak? Jak najbardziej, to był sam początek. Nie ma w tej grze jakiegoś grinda? Nie trzeba było wrócić na jakieś kraby albo wilki? Nie, bo idziesz do przodu i albo ci się uda, albo ci się nie uda. No i tam za 15 razem się udało, ale stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i będziemy się lepiej bawić w Rocket League i poszliśmy grać w Rocket League. No. A grałeś w to samemu? To nie jest tak przypadkiem, że jak dwie osoby się podłączą, to nagle próbowałem grać w to samemu. Próbowałem grać w to samemu, to jest jeszcze gorzej, bo jest jeszcze trudniej po prostu. Jesteś tylko jeden, a potwory cię napierdalają tak, jak cię napierdalały. Taka sama ilość, tak? Tak. Po prostu leci taka horda, że nie jesteś w stanie się opędzić, a gdzie tu jeszcze kombosy wykonywać, nie? To jest główna mechanika. Także tu jest po prostu źle wykonana gra i tyle. Pomysł dobry, ale wykonanie jest złe i tyle. Gra ma za to fantastyczny humor. To jest jedyna rzecz, która jest śmieszna. Po prostu jest śmieszna. Nawet polska wersja jest rewelacyjna. Są fajnie przetłumaczone takie różne żarciki, nie żarciki. Jest Wróżbita Maciej na przykład. O. Szuka się Wróżbity Macieja. No. To ja tutaj ten. To ja zrozumiałem tą referencję. No, także. No jest. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz, kto to jest Wróżbita Maciej? Nie. Chłopie, nawet ja wiem, kto to jest, a wiesz, że ja nie wiem w ogóle, co się dzieje. To jest taki gościu, który prowadził program jakiś, nie wiem, czy na TVN-ie, czy na Polsacie, czy na jakiejś takiej komercyjnej stacji i wróżył tam z kart i się dzwoniło do niego i taki tarot online jakby coś w tym stylu. Nie wiem, no ja o tej godzinie śpię, nie oglądam. Okay. Które lecą przez telewizję. To był tak zwany Wróż Maciej, czy Wróżbita Maciej. Wróżbita Maciej. Wróżbita Maciej, no. No i było no dobra. No i jest nawiązanie do Macieja, no. Haha, ale śmieszne. Widzę właśnie memy z nim. No. I wróżby w stylu, dziś w nocy będzie ciemno. Tak, no, tak, to tak. Dlatego tak, ja właśnie tak. Znam, bo po tych memach go gdzieś to tak do mnie jest. Doszło. Także Wróżbita Maciej wie, że zamiast się uczyć, siedzisz na fejsie. No. To akurat jest mało śmieszne, ale... No i ta Magica naprawdę, oni ją fajnie reklamowali, wyglądało to na coś zabawnego i że to będzie kupa fajnej zabawy, a się okazało, że to jest frustrująca rozgrywka i naprawdę trzeba mieć jakieś ogromne samozaparcie, żeby w to dalej grać. I ja stwierdziłem, w ogóle stwierdziliśmy jednogłośnie praktycznie w trzy osoby, które żeśmy grali w tym koopie, że to jest gówniana gra i w ogóle do tego nie wrócimy już nigdy, do widzenia. Gra poleciała z dysku. Jestem tak zły na te 60 zł, które czy tam, nie, ona była w plus
plusem była w promocji chyba 40 ileś złotych zapłaciłem za to. No ale plus, nie? No i plus sam plus, no to panie, to jest 7 dyszek wyjęte z mojej kieszeni, no, to bardziej godność, wiesz, którą straciłeś. No godność straciłem tak czy inaczej, no to już powiedziałem, że się wstydzę, tak, i nie wiem, odkupię jakoś swoje tam pieniądze, winy. To wiesz, pieniądz jest, pieniądza nie ma, to no, wiesz, dokładnie, jest różnie, ale to... Także już więcej tego nie zrobię, prędko... Zobaczymy. Póki co nie, naprawdę. Jeszcze dokładając te ściąganie się patchy, które idą 0.5 MB na sekundę, to, no, tak mam, tak nie mam ochoty kupować tego plusa znowu, że to pewnie prędko nie nastąpi. Chyba że rzeczywiście naprawią tą usługę, przyjdą w końcu gry, w które będę chciał grać online i kupię tego plusa i już. No Battlefront się zbliża. Battlefront, ale przecież tego Battlefronta będzie grał z nami na Xboxie. Na Xboxie jest o tyle łatwo, że mogę kupić sobie zdrapkę na 24 godziny i nie ma problemu. Mike i coś granie na Xboxie jeszcze online z nami. I 2,50 nie będzie mnie bolało. Nie mam problemu z tym, żeby grać na Xboxie. Całe szczęście. Z wami czasami nawet też nie. Jestem gdzieś margines. Jest tam gdzieś nadzieja. No ale wiesz, jak będzie C3PO i R2D2, nie? To... Jak chcecie, żebym wam zepsuł zabawę z tego Battlefronta, no to nie ma problemu. Właśnie tego się boję najbardziej. Czy ja na pewno chcę, żeby on tak z nami grał w tą grę. Właśnie. To możecie mnie zaprosić. Z całą miłością do ciebie. Tak jest. Party Pooper. Chcę, żebyś tam był ze mną. Właśnie. Myślę, że nie chcesz. Już teraz ci to mówię. On jak wejdzie pierwszy raz z nami i zapyta się, gdzie jest Jar Jar Binks, to jest koniec naszej przygody wiesz, w tej grze. Żadnej nazwy nie będę kojarzył. Nie będę potrafił się jarać tym, czym wy się jaracie. No i zacznę sobie szukać zabawy. No i wtedy się zacznie. Nigdy nie jest się za starym, żeby się wkręcić w Star Warsy. Nigdy. No nie jest się. To akurat prawda. Nigdy. A widzę na liście też, że odcinkami obrodziło. Obrodziło. Life is Strange był nowy odcinek. 4, 5, 2, 3. Gra o Tron był nowy odcinek. Borderlands były już. Borderlands to już też... i jakiś czas temu, nie? Tak. Borderlands już następny będzie chyba za tydzień. Będzie teraz ten czwarty, tak? Tak, już się pojawił baner faktycznie. To ja tylko powiem króciutko. Ja tylko powiem króciutko o Tales from Borderlands. Którą ty grałeś? Grałem w te właśnie Borderlandsy 2 i 3, bo musiałem je nadrobić. I jakoś mi ta gra nie leży. Kurde, nie. Mam wrażenie, że ona jest chyba jedną ze słabszych z tych serii w ogóle Telltale'owych. Wilk mi się bardzo podobał. Walking Dead mi się bardzo podobało, a tutaj mam wrażenie, że to jest takie... Ja się jakoś z tymi postaciami nie mogę zżyć. Nie, są fajne. Znaczy powiem tak, jedno co Telltale opanowało do poziomu mistrzowskiego, to są otwarcia tych epizodów. One są zawsze fajne, zawsze śmieszne, zawsze z pierdolnięciem, a potem robimy jeszcze coś na kształt teledysku, który otwiera każdy epizod. Znaczy oni są sławne z tego, że mają fajny utwór muzyczny na początku. Oj tak, to się zgadza. To muzyka każda naprawdę... jedynka, dwójka, rewelacja. Wszystkie mają fajną muzykę na początku. To się zgadza. I tak jest właśnie z tymi Tales from Borderlands. Tak, tylko że jak ja jednego tygodnia gram w Life is Strange, które mi po prostu urywa czapkę z każdym odcinkiem, i potem włączam Tales from Borderlands, to mam takie... No wiesz, to są trochę, wiesz, to obydwie są gatunkiem przygodówek, nazwijmy je, ale też natomiast tematyka jest tak samo różna, jak mogą być kryminały i thrillery i tak dalej, nie? Mm-hmm. Life is Strange w trochę innej lidze emocjonalnej gra, powiedzmy, nie? Bo jest taki... Borderlands to jest raczej komedia, prawda? Z elementami akcji. Tam jest powaga jedna. Tak, ale Life is Strange to jest thriller jednak. I czwarty odcinek, końcówka trzeciego, no to po prostu mind blown. A mówisz czwarty, o Life is Strange, tak? Tak, a czwarty podobno już tam też się dzieje dalej. Znaczy czwarty się faktycznie bardzo fajnie kończył, takim opadem sceny, taki autentyczny cliffhanger, ale powiem ci, że czwarty epizod to trzeci wszystko... Się kończył. Tak, ale czwarty epizod, wszystko to, co ugrał na koniec trzeciego, szybko to rozmienia na drobne. To znaczy nie jest na tyle odważny, żeby iść dalej tą samą drogą, chociaż ma też swoje. Rozumiem. Swoje własne. To też nie jest tak do końca, szokery. Jest część z tego, jest kawałek z tego, co się wydarzyło pod koniec trzeciego. Długi kawałek nawet, początek tego czwartego epizodu. I jest... zrobiony specjalnie tak, żebyś czuł to jako, wiesz, jako
pięść w bebechy, nie? Takie, żebyś znaczy czuł, że... jest taki roller coaster, bo zaczyna się od tego, czym się skończył trzeci, potem jest taki dół trochę, w sensie emocjonalny, nic takiego szczególnego się nie dzieje i czwarty i końcówka czwartego epizodu znowu jest silna, nie? No, mocna. No. W końcu się ta główna historia trochę do przodu tak przesuwa. Zrobiło się bardzo Twin Peaksowo. Tak. No. Także w sumie, jeżeli miałbym decydować, to faktycznie Life is Strange, tych epizodycznych gier, które się teraz ciągną, to jest chyba na pierwszym miejscu. No jest najbardziej interesujące, tak. Nie można powiedzieć, że te Borderlandsy nie trzymają swojego poziomu, bo one trzymają i też są na swój sposób interesujące, ale tak jak mówię, no, nie przypadły mi jakoś do gustu. I mam jakąś taką awersję, żeby w ogóle nawet tej gry o Tron chyba nie zacznę. Powiem ci, że gra o Tron, ten piąty epizod, który grałem, już mnie nudzi powoli. Okay. Już po prostu historia się przez godzinę czy półtorej nie posuwa się w ogóle do przodu. Na trzecim wymiękłem, już nie wróciłem. A to jest takie, wiesz, dreptanie w kółko. Nic się nie posuwa do przodu. Jest przeciąganie liny i to też niedużo, bo o pół metra na korzyść jednej strony, drugiej. I przez godzinę, półtorej grasz, nic się nie dzieje, tylko po to, żeby zobaczyć ostatni cliffhanger na koniec, nie? O, niemożliwe, ścieli mu głowę, nie? Ale półtorej godziny w zamian za to 30 sekund na końcu to jest... Nie, ten deal się nie kalkuluje i nie rozumiem tego posunięcia, dlaczego akurat tą historię Gry o Tron musieli rozciągnąć na 6 epizodów. Tam wcale nie ma tyle mięcha, żeby to wszystko trzeba było rozciągać na 6 epizodów. Okej. Prawdopodobnie masz rację, tylko tak jak mówię, wymiękłem na trzecim, bo już to czułem wcześniej, jakoś nie byłem w stanie wrócić. Znaczy to warto skończyć, żeby mieć to zaliczone, nie? Bo od czasu Walking Dead nie zrobiło złej gry, nie? No to może prawda. Może Park Jurajski, który do Europy nie trafił, ale ma fatalne recenzje, ale z tych wszystkich przygodowych gier Gra o Tron jest zdecydowanie najsłabsza. Okej. Okay. Ja bym chciał posłuchać o tym fantastycznym Rocket League, w które się wszyscy zagrywają. No to ja mogę powiedzieć, bo mam prawie platynę w nim wbitą. Już? Tak łatwo? Wiesz co, tam jest łatwa platyna dosyć. Zostały mi chyba dwa pucharki do platyny albo trzy. Ja będę hejtował, muszę hejtować, mimo tego, że nie grałem. Najlepiej się tak hejtuje. Nie, powiem ci właśnie z jakiej pozycji. Będę hejtował z pozycji użytkownika Facebooka, który widzi te wszystkie wasze powtórki wrzucane i które wszystkie są identyczne. Wszystkie, kurwa, jak jeden mąż, są takie same. Ale dlaczego? Na pałę, nitro, uderzyć w piłkę. O, patrz, wpadło. Nie. No widzisz, to właśnie jest takie gadanie, bo nie grałeś. Nie, tam się ma kontrolę nad piłką, jak najbardziej. Wiesz, w dupie byłeś. Właśnie, tak. Nie, no trzeba mieć skilla. Jeśli już się trochę pogra w to naprawdę tam wchodzą różne rzeczy, a grałem też z takimi ludźmi online, nawet z randomami się bardzo fajnie gra w to, że goście wymiatają, po prostu wymiatają w to i tam nie ma przypadku, a jak na przykład, bo najfajniejsze mecze tam jeden na jednego są słabe, ale fajne mecze są takie 2-2 albo 3-3. 3-3 są w sumie chyba najciekawsze, jak z randomami lecisz, bo jak trafisz na silną ekipę 3-3, to są naprawdę zacięte, zajebiste spotkania i to masę frajdy daje, mówię ci. Ale żebyśmy wrócili absolutnie do postaw, to faktycznie jest rozwinięty ten tryb, w który żeśmy grali dla zabawy. Tak, tylko że to jest zupełnie inny model taki rozgrywki, bo tam miałeś to takie, miałeś Forzę i to była trochę symulacja, była ta piłka i to było tak na doczepkę zrobione. To są takie bardziej, to jest zdecydowanie bardziej arkadowe, nie? Jest arkadowe. Backflipy robią te samochodziki. Tak jest, robisz backflipy, jakieś aeriale tak zwane, uderzenia samej tej piłki, fizyka tam jest jak najbardziej zachowana i to działa w każdą stronę. Jest bardzo fajnie przemyślane same te areny, bo piłka się na nich, piłka, to ciężko nazwać to piłką, to jest taka kula bardziej niż piłka, ona ma bardzo specyficznie się odbija. Ma taki ale zupełnie inną wagę. Są zamknięte jak hokejowe, czyli nie jest w stanie piłkę wylecieć. Tak jest, ale one są fajnie takie pozaokrąglane w tych miejscach, gdzie powinny być, że tam nie ma czegoś takiego, że tak jak w hokeju, że gdzieś ci piłka utknie w rogu, nie?
Ona zawsze się skulnie, można dzięki temu robić jakieś takie akcje, że wszystkie puszczasz ją są, po bandzie są, łatwo. Wszystkie areny są foremne w jednym kształcie, czy tak, są jakieś... Tak, nie, one są wszystkie gwiazdy w jednym kształcie, tylko tyle, że mają jakąś graficzkę inną. To, no to jest takie bardziej, żeby było, nie było tak nudno, nie? Jasne. Że tam to nie ma najmniejszego znaczenia. Także możesz wjeżdżać na ściany, możesz na sufit wjechać nawet, jak się mocno rozpędzisz. Zbierasz oczywiście power-upy, które dają ci boosta takiego i to jest praktycznie jeden power-up, który zbierasz takie boosty, na przykład, że ci dopełniają te twoje nitro tam na przykład o 30% czy o 15%. Czy są jakieś klasy pojazdów? Czy to są wszystkie są takie same, tylko że mają inny wygląd. Jedne są troszeczkę większe. Tak, troszeczkę większe bądź mniejsze kształt, nie? No i... A czy jak auto jest większe na przykład, to możesz stanąć, mówiąc kolokwialnie, na bramce i masz większy czek? Nie, nie ma czegoś takiego. Ono jest po prostu troszeczkę wyższe, no ma delikatnie inny kształt, ale tak bryłą kosmetycznie podobnie. Tak. To można sobie, słuchaj, flagę na antenkę zawiesić. Tak, masz flagę na antenkę osobną, odblokowujesz je. Jest też. Tak. To tam widziałem też takie... wspaniałych powtórek na Facebooku, wszystkich takich samych. Wszyscy jeżdżą z polską flagą na ten. Ja nie jeżdżę, mam w tej chwili flagę, miałem Twitcha, miałem Unreal Engine'a, miałem dolarek taki, miałem... Ja mam wrażenie, bałwanka miałem też. To jest gra, o którą nikt by się nie potknął, gdyby nie fakt, że nie wyszło absolutnie nic w te wakacje. No. I jeszcze wrzucili ją w plusa za darmo. Tak, ale jakby, wiesz, ale nie jakby tego nie było... Nie można mieć pretensji do nich, że trafili z produktem. Nie, tylko to teraz się zrobił po prostu chore, wiesz, Rocket League to jest teraz po prostu najlepsza gra na świecie. Crack cocaine. Bo ona jest niesamowicie grywalna, ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, że jakby tego nie było w plusie, to nikt by o niej w ogóle nawet by na nią nie spojrzał. Tego nikt by nikt nie kupił. Tak, no. To by dokładnie. No ale wiesz, no to jest taki fenomen, nie? No, trafili, no i się przyjęło. Jasne. Bo naprawdę, jeśli chodzi o grywalność, to są niesamowite pokłady frajdy. Ja już mam kilkadziesiąt godzin grane w to, czy z komputerem, czy z randomami, czy ze znajomymi, bo jak gramy 2 na 2, bo nie mamy FIFA, to gramy w to 2 na 2. I powiem ci, Kubar, że zabawa jest dokładnie taka sama. Ja wiem, tylko to każda gra potrafi wciągnąć, wiesz, kilku gości, taka multiplayerowa gra. Myśmy swego czasu z Maciem mieli taką chujowinę na Xboxie 360, ten hokej taki 3 versus 3. Tak. To była taka padaka, ale myśmy w to grali przez całą noc, potrafiliśmy siedzieć i grać. No to jest właśnie to. Nasze posiedzenia z Rocket League, jak już wyłączyliśmy Magicę, no to były tak, że 3 godziny to tam jest bite za każdym razem. Nie, no ja wierzę, że to jest straszny fan, wiesz, i takie jeżdżenie jest, zwłaszcza z kumplami, nie? Gdzieś tam na czacie jest jeszcze pogadasz, no ale to takie wyciąganie tego Rocket League pod niebiosa, wiesz, jakieś dla mnie jest po prostu niezrozumiałe, absolutnie. No nie wiem, no to jest po prostu gra, która odniosła sukces, jak na moje. To jest tak samo, jakbyś powiedział, że nie wiem, Minecrafta ktoś... Nie, ale to jest takie, Metal Gear Solid już niedługo, nie? Do komuś piszesz, a on ci odpowiada, panie, mi wystarczy Rocket League, nie? No tak, no bo to jest zajebista gra, no co ja ci mogę poradzić na to? Absolutnie nie pozwolę powiedzieć złego słowa na tą grę, bo ona jest po prostu dobra w tym, co robi. Ona nie ma jakichś nie wiadomo ilu trybów, tam wiele rzeczy nie ma znaczenia, ale sama mechanika i granie w tą pieprzoną piłkę bądź kulę jest tak zajebiste, że no non-stop się fajnie bawisz. Po prostu. Dobrze. Dobra gra jest dobra, no. Dobra gra jest dobra, no i nie ma się tutaj co obrażać albo... Ale ja wcale się nie obrażam. No to... Nie, obraziłeś się, już jest postanowione. Nie, obraziłem się przy Halo Wars, ale już mi przeszło. W show notes jest już, że się obraziłeś. Okay. I'm not even mad. Bardzo dobrze. Nie, no tak jak mówię, jakbyś spróbował, podejrzewam, żebyś parę dziesiąt godzin tam został już. Wiesz, lepiej mi powiedz, się obraziłeś na Rare Replay. Czy ja się obraziłem? Dlaczego miałbym się obrazić? Nie obraziłem się. Jak masz serio, mało tego, obrażania się. Zostałem autentycznie, pozytywnie zaskoczony tą grą. Spodziewałem Ale się... powiedz mi, czy faktycznie grasz w te gry, czy tylko cieszy cię fakt, że masz kupę fajnych gier na płycie, bo czy grasz w te stare gry? Achievementy go cieszą pewnie. Achievementy, tam wpada dużo, ale to nawet wiesz, nie ten, ale faktycznie... No ale grasz w cameo? Grałem w cameo przez chwilę, tak.
A Banjo-Tooie to jest jego po prostu... Słuchaj, tam jest 30 gier, więc nie oczekuj ode mnie, że ja grałem we wszystko albo że skończyłem wszystko, bo to jest niemożliwe. Tam jest tego każdego, tyle... każdego innego, na przykład Majka bym o to nie posądzał, ale ciebie mogę posądzać o to, że grałeś we wszystkim. Przede wszystkim to, jak jest zrobione całe to replay, to jest takie, powiedzmy, przedstawienie całej historii Rare jako studia, jak oni się rozwijali. Tam oprócz samych gier masz też, odblokowujesz sobie filmiki z nimi, gdzie oni opowiadają o historii, opowiadają ciekawe... Jest jakaś otoczka, a nie tylko menu z grami. Ale to fajne, że coś takiego jak jest. Grasz w jakąś grę, to nawet te najstarsze, to blokujesz te filmiki o tej grze, gdzie oni opowiadają, jak w ogóle wpadli na ten pomysł, ile ludzi przy tym pracowało, jak wyglądało ich studio. Więc takie rzeczy niby głupio, ale oglądasz i się śmiejesz. Nie? To jest zawsze fajne, ale... 84 rok, wiesz, dwie osoby na krzyż i oni zrobili ten gunshot, który jest absolutnie koszmarny, jest niegrywalny, więc od razu to mówię, te niektóre gry ich początkowe są totalnie niegrywalne teraz, nie? Bo sterowanie jest beznadziejne, bo jak to wygląda. Z drugiej strony jest Attic Attack, w którego ja grałem na Spektrumie godzinami i po prostu jest fantastycznie znowu wrócić do tego. Ja nie jestem w stanie przejść trzech pokoi, gdzie jako mały szczyl potrafiłem biegać, wiesz, na jednym życiu przez pół dnia. Ja teraz nie jestem w stanie z trzeciego pokoju wyjść. Tak się zmieniło. Powiedz mi, zapytam cię a propos tych komentarzy, czy to zawsze jest tak, że czy masz dostęp do tych materiałów, czy trzeba je odblokowywać? To jest jedno. Grając i odblokowujesz. Tylko to odblokowujesz jest bardzo proste. To nie jest tak, jasne. Że tam tysiąc ale godzin. Czy to jest tak na przykład, jakby jest w grach od Valve, że możesz grać i słuchać, czy to są zawsze odrębne? Nie, to są osobne filmiki. Rozumiem. Filmik. Są tak, wiesz, ładnie nakręcone kamerami, wiesz, fancy szmensy, tak jak teraz jest hipstersko, wiesz, czyli aparatami fotograficznymi. Aparatami, tak. No, wiesz, takie, żeby było fancy szmensy. Ale to tak jak mówię, nie możesz tego słuchać, bo to są filmiki, które się odblokowują osobno. Oprócz tego wpadli na fajny sposób, to się nazywa snapshots, snapshots, tak. To są takie małe, powiedzmy, challenge w konkretnych grach. Każda gra ma 5 takich challenge'y i one są śmiesznie zrobione, bo to są jakiś wycinek gry, gdzie oni na przykład mówią, słuchaj, tu masz nieśmiertelność, ale musisz, wiesz, w jakimś czasie wybić tyle i tyle. Więc to w takiej grze starej jak Attic Attack, gdzie dają ci nieśmiertelność, to jakiś mokry sen, nie, twój. No to już jest zajebistość. Co by było, nie, ale na przykład... właśnie Attic Attack ma taki, masz nieśmiertelność, ale musisz opuścić ten dom w 2 minuty. To wiesz, to jest szukania, wiesz, tego wyjścia po prostu na kilka minut, więc ty po prostu, mam nieśmiertelność, ale prawo, lewo, do góry, drzwi zamknięte, fuck, klucz, wrócić. Więc no tak, to są takie gry, że się mapy w zeszycie rozrysowywało, nie? No. Więc to są, każda gra ma taki malutki wycinek właśnie gdzieś tam z całej gry, powiedzmy ze środka, z końca, gdzie oni jakiś robią twist, tak tylko po to, żeby ci pokazać, że słuchaj, może się odbiłeś od tej gry, wiesz, po minucie, ale tu jest, wiesz, ta gra nie jest taka zła, nie, do końca. Oni tak próbują... Aha. W niektórych grach się naprawdę to udaje, bo zacząłem grać w gry, które bym w życiu tam nie dotknął nawet, nie? Ale dzięki temu, że mi pokazali, że to można jakoś, wiesz, zachęcić tą grę, to im się udało. I faktycznie te takie najstarsze gry gdzieś tam, w niektórych wybrałem sobie takie fajne rzeczy, które może naprawdę fajnie się gra. Czyli coś takiego jak te, jak czaszki w Halo, tak? Możesz sobie stare gry modyfikować. Wiesz, to już są konkretne przez nich przygotowane challenge, które przechodzisz. Zapewne będą dodawali ich więcej, wiesz, tam w czasie, nie? Czy tam w Battletoads też jakiś taki jest wycinek, gdzie jeździsz tylko na motorach. To jest taka typowa bijatyka, nie? Chodzona z lewej do lewej. I wiadomo, w tamtych starych bijatykach były takie momenty, że się wsiadało na jakiś pojazd i się jechało, nie? Tam tratowało. Cadillaciem na przykład. Cadillaciem. No, właśnie jak w Cadillaca. No to tu masz takie, że też masz nieśmiertelność, ale musisz tam szybciej niż jakiś tam AI albo twój kolega, nie? W koopie przejechać tą trasę, więc się ścigasz, próbujesz nie uderzać w jak najmniej, no pełno różnych takich, wiesz, tam powiedzmy w menu wyboru tej gry ma opis po prawej, który rok, o czym jest, jakieś takie, wiesz, mała zachęta, mały taki napisany tekstik, który też jest strasznie fajnie, wiesz, przeczytać, no bo to są gry z lat właśnie tam 80., 84., 85., kiedy oni zaczynali robić te gry. No i te, które oni już zaczęli wydawać później u Nintendo i dalsze gry z Xboxa 360 to też się pojawiły. One z kolei są ściągane osobno na dysk,
One nie są w tym odpalane przez ten replay, tylko one są jako osobne tytuły. Można oczywiście je odpalić, ale można je też szybciej po prostu z dysku bezpośrednio przez tą wsteczną kompatybilność. W ogóle mi się wydaje, że Rare Replay czy kolesie z Rare odkryli, jak puścić te gry przez wsteczną kompatybilność i Microsoft to podłapał i jako funkcjonalność konsoli teraz zrobił. No tak, no wiesz, praca się nie zmarnowała, nie? Tak, takie mam wrażenie, no, że to oni pierwsi ten odkryli ten system tych odpalenia tych starych gier. Banjo-Kazooie jest świetne, te Battletoadsy, te właśnie te Turbo strasznie mi się podobają, Attic Attack z tych najstarszych jest super. Sporo jest takich gier jak ten slalom, czyli takie narty, które z kolei jakoś niespecjalnie, ale to ludziom się podoba. I jest Grab by the Ghoulies, nie wiem, czy graliście w tą grę. Tak, znaczy z nazwy. Jest fantastyczny, ja już tak dawno w to nie grałem. To jest koleś, którego dziewczyna, koleżanka zostaje porwana przez jakiegoś złego kolesia do takiego dziwnego domu strachów i on przechodzi przez pokoje, bijąc się, ale koleś na wszystkie takie ciosy ma jak w WWE, wiesz, takie, wiesz, potrafi z łokcia się, wiesz, wybić w powietrze, a to jest taki chłopiec, nie? Niesamowite są, wiesz, ktoś to pomyślał wtedy. Strasznie fajnie się to gra, nawet teraz. Więc duży szacunek za ten pakiet, za taki, powiedzmy, podróż w historii, wiesz, oglądnięcie tego, jak to studio kiedykolwiek, wiesz, działało, jakie gry robiło. I tak jak mówię, niezła cena, te $30 za te 30 gier jak najbardziej jest dobrym wyborem, że to nie kosztuje 60. I polecam jak najbardziej, bo każdy, myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie, coś fajnego, tak, nawet z tych najstarszych rzeczy. Mike na przykład, który na Commodore spędził dużo czasu, tam coś pewnie znajdzie. Grałem. W Attic Attack może akurat nie, chociaż nie pamiętam, czy to na Commodore było. Attic Attack nie wiem, czy był na Commodore. Na Spectruma był na pewno, ale... No. Ale ten, nie, ja raczej jakoś tak nie lubię wracać do takich tytułów po latach, ja wolę, żeby one zostały w pamięci, ale ten Rare Replay brzmi fajnie, tak jak opowiadasz, szczególnie z tego względu, że oni tam tak właśnie to nie jest mówisz, tylko z gier, które opalasz, tylko te odpalasz. No właśnie, to jest takie przeżycie, historia, jakby, nie? No, historia, no, trochę studia, opisy, tak, no, jest, tak, no, jest, tak, no, jest, tak, no, jest, to jest wartość dodana, bo na przykład te... Jak widzę taki zestaw gier, to mam od razu w tle gdzieś tam Capcom, który te rezydenty wali, nie? Jeden za drugim i tak naprawdę od siekiery je ucina i macie, grajcie. O tam, od razu rezydenty złe. Znaczy bardziej mi się kojarzy na SNES-a te takie kartridże, co się kupowało. No tak, to jest 100 gier. SNES, nie? Ultra Party. Na Pegasusa. Czy na Pegasusa też. 132 in one. No. Gdzie grywalny był jeden tytuł na przykład. No nie? Dwa, no Mario tytuł. Jeszcze był i kontra. Niektóre się nie odpalały w Mario. Ogóle. Mario. Mario. Ale nie, to jest naprawdę solidnie zrobione od A do Z. Ten tak, to się zgadza, zgadzam się. Mike nie ma czasu na 32 gry. Mike ledwo ma czas, żeby na ja tego... Ja wiem, on ma zamówiony Lifeline. Ja on tego, Lifeline na komórce przerabiał. Właśnie, to jest ciekawostka. To jest ciekawe, o tym słyszałem i chętnie posłucham. Ja też dużo czytałem, dużo słyszałem i strasznie mnie to interesuje. Czy to jest tak dobre i na jak długo to starcza? No to ja wam zaraz wszystko opowiem. Powiem wam w ogóle, jak to się stało, bo ja to zawsze taki human touch lubię dorzucić do całego tego opisu, żeby to takie było, wiesz... Lepsze. Późny wieczór jesiennym. Tak, tak. Była późna noc. Bo ja czasami... Środek zimy, zboże po pas. Tak, to ja nie jestem tak zajebisty, żeby nagle wynaleźć na iStore czy tam na jakimkolwiek Google Store. Nikt nie jest. Store, nikt nie ma takiej mocy już. Grę ja typu jest. Lifeline. Kubar pewnie jest, bo on tam na kiblu zawsze szuka takich Kuba rzeczy. Ale Kuba gra we wszystko. Tak, więc tu taki mały disclaimer od razu, że ja to z innego podcastu wziąłem, bo słucham też regularnie Niezatapialnych, których bardzo lubię zresztą i to oni mi polecili tą grę, bo rozmawiali bardzo długo i namiętnie o niej i tak mi... Sparty, żadnego obcego brandingu. Tak, ja to wytnę później, tak, zgadza się. On jak padnie słowo niezatapialni, to będzie podłożony ten głos taki gnumak. Wtedy posłuchałem gnumak. Ich konkurencyjnego podcastu. Dokładnie. Więc tak to właśnie było. Lifeline został mi polecony. I centralnie wstałem w środku nocy, bo to było gdzieś grubo po północy, jak słuchałem podcastu. Wstałem, kupiłem tą grę i zacząłem w nią grać.
Co za gość. Także to naprawdę jest niesamowite. Tym bardziej, że jak oni o tym opowiadali, to ona była w promocji i kosztowała 99 centów, a teraz kosztuje 2 dolce już, więc jest ta stara cena. Teraz już nie. Więc to już teraz nie, absolutnie. Ja ją obejrzę na YouTubie wtedy. I powiem wam, ja tą grę skończyłem 2 razy. Dwa razy. To jest taki klasyczny, jakby to nazwać, taki branching story. Taka paragrafówka. Paragrafówka, właśnie. Gdzie mamy gościa z tego... Kobietę. Właśnie nie wiadomo. Nie wiadomo, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Tak czuję. Ale zastanów się, wolisz sobie wyobrażać kobietę, czy mężczyznę? Ja sobie wyobrażałem mężczyznę. No comment. Tutaj Freud by miał... Ja sobie wyobrażałem mężczyznę, bo jakoś imię Taylor kojarzy mi się bardziej z mężczyzną niż z kobietą, mimo tego, że to jest imię używane zamiennie. Taylor Swift. Jeszcze, wiesz, dziękuję, bardzo... dobranoc. No bardziej, właśnie. Jeszcze bardziej seksistowskie podejście. Taylor miał szansę, żeby wygrać tą sytuację. O właśnie, tak, dokładnie. W każdym razie to jest jakiś student, z tego co się zdążyłem zorientować, jakiś student taki... Po prostu poleciał w kosmos i nie wrócił, no. Co za czasy, że studenci latają. Tak, tam jakieś badania były prowadzone i on się rozbił w kosmosie i zaczyna nadawać jakiś taki SOS, coś w tym stylu, znaczy jakąś wiadomość i ty ją odbierasz i zaczyna się gra. I on ci cały czas mówi... No poznajecie się w pewien sposób, tak? I zaczyna się jego historia. I polega to na Michał, tym... Taylor, Michał. Tak, że on ci mówi, no dobra, super, no to skoro już żeśmy się poznali i jesteś, no jesteś w sumie moim jedynym jakimś takim kontaktem, który mam, ja tu teraz na tym Marsie, czy tam na tym Księżycu sobie żyję i muszę się jakoś, no nie wiem, wydostać stąd albo chociaż mi umil czas. No i on... zaczyna do ciebie pisać i pisze do ciebie co chwilę z takimi pierdołami, swoimi przemyśleniami. Czyli na przykład mówi, że mu jest za gorąco albo coś i ty możesz sobie z nim... Ignoruj, daj mi spokój. Nie, bo to chodzi o to, że... Zablokuj użytkownika. Dochodzisz do pewnego momentu, gdzie masz do podjęcia jakąś decyzję. Czyli to jest te takie rozgałęzienie w historii, nie? Czyli takie klasyczne w dialogu. I możesz mu powiedzieć, dobra, to zrób to. On się ciebie pyta na przykład, czy powinien... No bo teraz zapada noc, czy ja powinienem zrobić to... czy ja w sumie powinienem zrobić tamto. I każdy ma swoje jakieś plusy, minusy, no i ty za niego podejmujesz te decyzje, bo on jest taki jakby bojaźliwy trochę, nie ja, wie. Tak, bo słyszałem na innych podcastach, że to były takie absolutnie dramatyczne sytuacje. Kończy mi się tlen, czy mam to zjeść, dokładnie, czy mam to dokładnie, przekręcić, czy mam to, dokładnie. Mam to połknąć, czy mam iść w górę, czy w dół. Natomiast tak jest. Czy mam to połknąć? Z twojego opisu wynika, że oprócz tego on potrafi... Środek jeszcze... nocy, telefon potrafi... dzwoni, odbierasz, a tam, czy mam to połknąć? Do it. Tak, do it. Natomiast z twojego opisu wynika, że on jeszcze potrafi o pierdołach gadać, tak? Czy są tak, jakieś znaczy, mniej istotne, albo... To jest albo wszystko taki... związane z fabułą i wszystko związane z jego egzystencją na tej planecie, nazwijmy znaczy, to. Wiesz, dla mnie jest interesujące. On powiedział, złamałem nogę, czy mam ją sobie obciąć i przypalić pochodnią, czy mam czołgać się ze złamaną. To jest coś interesujące. Takiego. Dokładnie. Jak na przykład on zacznie do mnie pisać, myślisz, że życie na ilu z tych planet jest, z tych gwiazd, które widzę. A nie, takich rzeczy nie ma. Nie, to tak bardzo nadrobne, aż rozmienione nie jest. To jest wszystko, mówię, wszystko związane i możesz mu po prostu coś kazać, bądź akcja, nie. Akcja. Tak. I to jest bardzo fajnie zrobione. Ja w ogóle miałem okazję testować tą grę na Apple Watchu. Oż ty w mordę. Więc to jest... Większy cwaniak. To jest większy cwaniak. Bo gra jest przeznaczona właśnie na iPhone'a, na iPada, na Apple Watcha i teraz wyszły też wersje na Androida, z tego co widziałem. Czy mam to połknąć na Apple Watch? To jest w ogóle... Tak. I fajnie to działa na zegarku, bo to jest idealna gra na zegarek. Po prostu jak sobie nie wyobrażałem grania na zegarku, no bo ciężko sobie łatwiej wyobrazić... ignorować Taylora, tak? Tak. To granie w Lifeline na zegarku jest zajebiste. Nie miałem akurat możliwości tak, bo ja nie mam, bo to nie jest mój zegarek, więc miałem tylko możliwość sobie poklikania po tym i zobaczenia jak to chodzi, ale jest super, bo powiem wam jak działa w ogóle Lifeline. To nie jest tak, że ty masz tą komórkę czy iPada, czy zegarek i cały czas grasz. To jest tak, że podejmujesz jakąś decyzję, że na przykład on mówi, dobra, wiesz co, ja bym musiał
w sumie mogę iść tutaj, albo mogę to obejść i zobaczyć, czy tam czegoś z drugiej strony nie ma. I ty mu mówisz, dobra, to idź zobacz z drugiej strony. A on mówi, dobra, to ja idę, w sumie, wiesz co, nie będę ci zawracał głowy, odezwę się za jakiś czas. I ty wiesz, że on poszedł? I on się na przykład za pół dnia do ciebie odzywa. I to jest, z jednej strony to jest fajne, bo to jest imersja, bo tak, to zajebiste bo to jest. Bo to podbija świadomość tego, że to się faktycznie dzieje, ale z drugiej strony, jak ja mam na przykład, mam teraz pół godziny, żeby pograć i chcę sobie pograć, i teraz on poszedł robić kupę za tą skałę i 20 minut ja czekam. To jest taka gra. Czy mogę to przyspieszyć, czy muszę czekać 20 minut? Jak przejdziesz grę, albo nie przejdziesz, bo też jest możliwość, że ta gra się skończy czy szybciej niż powinna, to masz możliwość. Umrze, wiadomo, no. Tak, masz możliwość takiego tak zwanego, to się jakoś tam nazywa, nie wiem, takiego fast forwarda możesz zrobić po prostu. I wtedy możesz przyspieszać ten czas. Mhm. Więc kompletnie nie masz tej imersji i masz dużo gorsze doświadczenie grając w tą grę, ale da się. W skrócie to nie jest taka gra, że siadasz na godzinę, żeby w nią pograć. Nie. Da się. To jest właśnie taka gra, w ogóle firma się nazywa 3-Minute Games, czyli to jest, no to jest takie granie właśnie na kilka minut i to się idealnie sprawdza właśnie na zegarek, tak jak mówiłem, bo poklikasz chwilę, dobra, to tak jakbyś, wiesz, patrzył na, która jest godzina, ale czasami tam są takie momenty, gdzie on zaczyna gadać i gadać i gadać i ty podejmujesz jedną decyzję, on dalej gada i wiesz, i łapiesz się na tym, że mija 15 minut, których no tak naprawdę nie chciałeś poświęcić, nie? Ale interesuje cię ta historia, więc to ciągniesz dalej. Mhm. A zajebiste jest... Jest jakiś czas określony, gdzie można mu... Musisz mu odpowiedzieć? W sensie jestem w samochodzie, prowadzę, a tu widzę, że on... Nie, dostajesz... Mam skorpiona, czy mogę go włożyć do... Nie, dostajesz... Dostajesz notyfikację, że Taylor is waiting for you i tak długo jak mu... Jak będziesz miał czas, to do niego wracasz. Ja widzę, jak Taylor siedzi, kurwa, i na kamieniu, na księżycu i no... Tak. Fuck it, no godzinę już napisałem. No godzinę, no ile można czekać? No obudź się tam. Także wiesz, to jest fajne. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy to tak było zaprojektowane, ale miałem wrażenie, że jak ja szedłem spać, to Taylor szedł coś robić i mi nie zawracał dupy, ale jak się budziłem, to od razu on miał dla mnie jakieś ciekawostki nowe. Nie, ale to jest, wiesz, to jest sprytne. No, gra może tak. Ten czerpać informacje z telefonu, w jakiej strefie jesteś. Tak, nie, tak. I tak więc dalej. To było bardzo fajne takie na zasadzie... A nie, że tak jak wy czasem piszecie i o drugiej nocy nie budzi Messenger. Ale ja szedłem... blokujesz, więc... Tak, ja szedłem do pracy i cały czas miałem z tyłu głowy, że za chwilę Taylor napisze i on coś będzie miał dla mnie nowego i centralnie interesowało mnie to, co on zrobi, jak tam się potoczy jego historia, czy on może już nie żyje, czy żyje dalej. I on rzeczywiście, ja wiesz, tam coś robię, pracuję, patrzę na telefonie, pyk, informacja. Mówię, o Taylor, nie? Mówię, kurde, ciekawe co u niego. I wiesz, telefon w rękę, od razu klikanie, smyranie po ekranie, zajebiste, dobra. 10 minut przerwy sobie zrobiłem, on poszedł kupę i za 3 godziny mnie zaatakował znowu, nie? Więc to takie idealne na przerwę w pracy. No i tak naprawdę ja się grałem w to prawie tydzień, bo jakoś się nie spieszyłem mocno, a czasami miałem tak, że na przykład on czekał na mnie pół dnia, no bo nie mogłem mu poświęcić, wiesz, kupę już rano zrobiłem, więc nie mogłem dłużej tam posiedzieć, więc mówię, zostawię sobie na wieczór. Jak Janek. Tak, i wieczorem tego Taylora tam posmyrałem, no i było spoko. Ktoś się rozbija o poranną kupę. I gdzieś przez tydzień czasu miałem takiego po prostu towarzysza życia wirtualnego. Autentycznie mi zależało na tym, żeby się dowiedzieć, co tam się stanie, bo historia jest bardzo fajnie napisana. To jest w ogóle napisane przez gościa, który pisał Wolf Among Us, te baśnie. Gościu się nazywa Dave Justus, czy Dave Justus, nie wiem jak to się... Właśnie pisał Willingham, więc to mógłbyś ewentualnie koleś, który napisał scenariusz do gry, właśnie. To znaczy tu jest napisane w opisie gry na iTunesach, że to jest acclaimed writer Dave Justus i w nawiasie jest Fables The Wolf Among Us. Ja tu mam Willinghama, mam zeszyt w rękach. No to może on był, może przy grze, albo przy jakiejś z baśni, no nie wiem. Jeszcze raz, jak się nazywał jeszcze raz? Dave Justus. Sorry, okłamali cię. Okłamali mnie. Mam tu tomy przed sobą i nie ma go. No nie wiem, no patrzę na database DC Comics i widzę, że jest Wolf Among Us, tom pierwszy. A, bo DC wyda komiks na podstawie gry, na podstawie komiksu.
Najpierw był komiks Tables, potem była gra Wolf Among Us, a teraz wydadzą komiks Wolf Among Us. Okej, czyli to by się zgadzało. Tak, może się zgadzać. To by było to. No tak. To mamy jasność. Spoko. No. W każdym razie przywiązałem się do Taylora i autentycznie było mi go potem trochę... Brakowało mi go. No bo gra się kończy. Ja ją przeszedłem co prawda dwa razy, bo skończyła mi się trochę za szybko. I chciałem zobaczyć, jaki był inny wybór. Tamtych ścieżek jest kilka, więc zakończeń też jest kilka. I różnych, w różnych miejscach ta gra się rozgałęzia. Możemy się cofnąć po zakończeniu do dowolnego z nich i sobie tak jakby powtórzyć to wszystko. No to jest no, fajne, wygodne. Tak, więc no gra się skończyła. Udało ci się nią, mówiąc w cudzysłowie, wygrać. Tak, udało mi się wygrać, udało mi się doprowadzić do takiego momentu, gdzie był bardzo szczęśliwy koniec, ale udało mi się doprowadzić, gdzie był nieszczęśliwy koniec, więc zakładam, że widziałem większość. Ale to też był honorowany koniec gry, czy to po prostu była przerwana gra w końcu, bo złamał nogę i padł? Wiesz co, były też takie momenty, to akurat mi się nie zdarzyło, ale komuś, kto grał oprócz mnie, że on na przykład zaraz na początku gry umarł, bo tam, nie wiem, zamarzł, tak? Nie. Bo połknął. Ale to też jest, ja doszedłem do takiego miejsca, gdzie to był koniec gry, honorowany, jak, znaczy tak naprawdę tam nie ma napisane, że to jest dobry bądź niedobry, ta gra się kończy. Ale w sensie, że lecą napisy końcowe. Tam nie ma czegoś takiego jak napisy końcowe, ta gra się po prostu kończy, jest tak jak dochodzisz do ściany i masz napisane DN. Telefon ci wybucha. Mniej więcej coś takiego. I to jest koniec gry po prostu. No. Dobra. No i ta gra jest, ona jest tak naprawdę na raz, no można sobie spróbować ją przejść drugi raz i inne wybory zastosować, no ale tam ścieżka powiedzmy jest mało wiele taka sama, tak? Ona jest jakoś troszeczkę nieliniowa, ale to też nie jest tak, że tam się diametralnie coś zmienia o 180 stopni. Tak czy inaczej, to jest naprawdę jedna z bardzo niewielu gier takich komórkowych, która mnie zainteresowała. Ja ją polecam. Można się zakochać w Taylor albo w Taylorze? Nie ma tam takich. Nie jest wątków. Tak zrobiona postać, że faktycznie nie możesz spać po nocach, słuchaj, i myślisz, no, ciekawe co jak, Taylor. Wiesz, jak grasz, sobie nie pisał. Jak grasz 100% RPG, to możesz się i zakochać. Tak, jak se powiesisz w pokoju plakat Enrique i będziesz do niego wzdychał codziennie, no to tak samo możesz se lizać tutaj przez szybkę Taylora. Ale może jest tak Taylor zrobione te, wiesz, takie informacje, że wiesz, nie, on detale ci pisze o swoim życiu i czujesz nie, się, nie. Wiesz, nagle, że to jest twój przyjaciel prawdziwy i... Nie. Taylor! Nie. W tej chwili ta gra już została nawet przetłumaczona na kilka języków, bo początkowo była tylko po angielsku. Teraz widzę, że już jest francuski, niemiecki dostępny. I rosyjski, i japoński doszedł też ostatnio w patchu. Może kiedyś polski się doczekamy. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie gra jest bardzo dobra i ja polecam. Nawet za te dwa dolce to nie jest jakaś, nie są jakieś wielkie pieniądze. 2 euro u nas. Euro. Euro. Do euro mi się. Naprawdę, jak nie lubię gier mobilnych, to mi się, to jest idealna gra mobilna. Co mamy dalej? Borderlanders 2 znowu wraca na listę. Jak to się stało? To już było 30 już razy o tym mówiliśmy. Jeszcze raz ktoś będzie. A nie, czekaj, to moje jest. 3 filmy o tym zrobiłem i 5 okładek. Bo ja ściągnąłem ostatnio ten na Xboxa One po raz kolejny, wiem, jestem nienormalnym świrem. Prawie ją wycelakowałem. W każdym razie grałem grałem tą postacią, powiedzmy nową, którą nie grałem wcześniej, to jest ten taki psychopata z toporem. Z dodatku? Ja wiem, czy to był z dodatku. Nie, oni ją dodali jakoś pod koniec. Okej. Jako kolejną, tam chyba piątą, czy postać. Ta postać jest fatalna, jest po prostu koszmarna, dla mnie jest niegrywalna. Znaczy, może ona jest fajna, gdy ma się inny styl gry niż jest mój. Mój jest raczej taki na odległość i trzymanie tarczy na maksa. A to jest postać, która wymaga, żebyś cały czas robił sobie nawet sam obrażenia. Wszystkie perki są takie, że zamiast uderzyć gościa, bijesz siebie, nie? Albo tam 20% obrażeń idzie na ciebie. On jak dostaje obrażenia i mniej ma życia i w ogóle tarczy, tym jest silniejszy. Tylko on jest silniejszy w biciu piąchą, więc musisz cały czas być podpalony, żeby biegać blisko nich i tam ich, wiesz, ich, oni są wtedy na raz, co prawda, nie? Jeden strzał, jeden trup, ale no musisz cały czas kontrolować tą, wiesz, żeby być blisko śmierci, ale żeby nie umrzeć. No, mój typ bohatera. Może tobie by się to... Tartak lubi na krawędzi życie. Korci mnie wizja grania podpaloną postacią, która wali po całe, po mordę. Wiesz, ona ma 3 drzewka, nie? Zawsze do wyboru. Tak. I to trzecie... Jest wszystko polega na tym, o podpaleniu samego siebie.
On, jesteś cały czas podpalony, cały czas to podpalenie daje ci ochronę niby, wiesz, i taki wiesz, cały czas chodzisz podpalony, non stop, on cały czas wrzeszczy, wiesz, cały czas, jak jest, wiesz, można dostać po prostu kota, nie, jak on gra. No, niestety, no, tak, taka postać, ale nią skończyłem już, ją właśnie calakuję, tą postać ostatnią. I tyle chciałem tylko powiedzieć, że jest beznadziejna. To nie, to beznadziejne. Ale że Borderlandsy to jest ever. Z wszystkimi dodatkami i tak dalej, pełen zestaw? Pełen zestaw z wszystkimi dodatkami, nawet ten ostatni, ten to co na Księżycu, co ona też na 360 grałem, to też jest już teraz. Nie ma jedynki, nie? Oczywiście to jest dwójka i ten dodatek na Księżycu. Działa tak, że raz chodzi 60, a raz chodzi 20, nie? To nie jest tak jak na Xboxie czy Starze, że chodziło wszystko nam w 30, tylko teraz, wiesz, albo super płynnie, albo tak nie do końca, nie? Więc tak jest zrobiona, ale coś chciałem jeszcze jedno powiedzieć, ale już mi wyleciało teraz, już nie pamiętam co. No to powiedz, tak, czy jak ktoś to skończył na 360, to jest sens to kupować? Nie, bo to trzeba być tak nienormalną osobą jak ja, żeby to jeszcze raz przychodzić. Tam nie ma nic właściwie nowego takiego, że powinno cię zachęcić do kupienia jeszcze raz. Poza achievementami, nie? Wszystkimi nowymi. Znaczy to też jest fajny trik, bo możesz sobie przerzucić save'y z 360. I wpada od razu 6 chivo za poziom. No i tak poziom. Siedzisz na kanapie, pijesz drinka i patrzysz jak ci, wiesz, plik. Tak przez 10 minut, nie? Ci wpadają za wszystkie misje, za przedmioty, za, wiesz, tamto, sramto, challenge, zwiedzone wszystkie lokacje i tak tylko, wiesz, czekasz, jak tak wszystko, wiesz, 700 ileś mi wpadło i resztę musiałem, wiesz, dobić ręcznie. No to, tam. Tak powiem, masz moją uwagę. Zaczęło mi się kołomotać w głowie teraz taki pomysł. Bo ja mam, nie, dwójkę to nie mam wycarakowany, ale blisko, także. Ale to musisz mieć zrobione tam, nie? Te wszystkie rzeczy. Ja nie wiem, czy nie, ty no masz tak. Znaczy mam dużo zrobione w dwójce, dużo punktów. Także jakby tak wpadło na dzień dobry 600-700 punktów. No. To jest takie właśnie patrzenie na gry przez pryzmat tych waszych achievementów słabych. No, gdyby nie achievementy, to bym w ogóle nie grał, więc. No właśnie. Więc to jest raczej ratunek, a nie, wiesz, ani tragedia. No i tyle. Tyle o Borderlands 2. Okej. Okay. Tartak, a ty tego Magica nowego w końcu tam chyba łyknąłeś, co? Grałem, prawda. Nawet ponoć grał w niego. Nawet na komórce. Tak, grałem i na konsoli, i na komórce faktycznie. I pierwsze co, i najważniejsze, co mnie wkurzyło, to z jednej strony chwalą się tym, że przyjęli model ten Hearthstone'owy, czyli fajny. Ale z drugiej nie ma, już nawet nie chodzi mi o to, że crossplaya między platformami, bo to rozumiem, że trudniej zorganizować. Nie ma jednolitego konta. Czyli to, co odblokujesz na konsoli i to, co odblokujesz na telefonie i to, co odblokujesz na PC-cie, to są trzy różne gry. Czyli trzeba orać w trzech różnych miejscach. I no, jest... Kiedy iOS byłby połączony z Xboxem Live? Teraz tak jest. Znaczy tak, Hearthstone'a mogę grać z każdą platformą. Ja mam iOS-a, jeden kumpel w pracy ma Windowsa na tablecie, drugi kumpel w pracy ma Androida i gramy ze sobą, żaden problem. Ja się przesiadam z telefonu na komputer i mam te same talie, te same osiągnięcia, te same monety i tak dalej. No to tutaj jest dobra. W Magicu tego już nie mówię, żeby grać razem PC-towcy przeciwko konsolowcom i tak dalej, bo rozumiem, że to jest trudniej zorganizować, ale jedno konto w ich serwisie, które archiwizowałoby informacje o kartach, które odblokowałem. No jasne, to nie jest problem. O pakietach, nie? które kupiłem i które odblokowałem. I strasznie mnie zniechęciło to, że tego nie ma. Więc w sumie gram tylko na konsoli. Gdybym mógł sobie dogrywać dwie partie przed snem, na przykład na telefonie, to bym grał na telefonie. Ale tak to skupiłem się tylko na konsoli, skoro mam i tak niezależnie wszystko odblokowywać. To jest wciąż ten sam Magic. To znaczy teraz jest o tyle ciekawiej, no, że jest... nie jest ten sam Magic. Znaczy no, jest za friko, w tym sensie, że grę się ściąga za darmo i nie trzeba płacić 15 dolców na dzień dobry. To wciąż nie są wszystkie karty magicowe, tylko te karty, które
deweloper wybrał dla nas, żeby one były w tym pakiecie, ale system jest bardzo Hearthstone'owy. To znaczy, za przejście singla, za każdą potyczkę w singlu się dostaje X monet, za challenge dniowe, czyli na przykład wygraj 3 partie zieloną talią, wygraj 2 partie niebiesko-czerwoną talią i tak dalej, i tak dalej, dostaje się X monet i zbiera się monety do puli, potem wchodzi do sklepu i kupuje się booster nowy, czyli nowy pakiet kart, prawda? I kupujesz, i wpada ci 5 nowych kart, trafiają do twojego klasera z kartami, i potem jak buduje się talię, to można wybierać z puli tych, które się odblokowało, które trafiłeś w tych w boosterach. Klasera. Czyli absolutnie Hearthstone'owy model. Z jednej strony jest fajnie, no bo nie płaci się za tą grę, próg wejścia jest niski, bo ileś tam kart jest na starcie, każdy może ściągnąć, każdy może grać. No ale też odblokowanie wszystkiego, zebranie wszystkich kart zajmie zdecydowanie więcej czasu. A jakbyś miał tak... No dobra, dokończ. Nie, no proszę. Nie, bo ja chciałem finalne pytanie zadać, ale to jeszcze chyba nie ten moment. Znaczy, no, o Magicu dużo więcej nie mogę powiedzieć tego, co mówiliśmy o Magicu 2015, Magicu 2014, 13, 12 i 11. Znaczy nie, bo teraz patrząc tak na ten Magic Origins, czy jesteś w stanie na przykład, jakbyś miał komuś polecić, czy wolałbyś grać w Hearthstone'a, czy wolałbyś grać w tego nowego Magica? No to ja nawet znam odpowiedź na to pytanie. Znaczy okay. to jest trudne pytanie. Znaczy no, Hearthstone wygrywa meczami multiplatformowymi, wygrywa integracją kont, no, na komórce pracuje na to samo konto, na które pracuje przy kompie. No to jest o wiele wygodniejsze, ale Magic no, to jest król czy królowa wszystkich gier karcianych. Mechanizmy są ciekawsze, karty są lepsze, więcej zagrań jest interesujących. Gdybym mógł przenosić karty między jednym a drugim urządzeniem, zdecydowanie no musiałbym się silnie zastanowić, w którą grę wolałbym grać. Okay. Poza tym z Hearthstone'em to też jest tak, że mam challenge na dzisiaj, wygraj 5 rund taką klasą i dostań za to 100 golden na przykład. Ja zrobię te challenge w Hearthstone'ie i nie mam motywacji, żeby grać dalej, bo nie dostaję kolejnego złota. I wtedy bym się przesiadł na Magica, prawda? Mhm. I tam robił te challenge, odblokował karty w Magicu, ale znów. No wracamy do tego, że za każdym musiałbym odpalać konsolę, bo na komórce nie mogę sobie doładować tego konta, nie? No i zdaje się, ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu, ale Hearthstone jest tak skonstruowany, że można mieć tylko 2 karty na danego typu w talii. W Magicu, tym prawdziwym Magicu papierowym, oczywiście takiego ograniczenia nie ma. Jak chcesz sobie wsadzić do talii 60 kart takich samych, to sobie możesz wsadzić. 60 lądów. Możesz na przykład ty możesz wsadzić. Wtedy na każdym turnieju będziesz miał ksywę Landlord. Ale czytałem, że w tym Magicu Origins też można mieć tylko dwie takie same karty, co się odrobinę kłóci z ideą Magica, nie? Do tego wciąż mam pretensje do Magica, że na przykład w 2012 roku ułożyłem swoją ulubioną talię. I co roku zmieniają karty. Znaczy się co roku są inne karty. Z jednej strony to jest fajne, no bo się zmienia odrobinę gra, ale z drugiej strony od 2012 roku ja wciąż nie mogę zagrać swoją idealną, wymarzoną talię. Teoretycznie ten Magic ma być ostatnim Magiciem, bo można, bo ten jest raz, że za darmo, a dwa, można go kolejnymi dodatkami darmowymi, tak, pakietami kart, więc może te moje ulubione karty kiedyś wrócą, ale na tą chwilę to jest tak, że jest 30% kart z tego wariantu, 30% z tego wariantu, czyli nie można pójść w jedną stronę. Na przykład ja gram zieloną talią i zawsze lubiłem idę w elfy, czyli biorę do talii same elfy, ale w tym klaserze jest ich za mało, żeby pójść w same elfy. Kiedyś grałem zieloną talią i szedłem w same bestie, ale też jest za mało kart bestii, żeby pójść w same bestie, więc trzeba kombinować, jest strasznie pod górkę.
No ale... tak jak poprzednio ten Magic, on cię nie zmusza do grania konkretną talią, czy tam kolorową, czy mieszania. Możesz sobie teraz jeden kolor zrobić, ale widać, że gra jest zrobiona tak, żebyś robił mieszany. Tak, no trzeba... Dużo lądów jest takich podwójnych, czyli a bierzesz te, ląd... Te podwójne lądy się pojawiły już w poprzednim tak? Magicu. One są faktycznie fajne, jak robisz... Ja zrobiłem tak, jak mówisz, no jest za mało kart, żeby móc samą zieloną grać i oni dopingują mieszanie, więc zrobiłem tak. sobie zielono-czarną. I wziąłem takie lądy, że masz i zielone, i czarne, nie? No. Także no, wykorzystuję oczywiście te lądy. No a Magic, jak sam Magic, to jest super gra, nie? Po sieci się fajnie gra, czy kod sieciowy, wszystko jest w porządku, nic mi się nie zwiesiło, nic mi się nie wykrzaczyło, wszystko bangla tak jak trzeba. No i tradycyjnie tutorial jest znowu obowiązkowy i znowu jest fatalnie nudny i przydługi. Ale grube ciwo wpadają przynajmniej. Grube ciwo, no i trochę tego złota się zarabia, kończąc te tutoriale, które potem się przekładają oczywiście na karty. Znaczy, jeżeli ktoś wcześniej nie miał styczności z Magiciem na konsoli, bo szkoda mu było wyłożyć na przykład 10 czy 15 euro albo dolców po to, żeby sprawdzić, czy mu się ten Magic spodoba, no to lepszej okazji nie było, bo teraz on jest za fliko. Prawda. Także no, na przykład jeżeli ktoś nigdy nie próbował albo liznął Hearthstone'a i nie miał styczności z jakimiś bardziej skomplikowanymi karciankami, to jest najlepszy moment, żeby się tym zainteresować. No taniej niż za Friko już nie będzie. Tylko ci zapłacić jeszcze za... No. Już ja coś wymyślę, tak, jeszcze tak. będzie taniej. No na pewno. Nie będzie już taniej. Magic zdechnie. Już nie będzie więcej Magica, to będzie ostatni Magic, ja tego dopilnuję. Mówisz? Tak, tak zrobię właśnie. No dobra. Żebyś się trochę, panie Wrocławianin, ochłodził. Submerge mnie interesuje. O właśnie, wody tyle, dajcie mi wody. No, wody. Submerge. Ja zacznę może szybko od Beyond Ice, które zagrałem pierwsze. Jeszcze gorsze. Z tej pakietu indyków. Nie wiem, czy pamiętacie, na E3 pojawił się pierwszy raz zwiastun tego. To jest gra o małej dziewczynce niewidomej, której ginie kotek. I wyrusza na poszukiwania kotka, nie widząc nic. I świat się dopiero pokazuje, wiesz, przez powiedzmy dotek albo bardzo blisko niej. To jest taki pomysł trochę jak... Pastelkowe kolorki takie ładne. No, jak Unfinished Swan wyglądał tak, że mieliśmy białe tło i tam, gdzie strzelaliśmy tym atramentem, to się pojawiały przedmioty. Tutaj musimy po prostu podejść blisko, żeby się coś pojawiło, więc bardzo często obijamy się o wszystkie znaki, drzewa, ściany, drzwi i tak dalej, żeby coś znaleźć. Mój ulubiony typ gry, chodzenie po ciemku. No, więc jest takie chodzenie po ciemku, zbieranie znajdziek, bo tam też jest szukanie tego kotka, wpadanie w miejsca, w których nie powinniśmy być, albo rzeczy, które na dźwięk wyglądają jak coś innego, ale gdy podchodzimy, to jest właściwie coś innego i tak dalej, i tak dalej. Mój problem z tą grą jest taki, że ta dziewczynka wchodzi tak strasznie wolno. Ja rozumiem, że ona jest niewidoma i nie mogę grać postacią, która biega, nie? Nie mogę mieć sprintu pod R2, czy tam pod prawym triggerem, ale trochę szybciej, bo ja po prostu ja usnę zaraz w tej grze. Może też nie, turba nie znalazłeś, jak w Everybody's Gone to the Rapture. Nie, już wszystko wciskałem, już nie mam. Tam też wszyscy wszystko wciskali, a się okazało, że źle. No tam jest trochę inna historia, bo no tam tak, najpierw tak, tego tak. nie było, później to wprowadzili, ale to też nie było takie szybkie. Jak bo to miało. Po prostu przyspiesza z czasem i to tak nie każdy zauważył. No. W każdym razie, no to jest tak masakrycznie wolna gra, że aż odbiera ci chęć do grania, bo jak ty pomyślisz, o Jezus, kolejna misja i teraz znowu muszę szukać tej, wiesz, na po omacku, dosłownie, nie, ścieżki do końca przez te 30 minut badań, a to jest 5 metrów, nie, tam meta, powiedzmy, koniec odcinka jest za 5 metrów, ale chodzisz, wiesz, jest jak z zamkniętymi oczami, szukasz tego wyjścia, albo tych drzwi, albo tego kotka, albo motylka i tak dalej, no takie... zbyt artystyczne, wiesz, żeby to jakoś mnie chwyciło, ta gra. Strasznie nudne. Dlatego właśnie, gdy odpaliłem po tym ten cały Submerge,
czyli grę o zatopionym mieście, gdzie łódką pływamy z turbo doładowaniem. No ta łódka tam zasuwa, no. Ta łódka zasuwa, naprawdę, wiesz, jeszcze znajdujesz znajdźki, które poprawiają jeszcze to turbo na szybsze. Aha. Więc w ogóle poczułem, wiesz, wiatr i prędkość tej gry i woo! Jak ja się dobrze bawię, nie, w tym. Ja a to też jest taki... oglądałem filmik z tego Submerge i tam jest tak drewniana animacja, no, że... No, to jest drewniana animacja. Nie. To jest bardzo dziwna gra, nierówna technicznie, wiesz, bo to jest ten Unreal Engine 4. Tak. Więc na przykład wszystkie, gdy świeci słońce przez drzewa, gdy te drzewa się obracają na wietrze, albo jak księżyc świeci, takie ma te przez gałęzie, nie? Te takie promienie, wygląda przepięknie. God Race'y tak zwane. No, tak, bo to wiesz co, bo to wygląda przepięknie, bo to dostajesz za darmo z Unreal Engine. Wiem, wiem, to ale sam ja to rozumiem. Hmm? Wiesz, fale, woda, to wszystko wygląda fajnie, tylko ta postać się porusza tak, jakby miała trzy animacje, nie? Trzy wiesz platformy. Co, ja mam taką swoją cichą teorię na ten temat, że oni zlecili te animacje komuś, on je zrobił i się okazało, że te animacje nie do końca im grają do prędkości poruszania się postaci, ale już nie mogli tego zmienić. Może, i po może. Prostu ta dziewczynka to... się rusza, a chodzi dwa razy wolniej. To znaczy, na animacjach to, nie przekładanie się ruchów na dystans to jest najczęściej spotykany błąd w tych grach. Ja założy się, że praca w tym Unreal Engine dla takiego kolesia była pewnie, wiesz, zaznaczał, nie? Że tam ma być piękne światło, drzewa śliczne, piękna woda, nie? Tylko niestety nie ma opcji, postać porusza się, wiesz, fajnie, nie? On to wam, już robił ręcznie. Jak patrzę na tą grę i do tego jeszcze słucham ciebie, to mam déjà vu z gry Hydrofobia. To też była taka wiem, gra... Wiem, co to jest, ale nie grałem w to. Nie, to grałem... Ja skończyłem Hydrofobię i to też była taka gra, gdzie pierwszym hasłem na pudełku, bo to była gra cyfrowa, było to zobacz, jaka realistyczna, ładnie animowana woda. No też gra to była taka mniej więcej... Ten szkocki akcent. Tak. Gra była mniej więcej 5 na 10, ale ta woda, panie, to była piękna. W każdym razie no, gra polega na tym, że jest dziewczynka, ma chorego brata i musimy szukać po tym mieście różnych leków dla niego, maści i go po prostu, wiesz, go jakoś tam opiekować się nim. No spoko, wiesz co, ona się zapowiadała fajnie, ale z tego co widziałem, to jest taka nuda. No jest bardzo powtarzalne, bo to jest odcinek. No, Wojtek, przyznaj się, 10 razy 100 i dlatego grałeś. Ale czy ja przeczę inaczej, że kupiłem tę grę dla fabuły? No, ta gra ma 10 achievementów po stówkę. No dlatego do nią grałeś. Nawet inaczej byś na nią nie spojrzał. Ale Beyond Eyes ma 5 achievementów po 200. No więc. Jeszcze lepiej. No to wszystko jasne mamy w takim razie. Z tym, że... Mystery solved. Z tym, że Beyond Eyes było okrutne przez nudę, a to było jeszcze znośne. Naprawdę. Wierz mi, że to było znośne. Nie, no ja oglądałem taki długi filmik Giant Bomb, taki quick look zrobił 30-minutowy, jak oni tam zawsze mają w zwyczaju i obejrzałem cały. Także tam, to nie jest taka najgorsza, ale spodziewałem się po tej grze, akurat się spodziewałem czegoś fajnego, a tu dostałem taką przeciętną historyjkę, nudną i dałem sobie spokój. To jest twój błąd, bo ja się w ogóle nie spodziewałem nic fajnego po tej grze. Okej. Więc... No może dlatego, że miałem, bo ja pamiętam, jak żeśmy sobie na początku roku robili takie zestawienie. Pamiętasz, jakie gry byśmy pograli, tam robiliśmy taki spis. To właśnie ten Submerge gdzieś tam był, bo on mi mignął na E3 chyba w zeszłym roku czy coś. I tak mówię, to może być coś fajnego, ale nie. Nie. Ale jak można tak wtopić? No. Wtopić. Hejo. Wtopił. Nie, ja wyciągnąłem z tej gry 1000. No tak. Godzin. Ja jestem absolutnie zachwycony tym tytułem, jeżeli tak chodzi jest. O to. 10 goty tak naprawdę to jest. Goty. Jeżeli chodzi o achievementowe, to tak, goty. Tak, to będzie na nawet pewno nie jest jedna 10 na 10, tylko to jest 100 na 10. 1000 na 1000. Tak. Ja pograłem w Destiny. No to ty dopiero wtopiłeś. Dzwonił 2013. Nie, wiecie co, teraz po tych wszystkich patchach i zmianach tam się grało dużo lepiej, chociaż dalej kryptarcha po prostu wali cię w dupę na każdym kroku, tak jak walił, ale przynajmniej przedmioty wypadają mniej więcej dla twojej klasy. Nie zdarzyło mi się bo skończyłem kampanię w koopie, nie zdarzyło mi się przez całą kampanię, żeby mi wypadło coś nie dla mojej klasy, więc tam no, o tyle dobrze. Zagrałem to tak, że na skończenie kampanii miałem akurat 20 level,
Parę leveli tego światła udało mi się zrobić, także mam chyba 23 w tej chwili. Ale wydaje mi się, że nie będę grindował, bo to nie ma sensu. Za chwilę wchodzi ten nowy patch, który zrobi mi grindowanie dużo łatwiejsze, więc chyba nie, zdecydowałem, że nie ma sensu. Ale zostawię sobie to Destiny, bo zapłaciłem za nie chyba 69 zł za pudełko jakieś tam używane w bardzo dobrym stanie. Ostatnio jakieś fatalne wybory życiowe podejmujesz przed tą konsolą. No bo nie było nic innego, no to co miałem? Przecież nie kupię... Ze mnie się śmieje i submerged. Submerged nie będę kupował, no to już wolę kupić Destiny, w które nie grałem. No, tutaj bym polemizował już w tym momencie. No, Destiny jednak jest dużo lepsze. Jakie jest, takie jest, ale strzela się fajnie. To tam, no nie można powiedzieć, że się strzela słabo w tej grze, bo się strzela dobrze. Jaka jest, taka jest. Ta gra jest absolutnie zepsuta, jeśli chodzi o fabułę, to tam fabuły w ogóle nie ma, no to jest takie MMO klasyczne. No właśnie. Już teraz. Także wiesz, no mam tego plusa, no to już go nie zostawię, tak? To kupiłem dlatego to Destiny, że mam tego plusa do końca miesiąca. To jeszcze tydzień może, chociaż już teraz chyba nie będę miał czasu, więc nie wiem jak to będzie z tym graniem, ale... No ale ugrałem tyle, ile mogłem i bawiłem się dosyć dobrze, także ta gra od kiedy pamiętam, ja ją pamiętam od tej bety i od dnia premiery, to tam się dużo zmieniło na lepsze. Tam dalej jest mnóstwo ułomności, ale... Ale znaczy, na swój sposób jest. Ja nie jest jestem multiplayerowy, więc absolutnie wątek ten, główna fabuła był koszmarny w tej grze. No był. Bieganie po rajdach z ludźmi mnie nie interesuje, więc odpadło to 90% tej no, fajnej gry. Dokładnie, dlatego ja właśnie głównie grałem dla tych strajków, no rajdów jeszcze nie grałem, bo nie mam takiej ekipy, żeby pograć sobie rajdów. Ale strajki jak najbardziej samemu, czy tam w 2-3 osoby mi się zdarzyło, czy z randomami, czy tam z kimś na headsetie było okej. PvP to był w ogóle chaos. A nie, PvP w ogóle nie gram, bo wszedłem, powiem ci szczerze, że wszedłem w tej chwili tam do PvP, do tego Crucible. Byłem chyba na 7 poziomie, jak tam zagrałem i tam nie ma absolutnie żadnego fanu z gry, bo dopóki nie masz 34 levelu, to nie masz co tam wchodzić nawet. Bo jesteś na strzał na 35, to z kolei na gości, wiesz, na Chińczyków trafiasz. No tak, tak. Azjatów, którzy cię, wiesz. Tak, ale tam jest... Pierdnięcie mu bijają, wiesz, tam jest problem taki, uczyść, no tak, tam jest problem taki, że po prostu każdy ma ciebie na strzał. Jak nie masz 34 levelu, bo jest maksymalny w tej chwili taki. Ale jak masz niższy level i wchodzisz do multi, to on nie autoleweluje, nie ty? Leweluje, ale większość ludzi ma już ten 34 level, więc do pustego serwera cię nie wsadzi. No to w takim razie na czas multiplayera powinno podnosić ciebie do 30. Ale tak nie robi. Ty jesteś na 7 i masz swoją gównianą broń z 7 levelu. No. To po co tam w ogóle wchodzić wtedy? No dlatego już nie wchodzę. No mówię, no to jest kiepskie. Tam jest masa kiepskich rozwiązań. Bungie nie do końca chyba wie, co chce z tą grą zrobić. Oni z jednej strony chcą udobruchać fanów, którzy się wkurzają, którzy, wiesz, lali tego krotę zasranego nie, w tym pierwszym dodatku. Właśnie nie oni chcą udobruchać. Oni chcą więcej ludzi. Oni robią, tak, bo muszą. To muszą zrobić, nie? Oni chcą teraz tych casuali ściągnąć, którzy jasne, się odbili. Zgadza się, tak jest. Ale przez to odlali właśnie ten core swój, najwierniejszych fanów. Robią zmiany, które oni narzekają cały czas. Zgadzam się, ale z jednej strony oni próbują udobruchać tych, co narzekają. Wiadomo, że wszystkim nie dogodzą, ale przez to podejmują jakieś takie decyzje, które... Nie wiadomo, w którym kierunku idą. I teraz okazało się, że wiesz, ci, którzy właśnie mówię, chodzili tego krotę bić co chwilę z pierwszego dodatku, żeby im wydropił się ten Gjallarhorn cały, czy cokolwiek tam innego z całego tego Destiny. I teraz oni tak naprawdę mówią, wiecie co? Wy żeście to grindowali przez 500 godzin, a teraz to w sumie możecie to zrobić w 3 godziny. No. Mamy to w... Wiesz co, ja sobie przypomniałem teraz, po czym przestałem grać i już nigdy nie wróciłem. Była ta pamiętna jaskinia. Pamiętasz jaskinię? Tak. No, ale której stało 10 grę osób. Na jaskini. Wiesz co, nie. To było najlepsze fan, jaki miałem. Stałem z ludźmi i sobie strzelałem do dziury i podnosiłem rzeczy i zanosiłem, żeby on mi tam, wiesz, mnie oszukał, nie? Oczywiście na nich. Tak. Ale dwa te takie egzotyczne, czy jak one się nazywają, te pomarańczowe, te bronie, wydropiłem na tej jaskini. I powiem ci, że to miałem fan, naprawdę. Wiem, że to było głupie, strzelanie do pustej jaskini, gdzie wypadają tylko, wiesz, kulki. Tak. Oni to, wiesz, zbanowali i tyle. Pomyślałem, nie chce mi się już więcej.
Ale wiesz, no oni to zbanowali, bo to psuje balans gry, jakby nie patrzeć. Ale sralans, jaki balans niszczyło? No balans taki, znaczy balans, no niszczy ci w ten sposób rozgrywkę, że coraz więcej ludzi ma tą najlepszą broń. A to nie o to chodzi w tym całym etapowaniu. Bo to jest. To jest wiesz co, bardzo... ale to nie jest darmowy tytuł, gdzie ja muszę, wiesz, płacę za godziny czy abonament i oni chcą, żebym ten. To ja już zapłaciłem za to. Jasne. Ale wiesz, znów posłużę się przykładem World of Warcraft. Płacisz co miesiąc przez rok i to ci nie daje gwarancji dostępu do najlepszych broni. To jest bardzo wąska ścieżka, bo z jednej strony chcesz łapać jak najwięcej ludzi, obiecując im cuda, a z drugiej strony musisz zagwarantować tym, którzy grają dzień i noc, że nikt inny nie będzie miał takich cudów jak oni. Nie? Dokładnie. Ta gra ma bardzo duży problem z nagradzaniem gracza za włożony czas. Ale ludzie mimo wszystko wkładają setki godzin w to, no bo coś jednak tam jest w tym strzelaniu, że to się chce robić i to jest takie na zasadzie takiego, wiesz, social po prostu coś tam i siedzisz, gadasz z kumplami i przy okazji strzelasz. No to tak jak my w FIFA graliśmy, to tu jest mniej więcej to samo. Ale ta gra nie nagradza. Tam ona ma bardzo duży problem z prawidłowym dostarczaniem mi motywacji do dalszego grania. Tym cyklem Diablo, nie? Godzina mija, o, coś nowego i się świeci. Godzina mija, o, coś nowego, jak się ładnie świeci, nie? No, dokładnie. Ale ja sobie to Destiny zostawię, ja będę się tej grze przyglądał, może za jakiś czas te dodatki poprzeceniają, to sobie je kupię, bo tam ten najnowszy dodatek ma fabularnie przede wszystkim jakoś lepiej stać, tego co obiecują. No zobaczymy, tak? To oni przewidzieli tą grę na 10 lat, ja ją kupiłem za 69 zł. Jak będzie coś fajnego, to sobie dokupię, a jak nie, no to trudno. Poleży to na półce i sprzedam ją razem z konsolą. W tym tempie za 8 lat będzie za 7 zł. Tak. Wiesz, o co ale będzie 15 DLC po 50 euro każdy. Tak, oni te dodatki bardzo drogo sprzedają, tym bardziej z tym Taken Kingiem wałek był, no ale to żeśmy obgadywali na poprzednim podcaście, nie ma sensu wracać. Cokolwiek oni nie wydadzą, to jest wałek. Co chwilę Destiny coś zmienia. Wydaje, to jest coś nie tak. Ale wiesz, no Kotik tam musi mieć strumyk odpowiedni, szeroki. Ten sam Kotik ma u siebie in-house przepis na to, jak to zrobić. Bo World of Warcraft jest teraz, bo ten Activision Blizzard to jest jedna firma. Tak. Więc on ma u siebie w szafie albo piętro niżej, wystarczy, że wsiądzie do windy i zjedzie piętro niżej i powie, chłopaki, jak wyście to zrobili? Oni powiedzą, Bobby, tak. Ale my nie wiemy, to Billy Roper zrobił, ale jego już tu nie ma. Ci na siódmym, nie? On idzie na siódmym, w ogóle puste, nie ma już nikogo. Nie? Tak, jesteśmy w salonie Peugeot, nie? Kotik se jeździ windą po swoim. Jeździ windą i dlatego to tak wygląda, no wiesz. Tak. Utknął w windzie, no. Tak to wygląda. To jeszcze na koniec, Wojtek, wytłumacz mi, czemu ja nie wiem, czy powinienem kupić Toy Soldiers. No właśnie nie wiem, dlaczego nie. Ja ci powiem od razu. No Mike, powiedz. Bo ja powiem ci, ja lubiłem Toy Soldier 1, Toy Soldier 2 mniej, ale wciąż bardzo, bardzo lubiłem. I teraz wchodzę do sklepu i widzę, że jest Toy Soldier za 15 dolców, jest Toy Soldier za 30 dolców. I ja nie wiem, za co płacę za 30 dolców, a oprócz tego jeszcze zanim kupiłem grę, już mi się oferuje zakupy walut do rozliczania się w grze. Marketing ją. I śmierdzi mi to Ubisoftem, który chce mi sprzedać 10 różnych rzeczy, a ja wciąż nie wiem, do czego one służą. Dlatego się nie kupuje takich rzeczy. Prosto. No właśnie jest dlatego. Tyle zajebistych gier, że nie ma. Sobie znaczy, to nie jest gra, która wymaga od ciebie mikrotransakcji w środku. To nie jest taki tytuł, który cię łapie, wiesz. Jeszcze nie kupiłem gry, a już się mnie pyta, czy ja chcę kupić ten Golda do niej. No to coś mi to dziwne, to tego nie wystraszyłem cię. Okej. Okay. Nie, bo ja na przykład ostatnio ściągnąłem Angry Birds 2, które naprawdę powinno być Angry Birds 17, teraz już się nazywać. W każdym razie ta gra jest tak chamsko obłożona mikropłatnościami, że się w pale nie mieści. Tam nie idzie grać, bo ci się kończy czas i musisz albo kupić monetki, albo czekać, wiesz, 20 minut na strzał. To już takim. Jest naprawdę taki dick move ostry. Nie miałbym problemu nawet, żeby za te Angry Birdsy zapłacić, nie wiem, 19 euro. Wiesz co, dokładnie, ja bym zapłacił za to. Bo dlatego, nie wiem, czy zauważyliście, ale w iStore się jakiś miesiąc albo dwa temu pojawiła kategoria gier, płacisz raz i do widzenia.
Tak, tak. Są kategorie gier, za które się płaci i które nie mają mikrotransakcji. To jest jedyna kategoria gier, które mnie interesują w tym, tak, no, w tak. tym sklepie. Dla Apek to jest też bardzo duży problem, bo jest tyle reklam w aplikacjach, że ja praktycznie nie kupuję żadnych aplikacji ze sklepu, bo wszystkie mają reklamy albo jakieś formy mikrotransakcji, których ja nie chcę. Wiesz co, a te Angry Birds 2 są naprawdę fajnie zrobione. Fajne, pewnie, że fajne. Zajebisty. Naprawdę fajnie. Kupa ja bym grał w nie, pomysłów. Zapłaciłbym, ale jak wchodzę w misję, strzelam ptakiem i pojawia mi się okienko, że skończyły mi się strzały i czekaj 26 minut albo kup monetki, to wyleciała ten z telefonu po prostu bardzo szybko. Ale z kolei Toy Soldiers właśnie taki nie jest. On nigdy cię nie łapie na jakiś tam kup na monetek. Nigdy nie kupowałem monetek. Powiem ci, że nawet te monetki wpadają bardzo szybko, zaskakująco, bo wykupiłem już z czterech tych armii, już dwie, kupiłem wszystko, co było do kupienia, więc one naprawdę wlatują bardzo szybko. Więc dziwię się, bo ja nie miałem tego komunikatu o kupnie złota. Nie, ja nie mówię o komunikatu, tylko wchodzę do sklepu i wiesz, wpisuję Toy Soldiers i na drugiej albo trzeciej pozycji już są monety do kupienia. A z kolei to, co mówisz, jest wersja ta podstawowa i jest też wersja, w której są kupione dodatkowe armie, czyli masz He-Mana, masz G.I. Joe, Cobra i Assassin's Creed. I to jest ten bundle, który możesz kupić za tam chyba trochę taniej, jeżeli mi się wydaje, piątkę tak, taniej, czy jakoś tak. Piątkę taniej. No, tylko wiesz, ja chciałem grać G.I. Joe, chciałem grać He-Manem i teraz, wiesz, i wchodzę do opisu tych pozycji, się zastanawiam, czy to są nowe misje, nowe mapy, no bo nie, wiesz, He-Manem chciałbym zagrać, ale jak mam... No właśnie tego nie wiem, czy kupując tą, masz możliwość tylko grania tej samej kampanii, tylko tą armią, czy ona ma też jakieś dodatkowe misje gdzieś tam, tego nie wiem, bo tego nie ma nigdzie w opisie. No właśnie, bo tego nie ma nigdzie, tego nie ma ani na oficjalnej stronie. Ale możesz sobie w sklepie gry, już w grze, kupić osobne te powiedzmy te armie. Nie musisz kupować ich w bundlu, tylko one kosztują piątkę za jedną. Także jakbyś chciał tylko jedną, to ci wyjdzie tanie, nie? Bo możesz tylko He-Mana kupić za piątkę i tyle. No. Ja myślę, że mimo wszystko poczekam, aż one będą na przecenie. A sama gra nie zmieniła się właściwie nic. No. To jest dalej Tower Defense, gdzie bardzo ważnym jest to, żebyś ty je obsługiwał, te wieżyczki, a nie AI nimi sterowało, bo wtedy dostajesz, ładuje ci się pasek taki po boku, po lewym dolnym rogu. Jak naładuje ci się ten pasek, to odblokowujesz postacie takie, powiedzmy Rambo, nie? Albo jakiś tam robot wielki, albo w ogóle zrzut bomby atomowej na przeciwnika, który niszczy mu tam wszystko. Więc ważne jest, żeby mieć chociaż jedną z tych gdzieś tam, wiesz, ustrzelone na czarną godzinę, powiedzmy to nazwijmy, bo czasami gówno potrafi walnąć tak wiatrak, że odpalasz szybko tą postać i ratujesz, wiesz, to co się dzieje, jak masz źle postawione gdzieś tam wieżyczki. Ale poza tym to jest dalej stawianie wieżyczek i strzelanie do hord, które nadchodzą. Czekam na promocję. Nie ma innej opcji. Szkoda, liczyłem, że kupisz i sprawdzimy, bo ja dalej nie wiem, jak działa tryb multiplayerowy w tej grze. Ale to jest co-op, czy to jest... No właśnie, jest co-op i jest multiplayer przeciwko sobie. Czyli ja wysyłam... No to wysyłamy szale, no. Hordę, nie wiem właśnie, jak to się wysyła ten. Bo w tym sklepie poszczególnych armii są też, powiedzmy, rodzaje wojsk, nie? Też sobie kupujesz tam do wysyłania, więc nie wiem na jakiej to zasadzie działa, czy ja muszę mieć jakąś też ustrzelić ci konkretną ilość osób, żebym miał punkty na wysłanie moich? Właśnie nie wiem jak to działa, myślałem, że to sprawdzimy jakoś. No sorry, man. Sorry, Winnetu. No w przyszłości będzie w plusie to. Jeszcze będzie grane, nie bój. Szkoda czasu na takie gry. No, jest dużo lepszych. Na horyzoncie przede wszystkim. F1 jest super. No F1, jak ktoś chce posłuchać, to był stream. Ja tu zareklamuję. Lało się z tego streama, także jest na tym, na YouTube. Stream tak. Był. Jest 1,5 godziny jazdy w kółko. Z niemieckiego stream. Tak. Tam było dużo F1. F1 generalnie polecam. Adam Małysz. F1, Adam Małysz. Tak. Tak było. Czy ktoś jeszcze ma coś do dodania? Tak, teraz 20 pytań Tartak prowadzi. Nie, następnym razem. Następnym razem. Nie. Milion godzin już nagrywamy. Nie ma takiej opcji. Ja już nie mam czym oddychać w pokoju, więc będziemy kończyć.
131. furbogatka się właśnie skończyła. Dlaczego się ona nazywa PS3 w naszym rozkładzie jazdy, to nie mam pojęcia, ale ktoś tam PS chyba gadka. Brudnymi łapami naklikał i zepsuł tytuł. PS gadka. Tak. Dobrze. Tak było. No to nara. To na razie wtedy i pa. Pa, pa. Jezu, spociłem się przy tym komanderze czereśni. Uf. Co to za komander czereśni znowu? To co ty w to grasz? Komander czereśnia. To jest to takie z Kinectem, co trzeba robić pozy takie jak w jodze, żeby chłopak mógł przejść dalej. Po ja tobie chodzi. Dole. Ja już nawet nie pytam. Nie pytaj. Bo to chyba nie ma sensu. Wiesz, tam jest na rower, można spokojnie w komandera czereśnie godzinkę i... Spoko. Replay bym zostawił, bo to jest fajne. Dobra. Śmianie się, bo jesteś głupi zawsze na propsie. Dobrze, tak. No dobra, no to spoko. Tu jest zaznaczone jako gówno z indyka, więc... No bo to jest gówno z indyka, no. Ten, co zawsze ten, co nigdy nie uciekał z lekcji. Nigdy. Wszyscy uciekali, tylko oczywiście ten, Tartak. Więcej, jak ktoś uciekł z lekcji, to ja potem ktoś szedłem... Proszę panią! Lepiej, szedłem do domu tej osoby, która kablowała, dzwoniłem do domofonu, czekałem, aż mama albo tata odbierze. Pytałem, przepraszam, czy z Wojtkiem wszystko jest okej, okay? Bo nie było go na dwóch ostatnich lekcjach. Wow. Smyczkę z Gamescomu, mam worek na buty Call of Duty. Mam... na WF? Tak, ale serio, bez kitu, jest taki worek ze sznureczkiem na buty właśnie, na WF. Poczekaj, zaraz ci powiem. Nie, jeszcze Advanced Warfare. A ja dostałem koszulkę ten Call of Duty. No, ale gdzieś tu jeszcze miałem pendrive'a też jakiegoś tam, jak mi przywiózł. Tak w ogóle to była jakaś taka smyczka z dupy i tak się nią bawimy. I tak nagle otwieramy. Ty pendrive, nie? Gołe baby. Bo się okazało, że ta złączka to jest taki magnes, a w środku jest pendrive 8-gigowy. 4 giga gołych bab. Wrzucę. A, to jest ten, okej, dobra. Może być? Właśnie nagrywamy i please be excited. We do it. Zajebisty. Podoba mi się. Czemu tam jest tylko Kubar? Tyż jak Kubar? Popatrz się na... A nie, faktycznie. Faktycznie jestem tylko ja. Faktycznie tylko on jest. Tartak zjebał. Nie, po prostu wszystkie warstwy nie są włączone. Ale ma oko, skubaniec. Bo jakoś widziałem tam poprzednią okładkę, gdzie Cobra Commander miał wąsy i okulary nałożone jeszcze na ten kask. Okej, był 131 białą czcionką.